Podcast King. Pozwól, że opowiem Ci historię. Protokół przesłuchania podejrzanego, dnia 4 czerwca 2000 roku o godzinie 9. Zarzut przedstawiony w dniu dzisiejszym, zrozumiałem. Przyznaję się do jego popełnienia. Wyjaśnienia w tej sprawie chcę składać w charakterze świadka koronnego. Oświadczam, że zostałem pouczony o trybie i warunkach występowania w takim charakterze. Oświadczam, że nigdy nie dokonałem zabójstwa, nigdy nie nakłaniałem do dokonania zabójstwa. Nie zakładałem grupy przestępczej, ani taką grupą nie kierowałem. Do grupy tej wszedłem w 1990 roku. Wcześniej, od 1987 roku, byłem ochroniarzem Wojciecha Kiełbińskiego, pseudonim Kiełbasa. Jeżdżąc razem z nim, Poznałem Jacka Dresza, Ryszarda Szwarca, Mirosława Danielaka, pseudonim Malizna, Zygmunta Raźniaka, Zbigniewa Kujawskiego, pseudonim Ali. Grupa ta zajmowała się kradzieżami srebra z zakładów pracy. Z tego co wiem, okradli merę w Warszawie. W Tomaszowie i Piotrkowie okradli urzędy z kartek benzynowych. Na początku 1990 roku do grupy tej doszli Janusz Parasol, pseudonim Parasol. Ryszard Pawlik, Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, Leszek Danielak, pseudonim Wańka, Kazimierz Klimes, Borowski, pseudonim Dzikus, Budziszowski, pseudonim Budzik, Lucyper, nie pamiętam jego nazwiska, miał myjnię na woli. Oraz ja. Doszedł do tej grupy także Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik oraz wleciał imię, chyba Zdzisław. W tamtym okresie grupą kierowali Szwarc, Kiełbasiński, Jacek Dresz, Raźnia, Kolikowski, Parasol, Pawlik. Polegało to na tym, że oni wydawali polecenia, decydowali o składzie grupy, o tym, jakich przestępstw dokona grupa. Dokonywali podziału pieniędzy, decydowali o wszystkim. W tamtym okresie grupa liczyła około 80 osób. Swoich ludzi mieli Pawlik i Parasol około 20 osób z Pruszkowa. Pershing miał około 50 osób pozbieranych z całej Warszawy. Te osoby wykonywały ich polecenia. Grupa zajmowała się wtedy napadami na tiry, wymuszaniem haraczy od restauratorów, odzyskiwaniem długów. Odnośnie napadów na tiry, to były to organizowane napady na samochody przewożące alkohol i papierosy. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 4 czerwca 2000 roku, ciąg dalszy, strona piąta Informacje na temat transportów zdobywali Wańka, Wleciał i czasami Lucyfer poprzez swoje kontakty z przemytnikami. Oni mieli rozpracowane trasy przejazdu samochodów, miejsca postoju, miejsca dokonywania transakcji, znali terminy przejazdu. Sposoby zatrzymania ciężarówki były różne. Po jej zatrzymaniu samochód jechał do magazynu. Był to magazyn w pobliżu Ząbek, potrafię odnaleźć to miejsce. Magazyn był także w okolicach Babyk. Tam dziuple pomagał organizować Krzysztof Żebrowski, pseudonim wariat. Głównym paserem w tamtym okresie był Henryk Niewiadomski. Wańka załatwiał też odbiór poprzez handlarzy, którzy przesiadywali w kawiarni Olimpijka na woli. Napadów tych było kilkadziesiąt, proceder ten trwał około roku, może nawet więcej. W czasie kiedy oni siedzieli do sprawy Georgia, nastąpiła przerwa. Haracze od restauracji zbierane były w Warszawie. Haracz był pobierany na przykład w restauracji Falcon i Bambola. Całą listę podam po przypomnieniu sobie. Kwoty haraczu zaczynały się od 500 dolarów, w zależności od zysków restauracji. Specjalistami od tego byli Szczepański, Miller, Adrian, nie znam jego nazwiska. Byli to ludzie Pershinga. Byli też ludzie z grupy Rympałka ponieważ wtedy Rympałek podlegał pod Kiełbińskiego. Później zaczęły się też wymuszenia z agencji towarzyskich. Tym zajmowała się grupy Rympałka oraz Marka Czarneckiego. Z agencji ściągano średnio 500 dolarów miesięcznie. W tym okresie o podziale pieniędzy decydowali przede wszystkim Szwarc, Raźniak, Jacek Dresz, Kolikowski, Pawlik i Parasol. Oni dostawali najwięcej pieniędzy. Potem był Kiełbiński, który opłacał mnie i innych swoich ludzi. Byli to m.in. pako i rympałek. Kolikowski dostawał swoją część, a oprócz tego pieniądze dla swoich ludzi. Inni dostawali odpowiednio mniej, w zależności od tego, co robili. Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego z dnia 4 czerwca 2000 roku. W 1994 roku został aresztowany Kolikowski. Ja też byłem wtedy aresztowany, ale w innej sprawie. Wyszedłem w 1995 roku, w czerwcu, i zastałem wtedy nowe struktury. Szefem numer jeden był Rympałek, a jego zastępcą Kiełbiński. Pozostałe grupy były grupami drugorzędnymi. Rympałek przez okres roku był numerem jeden w Warszawie. Po śmierci Kiełbińskiego i aresztowaniu Rympałka w 1996 roku wypłynęła nowa formacja. To znaczy aktualny trzon grupy Pruszkowskiej w składzie: Zygmunt Raźniak, Prasol i Słowik. To była pozycja numer 2, a pozycje numer 3 zajmowali Wańka, Szwarc i Malizna. Najważniejszą pozycję zajmował Raźniak. Wszyscy wymienieni to była rada nadzorcza. Trzon tej grupy ma swoich kapitanów. To jest Kazimierz Klemes, Jerzy Wieczorek, pseudonim Żaba, Ryszard Pawlik, Zbigniew Wieczorek, pseudonim Zbynek i ja. Wszyscy dysponowaliśmy w sumie około 300 ludźmi, a w razie potrzeby można było zebrać i 500 osób. Bezpośrednio dowodzili tymi ludźmi Dariusz Bytniewski, pseudonim Bysio, Robert Frankowski, pseudonim Franek, Bolos Grodziska, Fabian Zeżbikowa. Najgroźniejszą grupą była Gwardia Parasola. To jest Damian Kotlarski i jego grupa. To jest Senkul, Matecki, Burzyński, Bereza. Dowodził nimi Kotlarski, ale podlegał bezpośrednio parasolowi. Do momentu mojego aresztowania ta struktura była aktualna. Do grupy Starych po wyjściu z więzienia dołączył Pershing. Miał plany wielkich interesów. Powiedział o tym Starym i dlatego zginął. Oni w całości chcieli przejąć jego interesy i je przejęli. Obecnie grupa największe zyski czerpie z automatów do gry i handlu narkotykami. Z automatami zaczęło się na przełomie 1998-1999. Nie wiem jak to się zaczęło. Mnie powiedzieli raźnia i parasol, że dogadali się z SLD. Układ polegać miał na tym, że miejsca, w których wstały maszyny do gry. Uznawane były przez grupę jako własne, a właściciele lokali, gdzie były takie maszyny, musieli płacić określoną kwotę pieniędzy od każdej maszyny. Z reguły było to od 50 do 100 dolarów miesięcznie. Raźnia i parasol mówili mi, że ktoś z SLD wskazał im firmy, których maszyny mają być wsta. Grupa zapewniała, że obstawiają tylko maszyny wskazanych firm. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 4 czerwca 2000 roku, ciąg dalszy, strona siódma, i miała z tego zyski. Automaty takie ustawiane są na terenie całej Polski. Z tym, że na terenie innych miast niż Warszawa połowa zysku dawana była miejscowym grupom. Według mojej oceny, takich automatów wstawionych jest kilkadziesiąt tysięcy na terenie całej Polski. Oceniam, że każdego miesiąca zyski sięgają kilku milionów dolarów. Po wyjściu Kolikowskiego z więzienia, na wiosnę 1999 roku, Robert Frankowski na jego polecenie pojechał w Polskę i po tygodniu z automatów przywiózł około 340 tysięcy złotych. W tym miejscu proszę o przerwanie przesłuchania, ponieważ jest godzina 12.30, a ja jeszcze nic nie jadłem i jestem zmęczony. Wyjaśnienia swoje będę kontynuował w dniu jutrzejszym. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 5 czerwca 2000 roku. Kontynuując swoje wczorajsze wyjaśnienia dotyczące tak zwanej Grupy Pruszkowskiej, wyjaśniam w dalszym ciągu: Duże dochody grupa osiąga z handlu narkotykami. Początek nastąpił w 1997 roku. Wiem, że wtedy Słowik nawiązał poprzez Wojciecha Paradowskiego kontakt z Dariuszem Wandlem. Z tego co jest mi wiadomo, Wandel miał kontakt z handlarzami narkotyków z Kolumbii, i w ten sposób został otwarty kanał przerzutowy. Dalsze szczegóły dotyczące transakcji i związanych z tym okoliczności jestem gotów wyjaśnić w przypadku nadania mi statusu świadka koronnego. Albowiem w obecnej sytuacji, boję się, że ujawnienie dalszych szczegółów narazi na niebezpieczeństwo mnie i moją rodzinę. Obawy swoje opieram na tym, że członkowie grupy zdolni są do dokonywania zabójstw. Osobiście posiadam wiedzę, mogącą pomóc w wykryciu sprawców i zleceniodawców następujących zabójstw. Wojciecha Kiełbińskiego, Nikodema Skotarczaka, Cezarego Dresza, mężczyzny o pseudonimie Połdek, którego zwłoki znaleziono na Pradze, w bagażniku samochodu. Wiem, kto był sprawcą nieudanego zamachu na Wiesława Niewiadomskiego w miejscowości Zakręt. Mogę podać, że strzelali wtedy parasol i malizna, a prawdopodobnie byli tam także Słowik i Raźnia. Jestem gotów ujawnić znane mi szczegóły tego zdarzenia. Wiem także, że jednym ze sprawców podłożenia bomby w mieszkaniu raźniaka był Cezary Dresz i to było między innymi jednym z powodów jego zabójstwa. Wiem również, że sprawcami usiłowania zabójstwa Andrzeja Florowskiego, pseudonim Florek, byli Wiesław Niewiadomski i Orwat. Ja byłem tam wtedy z kiełbińskim, tuż po tej strzelaninie. Wiem także, że sprawcami podłożenia ładunku wybuchowego pod samochodem Sebre, który zginął później w Markach razem z Maliszewskim, byli Damian Kotlarski, Senkul, Jacek Matecki, Marcin Bereza. Ładunek wybuchowy dostarczył im parasol. Znane mi szczegóły tego zdarzenia ujawnię również w przypadku przyznania mi statusu świadka koronnego. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 5 czerwca 2000 roku strona 5. Znam także informacje, mogące dopomóc w ujawnieniu sprawców zabójstwa trzech mężczyzn w gołębniku w Rembertowie. Wiem, że jeden z tych mężczyzn został zastrzelony przypadkowo, ponieważ tam był. Natomiast celem zamachu był właściciel domu, w którym zostali zastrzeleni. Wiem, że jednym ze sprawców na pewno był Słowik. Powodem tego zabójstwa i innych była wojna z ludźmi Henryka Niewiadomskiego. Przyczyną tego konfliktu pomiędzy grupami było nieudane porwanie wańki, czyli Wiesława Niewiadomskiego, a później udane porwanie Szwarca. W tej chwili mogę podać, że za uwolnienie Szwarca grupa musiała zapłacić ponad 100 tysięcy dolarów. Po tych porwaniach raźniak poszedł na wojnę z Niewiadomskim. Znam także informacje dotyczące zabójstwa Grzymskiego, pseudonim Junior. Zleceniodawcami tego zabójstwa byli Adamski pseudonim Lutek Klepacki oraz trzon grupy Pruszkowskiej. Przyczyną tego zabójstwa było zagrożenie, jakie stwarzał Junior. Jego plany porwań biznesmenów związanych z grupą Pruszkowską i Wołomińską. Plany te potraktowano jako realne, ponieważ miał on kontakty z mafią rosyjską. Przed zabójstwem Juniora krążyły wiadomości, że Junior zrobił listę osób, które miał porwać, i na tej liście byli między innymi Wańka i Klepacki. W przypadku uznania mnie za świadka koronnego, gotów jestem złożyć zeznania dotyczące zleceniodawców i sprawców zabójstwa Adamskiego, Klepackiego i innych w restauracji Gama. Wiem także, że malarza zastrzelili Rosjanie na polecenie juniora. Posiadam także informacje na temat korupcji w policji, szczególnie z Pruszkowa. Jestem gotów złożyć szczegółowe zeznania na ten temat. Byłem także blisko związany z Andrzejem Kolikowskim. Posiadam informacje na temat jego zabójstwa. Wiem, kto był zleceniodawcą. Rozmawiałem z tymi mężczyznami. Oni wręcz szczycili się dokonaniem tego zabójstwa. Wiem, że istnieje bezpośredni świadek zabójstwa, który widział sprawców i rozmawiał o tym ze znanymi mi osobami. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 5 czerwca 2000 roku, strona 6. Ogólnie mogę w dniu dzisiejszym stwierdzić, że posiadam szeroką wiedzę na temat działalności Grupy Pruszkowskiej, Wołomińskiej, Grupy Andrzeja Chorycha, pseudonim Korek, Grupy Żoliborskiej, Stefana, pseudonim Ksiądz. Wszystkie te grupy były lub są w różny sposób powiązane z Grupą Pruszkowską. Stąd wiem o ich działalności i strukturze. Znane są mi także powiązania Grupy Pruszkowskiej z grupami z Olsztyna, Łodzi, Poznania i Trójmiasta. Wiem także dużo na temat grupy przestępczej z terenu Śląska. Znam także powiązania grupy Pruszkowskiej z grupą Oczki za Szczecina. Grupa ta początkowa podlegała bezpośrednio grupie Pruszkowskiej. W tej chwili jest ściśle powiązana z Pruszkowem. Znane mi są powiązania grupy Pruszkowskiej z Ireneuszem Sekułą. Wydaje mi się, że te powiązania miały wpływ na samobójstwo Sekuły. W tej chwili, w związku z sytuacją, w jakiej się znajduję, sygnalizuję tylko, że mam taką wiedzę. W późniejszym terminie jestem gotów wskazać więcej znanych mi szczegółów. Wiem także, w jaki sposób opodatkowani są przestępcy z terenu Warszawy. Komu muszą oddawać część pieniędzy? Jest to również jedno ze źródeł dochodów grupy Pruszkowskiej. Wiem także, że stan zdrowia Szwarca i Słowika jest zupełnie dobry. Zaświadczenia lekarskie zostały kupione, są zupełnie fałszywe. Podobnie jest z dokumentami parasola, który ma mieć schizofrenię. Wiem, że etatowym adwokatem grupy jest adwokat Puławski. Ma on szerokie znajomości w sądownictwie i prokuraturze. Z tego, co wiem, wypuszczenie słowika kosztowało grupę 600 tysięcy dolarów. Pieniądze zarabiane przez grupę są w tej chwili inwestowane na giełdzie. Znam człowieka, który się tym zajmuje. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 5 czerwca 2000 roku strona 7. Jeszcze raz podkreślam, że na wszystkie zasygnalizowane w protokole tematy jestem gotów składać wyjaśnienia w charakterze świadka koronnego. Wyjawię wszystkie znane mi okoliczności i szczegóły pozwalające na rozbicie grupy Pruszkowskiej i innych grup przestępczych. Motywacją moją jest obawa o życie moje i mojej rodziny. Wiem, że wydany jest na mnie wyrok śmierci przez grupę. Ja, w tej chwili, jestem uznawany za przestępcę. Jednakże, chcę zerwać z działalnością przestępczą, zapewnić swojej rodzinie normalne życie. Jestem z żoną i dziećmi bardzo związany, robię to dla ich dobra. Na tym protokół zakończono o godzinie 12.00. Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego, dnia 10 czerwca 2000 roku o godzinie 15.30. Następnie podejrzany wyjaśnia: Oświadczam, że ustanawiam adwokata Olafa Kozłowskiego swoim obrońcą w tym postępowaniu i żądam, aby był obecny przy moim przesłuchaniu. W dniu dzisiejszym chcę złożyć wyjaśnienia na temat zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing. O zabójstwie Andrzeja Kolikowskiego dowiedziałem się w dniu, w którym do niego strzelano. Pamiętam, że była to niedziela na początku grudnia ubiegłego roku. Tego dnia około godziny 15.00 dokładnie nie pamiętam byłem wraz z kolega o imieniu Adam, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, na obiedzie w restauracji Kredens. Wtedy zadzwonił do mnie na telefon komórkowy. Nie pamiętam, na który numer, ja miałem wtedy trzy telefony. Mężczyzna o pseudonimie Będzio, prawa ręka Pershinga, i powiedział mi, że strzelano do Andrzeja w zakopanym. Powiedział mi, że dzwonił do niego ktoś z zakopanego i powiedział mu o tym. Ten kto dzwonił, do Będzia miał to być ktoś, na czyje zaproszenie Andrzej pojechał do zakopanego. Ja zapytałem, co z Andrzejem on powiedział, że nic nie wie, a Andrzeja wiozą do szpitala. Ja wtedy powiedziałem Adamowi, że musimy skończyć obiad, bo stało się nieszczęście. Byłem wtedy mocno zdenerwowany. Z restauracji zadzwoniłem do Zygmunta Raźniaka i powiedziałem mu jaka jest sytuacja, że strzelano do Andrzeja. On zapytał, czy Andrzej żyje, był strasznie zainteresowany tym. Potem szybko zapłaciliśmy za obiad i wyjechaliśmy do Pruszkowa. Kiedy byliśmy w, na wysokości placu Starynkiewicza, prostuje, po zawróceniu na wysokości palcu Starynkiewicza, kiedy dojechaliśmy do dworca, ochota zadzwonił ponownie raźniak. Powiedział, że jest już po wszystkim i Andrzej nie żyje. Mówił, że ktoś do niego dzwonił z taką informacją. Był spokojny. Przekazał mi tylko suchą informację. Potem pojechałem do domu, zadzwoniłem do Bysia, Dariusza Bytniewskiego, i poprosiłem go, aby zorganizował ochronę mojego domu. Wtedy bałem się, że i na mnie może być dokonany zamach. Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego z dnia 10 czerwca 2000 roku, strona 5, ciąg dalszy. Tego dnia już nie wychodziłem z domu. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale chyba następnego dnia spotkałem się z Będziem, Adamem Mrugałą i Maślakiem. Oni mówili, że byli w zakopanym, że mają jechać jeszcze raz po ciało Andrzeja i że zabójstwo dokonane zostało na polecenie starych, Pruszkowskich. Mówili, że któryś z nich powiedział do nich, że Andrzej był za mądry i już dawno powinni się to stać. Nie podawali żadnych szczegółów. W dniu zabójstwa Andrzeja wieczorem zadzwonił do mnie Będzio i powiedział, żebym się pilnował, bo teraz on i ja jesteśmy następni do zastrzelenia. Następnego dnia, kiedy się spotkałem z Będziem przy cmentarzu w Ożarowie, było już ciemno i on wtedy powiedział mi, że wie, że to starzy zabili Andrzeja, bo któryś ze starych mówił do jednego z jego żołnierzy, że Andrzej był za szybki, że im zaszkodził, a oni i tak byli zacierpliwi. Mówiąc starzy mam na myśli Zygmunta Raźniaka, Andrzeja Zielińskiego pseudonim Słowik, Mirosława Danielaka, pseudonim Malizna, Janusza Prosła, pseudonim Parasol i Ryszarda Szwarca. Potem dowiedziałem się od Będzia i Masłowskiego pseudonim Maślak i od Adama dodały, że starzy byli już w Gdańsku w wytwórni płyt, której współwłaścicielem był Andrzej i drugiemu współwłaścicielowi dali do rozumienia, że teraz oni wchodzą na miejsce Andrzeja i teraz oni będą na jego miejscu. Odbędzia wiem także, że ten właściciel był u niego, rozmawiali na ten temat i wtedy ten współwłaściciel powiedział będziowi, że byli u niego Słowik i Raźniak. Odbędzia dowiedziałem się także, że starsi zabierają puby Andrzeja, jego maszyny do gry przejmują jego interesy. To utwierdziło mnie w przekonaniu, że to starzy wydali polecenie zabicia Andrzeja. Pewność, że to oni wydali takie polecenie nabrałem w dniu, kiedy starzy zorganizowali śledzika. Odbywało się to na ulicy Saskiej w restauracji nazwy w tej chwili nie pamiętam. Byli tam Raźniak, Słowik, Parasol, Szwarc, Bysio, Palik, Pawłowski, który strzelał do wariata, Chińczyk, Kociel, Żaba, Zbigniew Wieczorek, Kuba Wilczyński. Ja w tym czasie byłem już na Śląsku i stamtąd zadzwoniłem. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 2000 roku strona 5. ciąg dalszy. Rozmawialiśmy na temat mojej ewentualnej rozmowy ze Starymi. Z tego co wiem, oni chcieli przekonać mnie, że Andrzej był konfidentem, mają na to dowody i dlatego musiał zginąć. W trakcie tej rozmowy Pawlik dał telefon Szwarcowi i wtedy Szwarc namawiał mnie do powrotu do Warszawy. Mówił, że wojna z nimi jest mi niepotrzebna, ponieważ mam żonę i dzieci. Mówili też, że jeżeli nie wrócę, to przejmą moje interesy, a jeżeli wrócę, mam oddawać im to, co oddawałem Pershingowi. W trakcie tej rozmowy Szwarc wyraźnie powiedział, że to oni stoją za śmiercią Andrzeja. Powiedział do mnie, ten kurwa, rura, ucho ułop, całe szczęście, żeśmy go rozjebali, bo narobiłby nieszczęścia. Z tego co wiem, będzie cały czas prowadził śledztwo, kto zabił Andrzeja. Przed rozmową ze Szwarcem dowiedziałem się od niego za doką Kubiny Andrzeja do Ożarowa człowiek, który powiedział, że widział zabójstwo Andrzeja, widział kto to zrobił. Był to człowiek, który miał na dłoni tatuaż, chodzi o opis zabójcy Andrzeja. Tatuaż ten był charakterystyczny. Będzie mówił mi, że ten mężczyzna, który był u konkubiny Andrzeja, to złodziej samochodowy, który wtedy grasował po zakopanym i po zabójstwie Andrzeja widział sprawcę zabójstwa na stadionie X-lecia. Z tego co wiem, będzie miał kontakt z tym złodziejem samochodowym. Będzie mówił mi też, że za śmiercią Andrzeja stoi jakiś cyngiel z grupy Boguckiego. Bogucki. Pochodził z Krakowa, ma grupę na Sląsku, wcześniej był w grupie Nikodema, z Kotarczaka, teraz jest u Malizny. Będzie chciał tego złodzieja samo. Sam przesłuchać, żeby ustalić, czy on rzeczywiście ma taką wiedzę, czy też jest podstawiony przez Starych. Słyszałem także, że w marcu tego roku Raźniak i Słowik spotkali się z Będziem i nawiali go do przystąpienia do grupy. Wtedy też powiedzieli mu, że to oni stoją za śmiercią Andrzeja. Jeżeli przystąpi do ich grupy, to żeby nie był zdziwiony. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 10 czerwca 2000 roku. Andrzeja Koliowskiego poznałem w 1989 roku. Byłem wtedy w grupie w skład której wchodził Jacek Dresz, Wojciech Kiełbiński, Cezary Dresz. Decydujące zdanie w tej grupie mieli Kiełbiński i Jacek Dresz. Oni byli w stanie skrzyknąć około 50 ludzi. Była to dość luźna grupa. Wtedy grupa zajmowała się ochroną biznesmenów. Początkowo byli to Wojciech Parabski i Kłopotowski. Ochrona polegała na tym, że pokazaliśmy się w jego towarzystwie, spotykaliśmy się u niego w biurze, jeździliśmy z nim. Oni wtedy mogli mówić, że chroni ich pruszków. Zarabialiśmy wtedy po 50 dolarów amerykańskich dziennie. Pershing miał wtedy grupę, która wymuszała haracze z agencji towarzyskich, pubów, komisów samochodowych i kantorów. W skład grupy Pershinga wchodzili wtedy Paweł Miller, Masłowski, profesor z Żoliborza, zastrzelono go w agencji towarzyskiej na Żoliborzu, około dwa lata temu, Rosjanin Toulou, Rosjanin Walery, Szczepański były bokser, Andrzej Gołota, Andrzej Florowski, Florek, Ścisły, Piotr Forusiński pseudonim Sznyt, Krzysztof Ostojski pseudonim Kręcony. Na początku lat 90. obie te grupy połączyły się. Po tym połączeniu grupą dowodził Pershing. Mniej więcej w tym samym czasie Raźnia, Malizna, Szwarc, Parasol, Pawlik, Klemes, Leszek Danielak pseudonim Wańka, Budziszowski, Lucyfer, Słowik i Wleciał stworzyli grupę napadającą na Tiry, w których przwożony był przemycany alkohol i papierosy. W skład tej grupy wchodził także Jacek Dresz i wciągnął mnie i pozostałych do tej grupy. Do czasu aresztowania Pershinga utrzymywałem z nim poprawne stosunki. Łagodziłem spory pomiędzy nim a Kiełbińskim. Potem Pershing został aresztowany i wyszedł w 1998 roku lub 1999 roku. Tuż przed jego wyjściem, starze zaczęli mnie straszyć, że Pershing dobierze się do mnie. Oni twierdzili wtedy, że kiedy oni prowadzili wojnę z dziadem niewiadomskim, ja przejąłem całe miasto. Mieli do mnie pretensje, że prowadzą legalne interesy i nie dzielę się pieniędzmi z grupą. Chociaż wcześniej zezwolili mi na taką działalność. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 10 czerwca 2000 roku, strona 8, ciąg dalszy. Ja wtedy postanowiłem porozmawiać z Pershingiem i pojechałem do niego do domu. W czasie tej rozmowy Andrzej stwierdził, że raźnia opowiada bzdury i że on Andrzej nic do mnie nie ma. Zaproponował również, żebym trzymał się blisko jego grupy, zaoferował mi pomoc w przypadku w kłopotów. Wtedy, ponieważ poczułem się zobowiązany w stosunku do niego, postanowiłem zaproponować mu jakiś interes, na którym mógłby zarobić. Zaproponowałem mu wtedy zbieranie haraczy z automatów do gry. On wtedy stwierdził, że automaty na terenie Warszawy są już podzielone. Wtedy zaproponowałem, aby robić to na terenie Polski. Zadzwoniłem do Roberta Frankowskiego pseudonim Franek i umówiliśmy się na spotkanie z Pershingiem. Zadzwoniłem do Franka, ponieważ wiedziałem, że jest on w grupie Pruszkowski. Zajmuje się ściąganiem haraczy, jest operatywny, potarfi dobrze negocjować. Na spotkanku z Pershingiem ustaliliśmy, że Franek będzie jeździł po Polsce i zmusić firmy, które wstawiały maszyny do gry do lokali, do płacenia haraczu. Miało być to tak, że jeżeli firma wstawiła ponad 1000 automatów, miała płacić 100 dolarów miesięcznie od automatu. Jeżeli zaś firma miała mniej niż 1000 automatów, wtedy miało być płacone 50 dolarów miesięcznie od automatu. W międzyczasie Pershing dostał od Malizny listę, ja w tym samym czasie dostałem tę samą listę od Parasola. Była to lista sześciu firm wstawiających automaty do gry. Według polecenia starych, z tych firm nie można było zbierać haraczy. Parasol powiedział mi, że te firmy płacą grupie ponad 50 tysięcy dolarów miesięcznie każda, a grupa w zamian za to ochrania ich maszyny, to znaczy dba o to, żeby nie wchodziła konkurencja i żeby nikt nie. Wstawił tam swoich automatów bez zgody firmy. Parasol mówił mi, że są to firmy związane z SLD finansujące te partie. Listę tych firm mam w domu, udostępnię ją, w tej chwili nie chcę popełnić pomyłki wymieniając nazwy. Wracając do Franka, on po raz pierwszy pojechał wiosną 1999 roku. Jeździł z jakimś chłopakiem, jego nazwiska ani pseudonimu nie znam. Mieli mówić, że są od Masy i Pershinga. Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego, z dnia 10 czerwca 2000 roku, strona 9. Z tego, co się orientuje, najwięcej tych firm znajdowało się w Polsce Południowe. Franek robił wydruki komputerowe, które zawierały nazwę firmy, ilość maszyn, kwoty pieniędzy. Kiedy wracał z takiego objazdu, przywoził do mnie te wydruki, kopertę z pieniędzmi, i z tym jechaliśmy do Andrzeja, który dzielił pieniądze. Połowa szła DL a Franka. Drugą połowę Andrzej dzielił między mnie i siebie. Trwało to do czasu śmierci Andrzeja. Były to kwoty w granicach 100 tysięcy złotych dla mnie. Na wiosnę 1999 roku skontaktował się ze mną Aleksander Gawronik. Poznałem go poprzez Dreckiego, którego znałem już wcześniej. Drecki powiedział, że Gawronik proponuje zrobienie strefy wolnocłowej na granicy zachodniej. Ja pojechałem z tą wiadomością do Pershinga. On powiedział, że już wie o tym. Bo Gawronik dotał do niego wcześniej i już rozmawiali telefonicznie na ten temat. Powiedział, że chciał robić do tego podejścia, ale Baksik uprzedził go, że Gawronik to bankrut i oszust. Pershing powiedział wtedy, że jeżeli chce mogę się tym zająć i że powinienem spotkać się z Gawronikiem. Wtedy telefonicznie umówiliśmy się z Gawronikiem na spotkanie na stacji benzynowej w Morach. Na to spotkanie pojechałem ze swoją ochroną. W jednym samochodzie byłem ja, mięśniak, Orzeł w drugim bysio z chińczykiem. Gawronik przyjechał sam jakimś japońskim samochodem. Na tym spotkaniu Gawronik powiedział, że chce otworzyć strefę wolnocłową. Powiedział, że nam to też będzie pasowało, bo skupimy w swoich rękach cały handel legalny i nielegalny papierosami w Polsce. Ja wykazywałem zainteresowanie tym pomysłem i umówiliśmy się na następne spotkanie. Do tego spotkanie doszło w kilka dni później w tym samym miejscu. Gawronik przyniósł wtedy biznesplan, z którego wynikało, że jest możliwość zrobienia pieniędzy w granicach powyżej miliarda nowych złotych kwartalnie. Pokazywał opinie profesora Modzelewskiego, z których wynikało, że jest to realne. Powiedział też, że Modzelewski będzie załatwiał obsługę naszej firmy. Powiedział, że będzie nas wspierał. Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego, z dnia 10 czerwca 2000 roku, strona 10, ciąg dalszy. Goryszewski w zamian za to dostanie procenty z pakietu Gawronika. Na następnym spotkaniu też na tej stacji benzynowej rozmawialiśmy już o konkretnych pieniądzach, z tym, że ja wcześniej z tym biznesplanem pojechałem do Andrzeja, który go zaakceptował. Plan zakładał otwarcie firmy, która miała zajmować się sprzedażą papierosów bez akcyzy w strefie wolnocłowej w Słubicach. Gawronik zaproponował, aby prezesa firmy zaproponował on, a wiceprezes Andrzej Kolikowski. W skład rady nadzorczej miały wchodzić cztery osoby wytypowane przez nas i cztery przez Gawronika. Ja i Pershing mieliśmy włożyć w firmę po jednych milionach dolarów, a Gawronik dawał firmę i wiedzę na temat interesów. Ze strony Gawronika udziałowcami mieli być on, Goryszewski, Modzelewski i w niewielkiej części generał Patylicki i jakiś pułkownik z wsi. Przynajmniej tak mówił Gawronik. Z naszej strony ja i Pershing. Potem na mały procent weszli także Krzysiek Kręcony i Drecki. Prezesem miał być Krauze biznesman z Poznania, wcześniej prowadził kantory Gawronika, wiceprezesem Władysław Wagner. Firma nazywała się Italmarka, została oficjalnie kupiona chyba przez Wagnera i Krauzego, ale nie jestem tego pewien, bo nie mam tutaj wiedzy. W październiku dostaliśmy pierwszą transzę kredytu, który jako całość miał wynosić 50 milionów nowych złotych, załatwiał to Wagner poprzez swoich bankierów. Pierwsza transza wynosiła 7 milionów. Za załatwienie kredytu bankierzy mieli dostać 5% jego wartości. Z tego co wiem, Gawronik nie dał tych pieniędzy i potem była awantura. Żeby uzyskać drugą transzę, musiał zagwarantować za nas jakiś wysoko postawiony pracownik więziennictwa, znajomy Wagnera. Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego, z dnia 10, 06 2000 roku, strona 11, ciąg dalszy. Wymogliśmy na Gawroniku, żeby w znany sposób wyprowadził z firmy część pieniędzy otrzymanych z drugiej transzy kredytu, z przeznaczeniem dla bankierów za załatwienie obu transz kredytu, co mieli na początku obiecane. Ten, który gwarantował za nas, dostał 60 tysięcy złotych. Co stało się z drugą transzą kredytu, nie wiem, ponieważ zostałem aresztowany. Za pieniądze z pierwszej transzy zakupiono papieros, które zostały składowane w sklepie, który prowadził kręcony w Słubicach. Ten sklep był jego udziałem w firmie. Zanim dostaliśmy pierwszą transzę kredytu, ja dałem Gawronikowi 100 tysięcy dolarów. Pershing dał Gawronikowi 100 tysięcy marek i Drecki 100 lub 50 tysięcy marek. Z pierwszej transzy kredytu Gawronik zwrócił nam pieniądze. Wiem od Wagnera, że po śmierci Andrzeja przyszli do Gawronika Słowik i Raźnia i powiedzieli mu, że przejmują interesy moje i Pershinga i wstępują na nasze miejsce. Narzucili mu kwotę 40 lub 50 tysięcy złotych miesięcznie do wypłacenia imienia. Splotek, które do mnie dotarły wiem, że podobno wtedy Gawronik zwrócił się o pomoc do ułop. Na tym protokół zakończono o godzinie 1930. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 11 czerwca 2000 roku. Mariana Klepackiego poznałem w 1993 roku lub 1994 roku. Było to przy okazji polowania na wańkę i trzon grupy pruszkowskiej przez Henryka Niewiadomskiego. Przyczyną tej wojny były jakieś nierozliczone przez wańkę interesy narkotykowe, jakie miał wańka z Wiesławem Niewiadomskim. Od tego czasu utrzymywaliśmy kontakty telefoniczne. O wynikach rozmowy poinformowałem trzon grupy pruszkowskiej. W tej chwili nie pamiętam już czy przez Pershinga czy przez raźniaka. O zabójstwie klepackiego i innych osób dowiedziałem się z mediów. Zadzwoniłem do Fraglesa, nie wiem jak się nazywa, wiem że służył w brygadzie antyterrorystycznej. Z Klepackim nie utrzymywaliśmy żadnych kontaktów do 1998 roku. Wtedy doszło do konfliktu grupy Karola Sarny z grupą Mariana Klepackiego. Wtedy poszła po mieście plotka, że Sarna przystąpił do grupy Pruszkowskiej. Ponieważ ja starałem się zawsze utrzymywać poprawne kontakty ze wszystkimi, Klepacki zadzwonił do mnie i zapytał mnie, czy nie widziałem Karoliny i czy nie wiem, co się z nim dzieje. Ja domyśliłem się, że chodzi mu o Karola Sarnę. Żeby zdementować plotkę o przystąpieniu do grupy Pruszkowskiej Karola, umówiłem się z Klepackim na spotkanie w restauracji, która jest w tym samym budynku co restauracja pod skrzydłami. W czasie tego spotkania Marian Klepacki opowiadał mi o konflikcie z Karolem. Mówił mi, że to Karol podłożył mu bombę pod samochodem przy supermarkecie Jean. Marian mówił mi, że ktoś z grupy Karola przyznał się do podłożenia bomby. Mówił też, że dostał telefon od Karola i rozmawiał z nim, kłócili się wtedy. Powiedział, że Karol sam przyznał się do tego. Z tego co wiem, Marian był przekonany, że to Karol podłożył bombę. Marian mówił, że do konfliktu pomiędzy nimi doszło, ponieważ Karol zaczął się mądrzyć i chciał dzielić się pieniędzmi na swoich zasadach. To znaczy chciał dawać taką samą działkę Marianowi Klepackiemu i Ludkowi Adamskiemu, jak swoim żołnierzom. A oni uważali, że im należy się połowa. Klepak i Lutek czuli się obrażeni zachowaniem Karola. Uważali, że Karol powinien im się zupełnie podporządkować. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 11 czerwca 2000 roku. W trakcie tej rozmowy zapewniłem Mariana, że Karol nie przyłączył się do grupy Pruszkowskiej. Nie zależało na przekonaniu o tym Klepackiego, ponieważ on miał silną grupę i nie był potrzebny konflikt pomiędzy nami. Od tej rozmowy stosunki pomiędzy nami były dobre. Nawiązała się między nami nić sympatii. Od tego czasu utrzymywaliśmy kontakty telefoniczne. O wynikach rozmowy poinformowałem trzon grupy Pruszkowskiej. W tej chwili nie pamiętam już czy przez Pershinga, czy przez Raźniaka. O zabójstwie Klepackiego i innych osób dowiedziałem się z mediów. Zadzwoniłem do Fraglesa, nie wiem jak się nazywa, wiem, że służył w brygadzie antyterrorystycznej. Ja dzwoniłem do niego, ponieważ Fragles był bliskim człowiekiem Klepackiego. Fragles powiedział mi, że jest na miejscu zabójstwa. Od razu był przekonany, że zabójstwa dokonał Karol. W dwa tygodnie później Karol został zatrzymany przez policję, ale go zwolniono. Wtedy skontaktował się ze mną i wyraził chęć współpracy z grupą Pruszkowską. Ja powiedziałem, że nie decyduję o tym, ale zorganizuję mu spotkanie ze starymi, którzy o tym decydują. Pojechałem do Pershinga i powiedziałem mu o tym, a Pershing poinformował Raźniaka. Ponieważ słowik był wtedy aresztowany, raźniak przyjechał na spotkanie chyba z parasolem. Ale nie jestem tego pewien. Ja też byłem przy tym spotkaniu, które odbyło się w restauracji Zielony Lew, w Ursusie. W czasie spotkania była rozmowa o zabójstwie w Gamie. Karol dawał do zrozumienia, że tego zabójstwa dokonała jego grupa. Karol powiedział, co dokładnie pamięta, że dla pewności każdy z zastrzelonych dostał jedną sztukę w głowę. Innych szczegółów nie podawał. Pamiętam, że w pewnym momencie Karol zwrócił się do Raźniaka i powiedział, że bez waszej pomocy by się to nie odbyło. Wynikało z tego, że Starzy wystawili Klepackiego. Z tej rozmowy wywnioskowaliśmy z Pershingiem, że Raźniak wcześniej już nawiązał kontakt z Karolem i nie poinformował nas o tym. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 11 czerwca 2000 roku strona szósta, ciąg dalszy. Przy tej rozmowie był też Pershing. Posiadam także informacje na temat zabójstwa Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. Nikoś był solą w oku grupy Pruszkowskiej, ponieważ torpedował grupy na wybrzeżu. Miał tam silną pozycję i nie dopuszczał innych grup do robienia interesów na terenie trójmiasta. Poza tym ustalili, że robił interesy z wieśkiem Niewiadomskim i dokładał się do wojny z Pruszkowem. Nie chciał się z nimi kontaktować i trzon grupy traktował go jako wroga. Daty dokładnie nie pamiętam. Pamiętam, że jeżeli się nie mylę, byłem na spotkaniu w hotelu Holiday. Na tym spotkaniu byli również Raźniak, Słowik, Parasol, Malizna i być może Szwarc, ale tego nie jestem pewien. Siedzieliśmy w hotelu na fotelach. Ja załatwiałem z nim jakiś interes, zdawałem im relacje z czego, jeśli już nie pamiętam o co chodziło. W czasie rozmowy chcieli wywrzeć na mnie wrażenie, że mają ogromną władzę, że wszystko mogą zrobić. Raźniak mówił do Słowika, że tę kurwę z Gdańska trzeba zabić. W rozmowie tej uczestniczył parasol. Ja w tym czasie rozmawiałem ze szwarcem, a malizna siedział przy barku i pił piwo. W pewnym momencie parasol lub Raźnia zapytali Słowika, gdzie dzwonił. Słowik odpowiedział, że dzwonił do Harona, zapytać na jakim etapie są przygotowania do zastrzelenia Nikosia. Dokładnego cytatu nie przytoczę, natomiast taki był sens tej wypowiedzi. W czasie tej rozmowy, kiedy Słowik rozmawiał z Haronem, Parasol wtrącił głośno, tak, żeby było słychać. Duże pieniądze są już przygotowane. Ja domyślając się i będąc pewnym, że oni wydali wyrok na Nikosia, po wyjściu z hotelu zadzwoniłem na komórkę do Waldka Górskiego z Bytomia. Zadzwoniłem do Waldka, bo wiedziałem, że jest on przyjacielem Nikosia. Sam do Nikosia nie dzwoniłem ponieważ spotykałem się z nim w 1997 roku w czasie wakacji. Wtedy zauważył nas Zbynek Wieczorek i powiedział o tym Raźniakowi. Ja potem zostałem przed całą grupą strasznie zrugany przez Raźniaka, Słowika i Szwarca. Za kontakty z Nikosiem. Sprawę łagodził Wańka, tłumaczył się z Nikosiem. Mimo to przez jakiś czas szykanował mnie za to. Parasol. Musiałem jeździć do niego o różnych porach dnia i nocy na tak zwany dywanik i wysłuchiwać jego wywodów. Dlatego zadzwoniłem do Waldka i powiedziałem mu, żeby przekazał Nikodemowi informację o planowanym zabójstwie. Ale w taki sposób, żeby nie można domyślić się, że ta informacja jest ode mnie. Waldek zadzwonił do Nikosia, ale ten wyciągnął od niego, skąd ma taką informację. Teraz przypomniałem sobie, że Słowik kończąc rozmowę z Heronem, Powiedział, że w miesiąc czasu będzie sprawa załatwiona. W krótkim okresie po przekazaniu tej informacji zostałem wezwany przez Słowika. A prostując, to Słowik przyjechał do mnie do domu i miał pretensje od grupy za ostrzeżenie Nikosia. Powiedział, że jest to ostatnie ostrzeżenie od grupy i więcej takich ostrzeżeń nie będzie. Ja w tym czasie dowiedziałem się czegoś od Wojciecha Paradowskiego. Było to na jego imieninach w Mariocie. Podszedł do mnie na początku imprezy i powiedział, żebym nie robił dziwnych ruchów, bo ma mi coś do powiedzenia. Mówił, że jestem obserwowany przez Słowika i jego żonę i żebym się uśmiechał. Potem powiedział mi, że dopiero teraz wywnioskował, że mam być zastrzelony, kiedy będę wracał po imieninach do domu. Ja wtedy zabrałem żonę i przy pierwszej okazji niepostrzeżenie wyszliśmy. Od tego czasu miałem się na baczności. Nie potrafię powiedzieć, czy nikoś wtedy jeszcze żył. W czasie rozmowy u mnie w domu ze Słowikiem powiedział mi on, że o ostrzeżeniu Nikosia wie od kogoś z jego grupy. Ja mu wtedy powiedziałem, że wiem o wydanym na mnie wyroku. Po zabójstwie Nikosia ktoś z nich, nie pamiętam kto, powiedział mi, że była libacja z tej okazji, w której uczestniczyli wszyscy starzy. To wszystko, co wiem na temat zabójstwa Nikosia. Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego, z dnia 11 czerwca 2000 roku, strona 8. Nikosia ostrzegałem, ponieważ obawiałem się, że po nim, zwrócą uwagę na mnie. Według nich, kiedy oni byli pochłonięci wojną z dziadem, to ja zarobiłem na swoich interesach, o których oni nie wiedzieli, mnóstwo pieniędzy. Twierdzili, że należy im się połowa mojego majątku. Obawiałem się, że po zastrzeleniu Nikosia, ja będę następny. Nie chciałem dopuścić do zabójstwa Nikosia, bo wiedziałem, że dopóki zajmują się nim, ja jestem w miarę bezpieczny. Wojna z dziadem rozpoczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych. Powodem tego było nieudane porwanie Wańki przez Wiesława Niewiadomskiego. Początkowo było to tak, że grupa pruszkowska współpracowała z Henrykiem Niewiadomskim. Był on paserem. Po wyjściu Wiesława Niewiadomskiego i najpierw nieudanym porwaniu Szwarca doszło do wojny. Ja najbardziej szczegółową wiedzę posiadam na temat usiłowania zabójstwa Wiesława, niewiadomskiego w miejscowości Zakręt. Daty nie pamiętam, był już wieczór. Zadzwonił do mnie parasol i powiedział, żebym przyjechał do restauracji Duch w Żbikowie, jest to dzielnica Pruszkowa. Kiedy tam przyjechałem, był tam pijany parasol, Kazik, Klemes, jeden z dwóch braci siostrzeńców Czesława Borowskiego pseudonim Dzikus i jakaś młodzież ze Żbikowa. Ja pojechałem tam chyba z Berezą. Zastaliśmy parasola wznoszącego toast za śmierć niewiadomskiego. Parasol powiedział mi, żebym szykował gotówkę, bo muszę się też dołożyć do śmierci wieśka. Powiedział, że jeżeli chodzi o mnie, to jest to suma pięciu tysięcy dolarów. Ja zapytałem go, jak to się stało, i przed nim sprawiałem wrażenie zadowolonego ze śmierci niewiadomskiego, aby się bardziej uwiarygodnić. On wtedy powiedział mi, że długo na niewiadomskiego polowali. Że wszyscy powinniśmy być im wdzięczni za jego śmierć, bo oznacza to koniec wojny. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 11 czerwca 2000 roku, ciąg dalszy, strona 8. O samym zdarzeniu opowiadał, że brali w nim udział on, parasol, malizna, słowik i ktoś czwarty. Mówił, że stali pod drzewem i czekali, kiedy będzie przejeżdżał niewiadomski. Kiedy nadjechał samochód niewiadomskiego, Wyskoczyli z ukrycia i zaczęli strzelać do samochodu. Robili to chaotycznie, bo parasolowi zaciał się kałasznikow i dopiero po dłuższej chwili mógł strzelać. Z jego wypowiedzi wywnioskowałem, że drugim strzelającym był słowik, ponieważ samochodem, którym przyjechali, było auto malizny. Był to legalny samochód malizny, na niego zarejestrowany: marki Ford Escort lub Audi. Zaraz po tym zdarzeniu samochód ten stał dwa tygodnie na parkingu, a potem malizna go sprzedał. Zrobił tak, ponieważ po strzelaninie minęli się z samochodem policyjnym i nie wiedzieli, czy nie spisali ich numerów. Parasol mówił także, że po zamachu uciekli, ale musieli wrócić, bo na miejscu malizna zostawił jakąś reklamówkę, w której była broń lub coś innego. Bali się, że na tej reklamówce. Są ich odciski palców. W trakcie tej imprezy był telefon do parasola. Po tym telefonie parasol powiedział do mnie: Patrz, ta kurwa przeżyła. W trakcie tej imprezy, w mojej obecności parasol powiedział do właściciela restauracji. Pamiętaj, Stefciu, że pijemy tu do dwunastej. Nie wiem skąd była broń, ale nie było żadnych problemów z jej załatwieniem. Z tego co wiem, zasadą w grupie było zniszczenie każdej użytej broni. Po zabójstwie Niewiadomskiego w czasie jednego ze spotkań ze Szwarcem, po wyjściu z więzienia Miśka z Nadarzyna, Szwarc mówił mi, że Misie krzykuje się na mnie. W czasie tej rozmowy powiedział także, że Misiek może mnie namierzyć przez telefon komórkowy i tak jak oni namierzyli niewiadomskiego. Powiedział, że mają kogoś w telefonach komórkowych, kto potrafi ustalić miejsce pobytu człowieka na podstawie fal emitowanych przez telefon. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 11 czerwca 2000 roku, ciąg dalszy, strona 10. Powiedział też, że po ustaleniu, gdzie jest niewiadomski, wysłali zbynkowych. W ekipie tej był Michał od Zbynka. Chodzi o Michała, którego zamknięto potem ze szwarcem. Z Michałem był jeszcze ktoś drugi, nie mówił kto. I to oni zastrzelili niewiadomskiego. Po tym zabójstwie odbyła się impreza, nie wiem gdzie, wiem to z plotek. Mówiło się, że na tej imprezie byli Starzy i Zbynki, to znaczy Grupa Zbigniewa Wieczorka. Ludzi z grupy Zbynka znam z widzenia, jestem w stanie ich rozpoznać. Ja nic nie wiedziałem o planowanym zabójstwie niewiadomskiego. Natomiast dwa lata później, po wyjściu Pershinga z więzienia, spotkał się on z raźniakiem. Potem powiedział mi, że raźniak żąda od niego i mnie po jeden pięć tysięcy dolarów za spokojne prowadzenie interesów. Powiedział również, że nie mamy wyjścia i powinniśmy im zapłacić. Ja po tej wypowiedzi Pershinga uznałem, że nie mam wyjścia i przekazałem mu w jego domu te pieniądze. Nie wiem, czy przekazał je raźniakowi. W tym miejscu przesłuchanie przerwano o godzinie 10 w celu odpoczynku. Przesłuchanie wznowiono o godzinie 16. Przed śmiercią Grzymskiego pseudonim Junior, zaczęły krążyć po Warszawie pogłoski, że ma on listę osób, które mają być porwane. Junior miał sporządzić taką listę dla Rosjan, którzy mieli porwać poszczególne osoby. Miała to być grupa związana z malowanym na tej liście mieli między innymi znajdować się Wańka, Lutek, malarz, to jest Janusz Krupa i właściciel kantoru w hotelu Warszawa. O tej liście powiedział mi ktoś z trzonu grupy Pruszkowskiej, nie pamiętam w tej chwili kto. Wydaje mi się, że mógł to być Wańka lub Szwarc. Potem w czasie jednego ze spotkań w Zielonym Lwie ktoś ze starych powiedział mi, że dogadali się z Klepackim i Lutkiem CO do zlecenia na zamordowanie juniora. Wydaje mi się, że juniora zastrzelił ktoś grupy Pruszkowskiej. Starze mówili mi, że prawdopodobnie ktoś z ludków. Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego, z dnia 11 czerwca 2000 roku, strona 12, ciąg dalszy. Daty dokładnie nie pamiętam. Było to w 1993 roku lub 1994 roku, w godzinach wieczornych. Przebywałem w swoim mieszkaniu w Pruszkowie, na ulicy Kopernika. Wtedy zadzwonił do mnie Kiełbiński i powiedział, żebym szybko schodził, bo on już po mnie podjeżdża. Kiedy on przyjechał, miał wtedy jakiegoś Mercedesa. Ja wskoczyłem do auta i on powiedział mi, że dzwonił Pershing, i mówił mu, że była strzelanina pod jego domem w Ożarowie. Że on już tam jedzie z Warszawy, ale że są korki i że mamy tam pojechać, bo będziemy tam wcześniej. W trakcie jazd Kiełbiński dzwonił do naszych chłopaków polecić im, żeby przyjechali do Ożarowa. Pod dom Pershinga podjechaliśmy od tyłu, wtedy zauważyła nas jego konkubina. Nie znam jej imienia ani nazwiska, do śmierci Andrzeja mówiłem do niej per pani. Poznała nasz samochód, zaczęła na nas kiwać. Podjechaliśmy do niej, ona płakała i pokazywała na samochód florka, to jest Andrzeja Florkowskiego. Mówiła, żeby do niego nie podchodzić, bo tam jest granat. Mimo wszystko podeszliśmy do samochodu. Florek leżał na przednim siedzeniu za kierownicą. Powiedział, żeby odejść, bo w samochodzie jest granat. Kiełbiński powiedział mu, żeby się zamknął i wyciągnęliśmy go z samochodu. Przesadziliśmy go do naszego auta. Granat leżał pod nogami florka wewnątrz samochodu. Florek miał rany w okolicach brzucha, trzymał się za środkowe partie korpusu. Powiedział nam, że było dwóch strzelających, a jednym z nich był Wiesław Niewiadomski. Potem ruszyliśmy samochodem do szpitala. W ołtarzewie zauważyliśmy nadjeżdżającą karetkę pogotowia. Zatrzymaliśmy ją i przekazaliśmy Florka pogotowiu. W jakiś czas później, przy okazji spotkania w hotelu Vera z Nikodemem Skotarczakiem, Nikodem pokazał mi mężczyznę, który był w jego towarzystwie. Przedstawił mi go i powiedział, że to jest orawat, który strzelał do Pershinga. Ja domyśliłem się, że chodzi o to zdarzenie z Florkiem, ponieważ Florek jest trochę podobny do Pershinga i siedział wtedy w jego samochodzie. Protokół przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego, z dnia 11 czerwca 2000 roku, strona 13, ciąg dalszy. Wracając jeszcze do zabójstwa Wiesława Niewiadomskiego, przypominam sobie, że Żaba mówił mi, że wie od Szwarca, że niewiadomski został postrzelony w jądra i wszyscy się z tego śmiali. Dosłownie mówili mi, że ustrzelili go w torbę. W dalszych przesłuchaniach opiszę zabójstwo Wojciecha Kiełbińskiego. Zabójstwo Cezarego i Jacka Dresza, handel narkotykami przez grupę, szczegóły wojny z dziadem, pełny skład personelu grupy. Na tym protokół w dniu 11 czerwca minus 2000 roku zakończono godzinie 18. .00. Jeszcze raz zapewniam, że nie brałem udziału w rządnym zabójstwie, nie kierowałem i nie zakładałem grupy przestępczej, jak również w żaden sposób nie pomagałem w dokonaniu zabójstwa. Nigdy nikomu nie przekazywałem broni. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 15 czerwca 2000 roku. Wojciecha Kiełbińskiego poznałem w dzieciństwie, pochodziliśmy z jednego miasta. Od 1980 roku przylgnąłem do Wojtka. On, jako jedyny z naszego towarzystwa, miał wtedy samochód. Miał charakter przywódczy, zajmował się wtedy włamaniami do mieszkań. Kiedy jechał, na przykład na dyskotekę, zabierał kilku silnych chłopaków jako ochronę. Wtedy jeździli z nami Stochlak i Krzysiek krzymczak z Pruszkowa. Poprzez Kiełbińskiego zostałem wprowadzony do grupy w składzie. Szwarc, Mirosław Danielak, Zygmunt Raźniak, Jacek Dresz i Lucyper. Wtedy grupa zajmowała się napadami na tiry z przemycanym towarem. Głównie był to alkohol, papierosy i sprzęt elektroniczny. Największe przebicie było na alkoholu i papierosach. Sposób działania polegał na tym, że na początku ktoś z grupy, był to głównie Lucyper, potem doszedł do tego, wleciał, kontaktował się z handlarzem pod pozorem zakupu towaru. Następnie kilku ludzi spotykało się w umówionym miejscu, w hotelu lub w restauracji. Tam pokazywano temu człowiekowi, że mamy pieniądze na zakup towaru. On wtedy dawał sygnał do magazynu, gdzie był samochód z towarem. Potem odchodziliśmy, nie dając mu pieniędzy, lub dostawał kanapkę. To znaczy plik pociętego papieru, zawierającego z zewnątrz kilka prawdziwych banknotów. W tym czasie samochód, który wyjechał z magazynu, był przejmowany przez naszych ludzi. Potem samochód był ukrywany w dziupli, a towar sprzedawany. W tamtym okresie najwięcej mieli do powiedzenia Dresz, Raźniak i Kiełbasa. Oni dzielili pieniądze. Ja otrzymywałem różne kwoty pieniędzy, nie miałem wtedy jeszcze statusu pełnego członka grupy. Pieniądze wypłacał mi Kiełbiński. Najmniejszą działkę, jaką dostałem, to 40 tysięcy dolarów. Największa to 125 tysięcy dolarów. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 15 czerwca 2000 roku ciąg dalszy. My wyszukiwaliśmy kupca i sprzedawaliśmy mu za określoną cenę tak, aby na tym zarobić. W okresie dwóch lat sprzedaliśmy tak kilkaset samochodów. Sprzedaliśmy m.in. samochody dla księży. Kiełbiński był zaprzyjaźniony z jakimś biskupem z Miodowej i on pośredniczył w transakcjach. Sprzedawaliśmy też samochody wszystkim znajomym. Robiliśmy każde zamówienie. Po dwóch latach zwiększono kontrolę. Skończył się też popyt na samochody i zaprzestaliśmy tej działalności. Około 1993 roku do Kiełbińskiego dołączył Rępałek ze swoją grupą. Na stałe miał wtedy ośmiu ludzi i w tej chwili pamiętam chłopaka o imieniu Robert, na którego Rympałek mówił, że to jego brat. Wtedy spotykaliśmy się zawsze o dziewiętnastej w restauracji Telimena w Warszawie. Kiełbiński traktował wtedy Rympałka jak piąte koło u wozu. Potem w 1994 roku we wrześniu, kilkanaście dni po aresztowaniu Pershinga, zostałem aresztowany. W tym czasie zyskałem w oczach Kiełbińskiego, ponieważ wtedy był konflikt pomiędzy Pershingiem a Kiełbińskim. Ktoś rozpuścił plotkę, że Kiełbiński dał zlecenie na Pershinga. W tym czasie w naszej grupie był też Żyd, który doszedł w tym czasie do Rępałka. Ja prowadziłem w imieniu Kiełbińskiego negocjacje z Pershingiem, tłumacząc mu, że to nie jest prawda. Po kilku miesiącach przekonałem go i wtedy Kiełbiński zaczął mnie cenić nie tylko za to, że jestem silny. W 1995 roku zwolniony zostałem z aresztu. Spotkałem się z Kiełbińskim. Pojechaliśmy razem na spotkanie z Rympałkiem. I okazało się, że teraz Rympałek dowodzi. Widać było, że Kiełbiński jest mu teraz podporządkowany. Kiedy zapytałem Kiełbińskiego, co się stało, on powiedział, że wiele się zmieniło, że starzy chcą go odstrzelić. Aby chronić Kiełbińskiego, Rympałek zamieszkał na osiedlu Ostoja w Pruszkowie. Rympałek w tamtym czasie Zebrał obok siebie niebezpiecznych ludzi, takich jak Burak, Stocki, Jarek Karateka i innych. Zaczęto czuć respekt przed nim, jego pozycja znacznie wzrosła. Ja w tej grupie byłem przy Kiełbińskim. Nie brałem udziału w żadnym napadzie grupy Rympałka. Po aresztowaniu Rympałka zostałem sam, ponieważ nie brałem udziału w jego napadach. Wezwali mnie starzy w składzie wańka, szwarc, malizna, parasol, raźniak i słowik. Oznajmili mi, że teraz będę odpowiedzialny za organizowanie haraczy. Miałem zorganizować grupę ludzi, która zajmie się wymuszeniami z agencji towarzyskich i restauracji. Pieniądze z haraczy miałem odprowadzać do grupy. Bardzo długo pieniądze dawałem parasolowi, potem raźniakowi i słowikowi. Wtedy ja zorganizowałem grupę ludzi w składzie: Meringa, Żaba, Bytniewski. Każdy z nich miał swoich żołnierzy. Tak samo Franek. Czy bolo z grodziska? W sumie było to około pięćdziesięciu osób, przy czym, na przykład, bolo chwalił się, że ma trzysta osób. Nie wiem, czy to prawda. System był taki, że każdy dowodzący swoją grupą, na przykład Żaba, połowę zebranych haraczy brał dla siebie, a połowę dzielił między żołnierzy. Ze swojej części połowę oddawał mnie, a ja z kolei ze swojej części połowę oddawałem starym. Miesięcznie starym przekazywałem kwoty kilkudziesięciu tysięcy nowych złotych. Tak samo było, z tego co wiem, z zyskami z handlu narkotykami. Na przykład handlem narkotykami dla żaby zajmował się Meringa. On oddawał połowie żabie, z tego żaba połowę przekazywał mnie. A ja w tym wypadku całość pieniędzy otrzymanych od żaby przekazywałem starym. Były to kwoty przekazywane nieregularnie, mniej więcej raz w miesiącu, po około kilkadziesiąt tysięcy złotych. Do czasu wyjścia Pershinga z więzienia struktura wyglądała następująco. Na czele grupy stali Raźniak i Słowik. Nieco mniej do powiedzenia miał Wańka, po nim Szwarc, Malizna, Parasol. Niżej w strukturze byli Klimas, Zbynek i ja. Każdy z nas miał swoją podgrupę. Trochę niżej, ale w tej samej kategorii byli Paweł i Żaba ze swoimi ludźmi. Jeszcze niżej byli Bysio, Franek, grupa Kotlarskiego, brędziaki i Damiany. Dalej Bolo z Grodziska, Fabian z grupą, Sproket z grupą, oraz mięśniak i orzeł, którzy byli moją ochroną, ale mieli też swoje grupy. Oprócz tego jest jeszcze grupa krawata, podlegająca bezpośrednio pod parasola. Oni pracują z grupą Zeżbikowa, na czele jest Radek, chyba Kucharski. Łącznie jest to kilkaset osób. Jest także grupa malizny, którą dowodzi bezpośrednio. Po zwolnieniu Pershinga zmieniło się o tyle, że ja przeszedłem do niego. On miał swoją grupę. Jego prawą ręką był Bedio i przeszedł do niego Bolo. W tej strukturze na czele stał Pershing, ja, Bedio i Bolo. Oprócz tego pracowała dla niego grupa Rosjan. Jednym z cyngli tej grupy jest Siergiej, następnie człowiek o nazwisku Andrzejewski oraz Tygrys. Oni robili dla Pershinga rozpoznanie na wybrzeżu. W sumie grupę Pershinga oceniam na około 150 osób. Są to ludzie wyselekcjonowani, silni, zdecydowani. Na tym protokół w dniu dzisiejszym zakończono o godzinie 13. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 22 czerwca 2000 roku. Podejrzanemu pokazano tablice poglądowe sporządzone do sprawy 6 DS 5400 oznaczone jako tom pierwszy. A podejrzany wyjaśnia. Na zdjęciu 332 jest Piotrek Bandziorek. Miał dużą grupę, był powiązany z Klepackim i Ludkiem. Oni używali jego ludzi, a teraz się ukrywa. Pozostałych osób nie znam. Odnośnie broni palnej posiadanej przez grupę, wiem, że duży magazyn broni miał Kiełbiński. Widziałem u niego w domu w skrytkach dwa pistolety. Jeden z nich był mój. Dostaliśmy je w prezencie od Krzyśka Szymczaka, obecnie mieszka w Niemczech. Był ochroniarzem kiełbasy. Szymczak kupił te pistolety w Szwajcarii. Były to pistolety używane do demonstracji, miały zaspawane lufy. Potem Szymczak wymienił lufy na inne i pistolety były już sprawne. Oprócz tego widziałem u Kiełbińskiego sztucer, krótkiego kałasznikowa i strzelbę kalibru 22. Z tej broni Kiełbasa polował na bażanty. Kiełbiński miał porobione skrytki w domu, stojącym na jego posesji. Był to budynek gospodarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie miał te skrytki. Kiełbiński trzymał też broń w garażu mężczyzny, który spotykał się z jego matką. Był to garaż w rejonie sklepu z odzieżą Adam. Jestem w stanie wskazać ten garaż. Potem broń trzymał Szymczak u siebie w piwnicy. A po śmierci kiełbasy broń przejął Mietek Oława. Jest to ten chłopak, który został aresztowany za haracze. Wiem, że kilkakrotnie uciekał policji i prokuratorze. Był kolegą Wojtka Paradowskiego, i to on poznał go z Kiełbińskim. Broń kiełbińskiemu załatwiał major Kozłowski, prezes polskiego związku strzelectwa. Jeżeli dobrze kojarzę, to poznał mnie i Kiełbińskiego z Kozłowskim, jakiś kapitan z lotu, który miał komis samochodowy. Potem bywaliśmy często u Kozłowskiego w gabinecie, przy stadionie Legi, w pobliżu strzelnicy Legi. W mojej obecności Kozłowski dawał amunicję kiełbińskiemu. Wiem, że załatwił Kiełbińskiemu rewolwer Astra. Miał tę broń w szafie pancernej i dał ją Kiełbińskiemu. Obiecywał nam też załatwienie zezwolenia na broń. Dostał za to cztery tysiące dolarów. Ale potem się z tego wycofał i pieniądze zwrócił Kiełbińskiemu, ale mnie nie. Było to w latach 92-94. Jeździliśmy z nim strzelać na VAT na Szczęśliwice do Rembertowa. Tam strzelaliśmy z różnej broni. Przypominam sobie sytuację, która miała miejsce w 1992 roku. Było to w siedzibie firmy DAK, w Ożarowie, przy drodze na Poznań. Była to wtedy siedziba Grupy Pruszkowskiej. W mojej obecności, Wańka pokazywał nam dwa automaty kałasznikowa, jeden krótki, a drugi większy. Ten większy, kalibru 5,65 mm. Oba ze składanymi kolbami. Pokazywał je Sylwkowi ze Szczecina, który kupował broń dla grupy oczki. Wtedy obecnych było wiele osób. Pamiętam maliznę, który był pijany i grał w bilard z pijanym Belfegorem. Pamiętam, że byli tam też Klimas i Budzik, siedzieli obok wańki. Innych nie pamiętam. Wańka mówił, że broń ma od Rosjan. Nie wiem konkretnie od kogo, nikt wańki o to nie pytał. Oprócz tego widziałem broń uraźniaka. Był to pistolet belgijski, kalibru 6, 35 mm. Z tego pistoletu raźniak strzelał do tarczek, na myjni u lucypera. Broń widziałem też u słowika. Był to pistolet. Słowik nosił tę broń przy sobie. Widziałem też kałasznikowa u parasola. Parasol miał wtedy wiśniowego mercedesa kombi. Podjechał tym samochodem, i broń miał w bagażniku. Broń ta miała być przekazana od wańki do Rympałka. Parasol przywiozł z jakiegoś magazynu. Ponieważ nie miał jakiej zapakować, ja dałem torbę ze swojego samochodu. Trzymałem tam jakieś akcesoria samochodowe. Był przy tym Damian Kotlarski i jeszcze ktoś, kogo nie pamiętam. Zapakowali broń w tę torbę, a potem torbę oddał mi franek. Była to torba sportowa typu Adidas. Potem wywnioskowałem. Że broń ta została użyta do zabójstwa kiełbińskiego. Franek oddawał mi tę torbę na saskiej Kępie, przy barku na ulicy zwycięzców, w pobliżu biura Paradowskiego. Broń widziałem też u Pawlika. Był to kolt, oksydowany, kalibru 38 Special. Broń posiadała też grupa Rympałka. Broń była w beczkach, zakopanych na działce u Rympałka. Broni tej nie znaleziono. Ponieważ broń tę przejął jakiś kuzyn rympałka z powiśla i przekazał ją Pershingowi. Kolikowski mówił mi o tym latem 1999 roku. Na tym protokół zakończono o godzinie 20.00. Protokół z przesłuchania podejrzanego, Jarosława Sokołowskiego, z dnia 23 czerwca 2000 roku. Wtedy też Rępałek przeniósł się do Pruszkowa. Mieszkał w tej samej dzielnicy co Wojtek, kilkaset metrów dalej. A jeszcze bliżej mieszkał burek. W domu Burke był skład broni. W 1995 roku policja zrobiła przeszukanie w domu Wojtka, a on nie powiadomił o tym nikogo z grupy. A po 20 minutach pojechali do burkę i wtedy znaleziono broń, którą miał burek, i go aresztowano. Z tego powodu rępałek był wściekły na kiełbasę, że przez niego wpadł burek i broń. W dniu śmierci Wojtka byłem w siłowni w Aninie. I tam dowiedziałem się o jego zabójstwie. Wtedy nie wiedziałem, kto go zabił, ponieważ Wojtek miał wielu wrogów. W tej siłowni był też Rympałek, brat i ochroniarze Rympałka. O śmierci Wojtka powiedział mi Rympałek, słyszał o tym w wiadomościach radiowych. Kilka tygodni później spotkałem się z Jerzym Wieczorkiem. W czasie rozmowy mówiłem coś na temat Franka. Wtedy Wieczorek powiedział mi, że nie mam racji twierdząc, że Franek jest niedojdą. Ponieważ Franek strzelał do Wojtka Kiełbińskiego. Więcej na ten temat nie mówił, a ja go nie pytałem. Po aresztowaniu Rympałka i jego grupy, Franek miał przejąć cały anin. Wtedy rozmawiałem z nim i zapytałem, jak to było z zabójstwem kiełbasy. On wtedy powiedział, że do Kiełbińskiego strzelał Pinokio. Imponowało mu, że Pinokio strzelając stał na ugiętych nogach. Chwalił Pinokia, mówił, że on jest prawdziwym zawodowcem. Mówił też, że automat, z którego strzelał Pinokio, wrzucili do glinek. Glinki to jest taki staw na żbikowie. Chcę dodać, że wieczorek mówił mi, że zabójstwo było dokonane na zlecenie rympałka. I że pieniądze za to dostał Pinokio, a franek nie. On miał dostać w późniejszym okresie. Potem, już rympałek nie krył się z tym zabójstwem. Doszło do rozmowy pomiędzy mną a rympałkiem. Z mojej wiedzy, handlem narkotykami zajmuje się grupa Jerzego wieczorka, pseudonim żaba. W skład tej grupy wchodzą Merincz, ludzie od Krzyśka Muła i od Franka. Żaba bierze narkotyki od Karola i od szwarca. Są to praktycznie wszystkie rodzaje narkotyków. Wiem, że dużą wytwórnię amfetaminy ma korek gdzieś na Mazurach. W okresie od 97 do 9 żaba przywoził do mnie średnio raz w miesiącu. Po 10 tysięcy nowych złotych z handlu narkotykami. Ja przekazywałem te pieniądze parasolowi. Żaba mówił mi, że są to pieniądze z narkotyków. Około czterech lat temu parasol opowiadał mi, że w czasie kiedy był wcześniej aresztowany, siedział wtedy na mokotowie. Był badany przez psychiatrów, ale nie wykryli u niego żadnej choroby. Po wyjściu, poprzez kobietę o imieniu Janka. Jest to siostra Czesława Borowskiego, pseudonim Dzikus, skontaktował się z dr Mioduszewską ze szpitala w Tworkach. I ona dalej załatwiała mu historię choroby i tak pokierowała, że uznano go za schizofrenika. Słowika spotkałem w kilka tygodniu po jego wyjściu z aresztu w ubiegłym roku. Wtedy Pershing wyjeżdżał do Stanów. Zebrał wtedy najważniejszych z grupy. Było to około 30 osób. Spotkanie odbyło się w klubie Gogo, o nazwie Kokomo, którego właścicielem jest Adam, pseudonim łysy. Pershing poinformował nas wtedy, że jeżeli będą jakieś problemy w czasie jego nieobecności, mamy się zwracać do Słowika. Na tym spotkaniu Słowik zachowywał się normalnie. Nie było widać, żeby był chory. Nie poruszał się na wózku ani przy pomocy kul. Z tego co wiem od Starych, to jest raźniaka, który mi to opowiadał, przy rozmowie tej był też parasol. Z tym, że dużo więcej, mówił raźniak. Załatwienie zaświadczeń lekarskich dla słowika, takich, że musiał być zwolniony z aresztu, kosztowało grupę około 600 tysięcy dolarów. Dokładnie raźniak powiedział, że cała sprawa słowika tyle kosztowała. Raźniak mówił, że do zwolnienia słowika były trzy podejścia, i udało się dopiero za trzecim razem. Mówił też, że za drugim razem, kiedy się nie udało, lekarz musiał zwrócić pieniądze, które od nich wziął. Było to 50 lub 150 tysięcy dolarów i podobno były kłopoty z odzyskaniem tych pieniędzy. Z mojej wiedzy to z operacją Słowika miał związek jakiś lekarz, który jest z rodziny Gregora. Gregor pracuje u Skwary jako ochroniarz. Wracając do sprawy broni posiadanej przez grupę, chcę dodać, że widziałem też broń u Chińczyka i Szlacheta. Były to pistolety CZ-75. Broń te kupił Bytniewski. On mówił mi, że grupa nie dostanie pieniędzy z samochodów, które kradli bracia Jasikowie z Mokotowa, ponieważ dali oni już pieniądze na broń. Bytniewski mówił mi, że kupił trzy pistolety CZ-75, po 1200 dolarów za sztukę. Nie mówił od kogo kupił tę broń. Broń była przechowywana u Chińczyka i u szlacheta. Chińczyk, to jest Sławomir Kociel, mieszka w Pruszkowie. Szlachet zajmuje się głównie oszustwami bankowymi, kredytami. Robi to razem z chłopakiem, który jeździ w tej chwili samochodem Audi A8. Mieszka w komorowie i ma na imię Tomek. Broń u nich widziałem, kiedy okraniali u mnie dom po zabójstwie Pershinga. Widziałem wtedy te pistolety u szlacheta, Chińczyka i u chłopaka, który jest wspólnikiem Petracha. Jeździ oplem frontierą ciemnego koloru, granatowy lub czarny. Wtedy pilnowało mnie kilkanaście osób na trzy zmiany. Każda zmiana miała jedną sztukę broni. Z tym, że codziennie o dziesiątej wieczorem spotykali się wszyscy. Broń ta była zakupiona, kiedy wybuchła wojna pomiędzy Malizną a Pershingiem. Poszło o to, że będzie ze swoją ekipą zabrali samochód jakiemuś żołnierzowi od Malizny, ponieważ był winny jakieś pieniądze. Odnośnie Bysia, to jest Bytniewskiego, wiem, że zajmuje się on handlem narkotykami. Narkotyki rozprowadzał dla niego Pedro, a teraz robią to Petrach i Gruby z Olsztyna. Bysio kupuje narkotyki od żaby i od chłopaków z Mokotowa. Od kamyków, którzy podlegają korkowi. W tej grupie jest też orzeł, mój były ochroniarz. Narkotyki dla Bysia załatwiał też DAX, ale został aresztowany. W grupie Bysia są złodzieje samochodów. Są to bracia Jasikowie oraz ich uczniowie. Mają najnowsze patenty na kradzieże samochodów. Wiem, że ukradli oni samochody Krzysztofa Wicugowskiemu i minister Waniek. Mówił mi to Bysio, któremu oni to opowiadali. Bysio mówił, że uderzyli głową pani Waniek o maskę samochodu. Bysio mówił mi też, że w zeszłym roku bracia jasikowie uciekali przed policją i doszło do strzelaniny. Jeden z ich ekipy został ranny. Policja zabrała rannego do szpitala, a jasiki wykradli go następnego dnia. Oni pierwsi opracowali sposoby kradzieży na koło czy na pukankę. Wiem, żeby się z Brędziakami napadali trzy razy na jakiegoś szklarza na Żbikowie. Podpalali mu warsztat, żeby zmusić go do zapłacenia haraczu. Wiem też, żeby się wysłał w styczniu tego roku chińczyka po haracz od jakiegoś mężczyzny. Chińczyk był wtedy pijany i na środku ulicy w Pruszkowie przystawił temu człowiekowi pistolet do głowy. Został wtedy zatrzymany przez policję, ale zwolniono go po 24 godzinach. Za ukręcenie sprawy chińczyk musiał dać dużą łapówkę. Taką dużą, że musiał sprzedać swoje BMW. Grupa Bysia zajmuje się haraczami. Wymuszają od właścicieli firm, sklepikarzy czy restauratorów na terenie Pruszkowa i okolic aż do Grodziska. Połowę pieniędzy z haraczy Bysio oddaje Pawlikowi. A ten połowę swojego udziału przekazuje starym. Wiem, że na pewno płaci im właściciel restauracji Drewutnia w Brwinowie i restauracji Mistral na trasie Brwinów Pruszków. Ta restauracja Drewutnia to nie jest jej prawdziwa nazwa. Chodzi o restaurację, która jest pierwszą po prawej stronie, na trasie Brwinów-Pruszków za skrętem do Brwinowa. Prostuje. Właściciele tych restauracji nie płacą im, a oni jedynie próbowali wymuszać na nich haracz. Górna granica haraczu to tysiąc dolarów miesięcznie. Tyle płaci im jakaś hurtownia serów w Milanówku. Haraczami zajmują się szlachet, Chińczyk, Schuler i Gonzo. A także Grupa Petracha. Bysio zarejestrowany jest jako pracownik w filmie pana Józefa z Gocławia. Razem robią różne oszustwa. Nie wiem dokładnie jakie, ale dostawałem od nich pieniądze dla grupy. Były to kwoty po kilka tysięcy dolarów. Bysio mówił mi, że pan Józef jest związany z SLD, że ma tam duże znajomości. Wiem, że pan Józio miał być dyrektorem technicznym szpitala w Tworkach. Pan Józef załatwiał nam pobyt w Łańsku w 1996 roku. A w następnym roku załatwiał to Tyszkiewicz. Bogdan Tyszkiewicz trafił do grupy Pruszkowskiej przez Nastka i Krakowiaka. Oni znają go, ponieważ stołują się w Pabie Książęcy, na tyłach domu w centrum, którego oficjalną właścicielką jest konkubina Tyszkiewicza. W 1997 roku. Tyszkiewicz zgłosił się najpierw do bysia, potem do mnie. Prosił o pieniądze na kampanię wyborczą, chciał zostać prezydentem Warszawy. My wtedy powiedzieliśmy mu, że musi nam załatwić lokale na prowadzenie gastronomii. On dał nam kilka propozycji, ale nie skorzystaliśmy z tego. Wiem, że Tyszkiewicz załatwiał pomieszczenia na kantory dla Ludka, Malarza i Klepackiego w przejściach podziemnych przy dworcu centralnym. Wiem, że dostał za to pieniądze, ale nie wiem w jakiej kwocie. Oszustwami, razem z Bysiem i Józefem, zajmuje się także mężczyzna o nazwisku Andrzej Guralczyk. Handlem narkotykami zajmuje się też dla grupy Pruszkowskiej Pawlik. Narkotyki trzymają dla niego Kenis, Andrzej Pęczonek i pasierb Pawlika o imieniu Adam. Kupują narkotyki od parasola albo od żaby. Pawlik ma też dużą grupę Rumunów zajmujących się kradzieżami kieszonkowymi na stadionie dziesięciolecia. Dowodzi nimi zbyszek z Warszawy. Wiem także, że Pawlik zajmuje się haraczami i wykupkami aut. Na tym protokół zakończono o godzinie 15.30. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 24 czerwca 2000 roku. Odnośnie przestępstw, których dokonałem, wyjaśniam, co następuje. Przestępstw zacząłem dokonywać mniej więcej w 1988 roku. Najpierw chcę opowiedzieć o zabójstwie członków grupy pruszkowskiej, lurka i słonia. Nie znam ich nazwisk. Miało to miejsce w 1990 roku w siestrzeni. Było to w lecie lub późną wiosną. Kiełbiński kupił wtedy samochód, Mercedes-124 koloru nie pamiętam. Od mężczyzny, którego nazwiska ani pseudonimu nie pamiętam. Wiem, że był on później aresztowany do tej sprawy. Był to kolega Golasa, którego rozpoznałem na okazanym mi zdjęciu na fotografii numer 112. Kiełbiński był pośrednikiem i miał komuś ten samochód sprzedać. Kupującemu nie spodobało się wyposażenie samochodu i go nie kupił. Wtedy Kiełbiński chciał zwrócić ten samochód temu koledze Golasa. Tamten się nie zgodził i doszło do kłótni między Kiełbińskim a kolegą Golasa. Do kłótni doszło na zapleczu kompleksu sklepów na Rondzie Wiatraczna. Przy tej kłótni byłem ja i jakiś Rosjanin. On był wraz z tym kolegą Golasa. W efekcie tej kłótni Kiełbiński i kolega Golasa umówili się na spotkanie. Chyba jeszcze tego samego dnia, po południu, w motelu Mak. Przy trasie Warszawa-Katowice, na wysokości się Strzeni. Na spotkanie to pojechało około 40 ludzi, których zwołał kiełbiński. Pamiętam, że byli tam oprócz mnie parasol, Kazik Klymes, Andrzej Ciężczyk, pseudonim Szarak, który zginął w strzelaninie w hotelu George oraz Lulek i słoń. Pamiętam, że był jeszcze chłopak, który został potem zatrzymany ze mną i kiełbińskim. My przyjechaliśmy około 20 samochodami. Ustawiliśmy je na drodze dojazdowej do motelu i wzdłuż szosy Katowickiej. Po chwili przyjechali Golasa i dwóch Rosjan. Jeden z nich był przy kłótni z Kiełbińskim. A potem Gales powiedział, że ten drugi też był Rosjaninem. Przyjechali samochodem Audi 100 koloru ciemnego. Chcieli wjechać na drogę dojazdową do motelu, ale zostali zablokowani naszymi autami. Zablokowani zostali jeszcze na trasie katowickiej w ten sposób, że ich samochód został otoczony naszymi samochodami. Ich samochód został zatrzymany na szosie w kierunku Warszawy. Wtedy do samochodu podbiegli szarak i chyba parasol. Kazali im trzymać ręce na desce rozdzielczej i natychmiast pojechać do lasu za motel. Mówiąc, że tam będziemy rozmawiali. Parasol z szarakiem wsiedli do ich samochodu. Ja wtedy byłem tuż obok tego samochodu. Wszyscy wysiedli z samochodów i otoczyli ich samochód. Oni widząc taki tłum, spanikowali. Mówili, żeby poczekać na Golasa, który już jedzie. Parasol z szarakiem wsiedli na tylne siedzenia, na których siedział już szczupły Rosjanin. Nie pamiętam czy to był ten, który wcześniej był obecny przy kłótni na Grochowie. Oni wzięli go między siebie. Samochodem kierował drugi Rosjanin, krępy w okularach, pucołowaty. Obok kierowcy siedział kolega Golasa. Kiełbiński krzyknął, żeby odblokować trasę katowicką, i do nich, żeby pojechali do lasu za restauracją. Odsunęliśmy samochody, a parasol i szarak wysiedli, ponieważ mieli swoje auta. A do Audi wsiedli lulek i słoń, też na tylne siedzenie. Kiedy samochody ruszyły, Audi zamiast kierować się do lasu, pojechało w stronę Warszawy. Za nimi ruszyło kilka samochodów, między innymi ja Mercedesem. Nie pamiętam, czy ktoś był w moim samochodzie. Jechałem za nimi w odległości stu metrów. Chyba po drodze ktoś mnie wyprzedził, wydaje mi się, że Kiełbiński. Ja jechałem drugim pasem. Ze swojego samochodu widziałem, co się dzieje we wnętrzu Audi. Początkowo widziałem szamotaninę w tym samochodzie. Lulek i słoń rzucili się na kierowcę i pasażera Audi. Trwało to sekundy. Po przejechaniu około 400 metrów otworzyły się tylne lewe drzwi Audi, potem prawe i z samochodu wypadli Lulek i Słoń. Nie jestem pewien, który z nich z której strony wypadł. Audi pojechało dalej. Za nim pojechał chyba Kiełbiński, a ja i inni zatrzymaliśmy swoje samochody. Kiedy wyszedłem z auta, zobaczyłem leżącego na poboczu Słonia. A Lulek stoczył się z nasypu. Obaj mieli dziury po kulach w głowach, Lulek jeszcze oddychał. Parasol trzymał jego głowę i lulek umarł na jego rękach. Potem przy lulku został klimes i parasol. A ja podszedłem do grupki, która stała wokół słonia. W chwilę potem zatrzymała się jakaś lekarka, która powiedziała, że słoń już nie żyje. Ktoś wezwał pogotowie. Nie wiem kto. W międzyczasie dojechał gales, był z nim jeszcze ktoś. Pamiętam dialog, jaki wywiązał się między golasem a kimś z Pruszkowa. Ktoś powiedział do Golasa: Zobaczysz, chuju, co teraz z tobą za ten numer zrobimy. Gales miał wtedy łzy w oczach. Mówił: panowie, co wy robicie, po co to wszystko. Potem ktoś z wyższych z Pruszkowa, kazał zostać na miejscu mnie, Kiełbińskiemu i jeszcze trzeciemu chłopakowi, którego nazwiska ani pseudonimu nie pamiętam, i czekać na policję. My zostaliśmy, a reszta się rozjechała. Potem przyjechali policjanci i wzięli nas na przesłuchanie. W czasie tego przesłuchania ja nie podałem prawdziwej wersji do protokołu. Ale poza protokołem powiedziałem przesłuchującemu mnie policjantowi, jak było naprawdę. Prawdziwej wersji nie podałem do protokołu, ponieważ bałem się, że wyjdę na konfidenta i będę musiał uciekać z pruszkowa. Potem Kiełbasa powiedział mi, że został wezwany na spotkanie z klimasem i parasolem, które odbyło się na podwórku bloku klimasa. Kiełbiński opowiadał mi, że wtedy Klemes zgonił go stoporkiem, chciał go zabić. Mówił, że zrobiliśmy z nich mięso armatnie. Spór załagodził Ali, który wtedy był z Kiełbińskim. Potem na stypie parasol polecił mnie i Kiełbińskiemu wystawić grób dla lulka. I w krótkim czasie położyć na nim głowę tego blondyna, który był wtedy w Audi. W kilka dni po tym zabójstwie o przebiegu zdarzenia opowiadał mi i Kiełbińskiemu Golas. Nie pamiętam, gdzie się spotkaliśmy. On wiedział o przebiegu zdarzenia, od tego blondyna. Mówił nam, że ci w Audi działali w obronie własnej, ponieważ słoń i lulek rzucili się na nich i ich dusili. Jeden z nich dusił łańcuchem lub noczakiem, drugi kijem bejsbolowym. Mówił, że strzelał jego kolega Polak. Wiem, że później ten mężczyzna był aresztowany za tą sprawę, był na Białęce. Z tego, co wiem, do tej pory żyje. Powracając do moich przestępstw, to od 1988 roku zajmowałem się handlem skradzionymi samochodami. Zajmowałem się tym razem z Kiełbińskim. Samochody braliśmy od różnych złodziei. Było wiele tych osób, nie pamiętam ich. Pamiętam jedynie, że samochody te załatwiał Wojtek Kiełbiński. Potem razem je sprzedawaliśmy. Nie pamiętam komu wtedy je sprzedawaliśmy. Z tego co pamiętam, sprzedaliśmy wtedy kilkaset samochodów. Na każdym sprzedanym samochodzie zarabiałem kilkaset dolarów. Potem, było to na początku lat dziewięćdziesiątych, nie pamiętam już przez kogo, nawiązaliśmy kontakt z Robertem Złopusznej. Wtedy braliśmy od niego już zalegalizowane samochody z legalnymi dokumentami. Kilka samochodów wzięliśmy też od nastka. Kilka od mężczyzny o pseudonimie Margaryna. Pamiętam dokładnie jedno auto, które wziąłem od Nastka. Był to brązowy Passat. Pamiętam, ponieważ był to niesprawny samochód. Byłem nim w międzyzdrojach wraz z rodziną. Pamiętam także białego Passata, który był ukradziony jakiemuś Niemcowi. Samochód ten sprzedaliśmy razem z Kiełbińskim mężczyźnie, który mieszkał przy ulicy prowadzącej na Bemowo w kierunku Wojskowej Akademii Technicznej, w domu stojącym na łuku jezdni. Wiem, że potem była afera, bo Niemiec rozpoznał ten samochód na stacji benzynowej i go odzyskał. Nie pamiętam, za jaką kwotę sprzedaliśmy ten samochód. Pamiętam też Mercedesa, którego sprzedaliśmy Schwarzowi. Był to Mercedes 250 Turbo Diesel. Schwarz jeździł nim kilka lat. Wzięliśmy za ten samochód 7 lub tysięcy dolarów. Było to na początku lat 90. Pamiętam też czerwonego Volkswagena Corrado sprzedanego Romanowi Gronkowi. Był to złodziej mieszkaniowy. Nie pamiętam za jaką kwotę sprzedaliśmy ten samochód. Pamiętam też kilkadziesiąt samochodów sprzedanych dla episkopatu. Mnie i Kiełbińskiego poznał z jakimś biskupem z miodowej Janusz Kosiński z Komorowa. Jest to przedsiębiorca budowlany, sponsoruje go wiceminister Haładaj. Odbywało się to w ten sposób. Że kiedy samochód został już skradziony, my wiedzieliśmy o jaki samochód chodzi, jakie ma wyposażenie. Samochód był przerabiany przez ojca Roberta. On przebijał numery, potem rejestrował w urzędzie komunikacji na ochocie lub na woli. My wtedy wiedzieliśmy, że mamy kilka dni na znalezienie kupca. Wtedy udawaliśmy się do Kosińskiego, albo do Kozłowskiego na legię, albo na targówek do komisu. Gdzie wspólnikiem był pilot lotu, znajomy Moniki Wągrowskiej, ówczesnej narzeczonej Wojtka Kiełbińskiego, albo do domu na Bemowie, o którym już mówiłem. Tam informowaliśmy, jaki mamy samochód do sprzedania. Potem czekaliśmy na kupca. Sprzedażą bezpośrednią i nagananie kupców zajmowali się ci ludzie, których wymieniłem. My braliśmy pieniądze. Najwięcej samochodów sprzedaliśmy za pośrednictwem Kosińskiego. Było to kilkadziesiąt samochodów różnych marek. Były to zachodnie samochody. Kosiński sprzedawał samochody księżom i wszystkim znajomym z Komorowa. Trwało to do 1994 roku. Potem zaczęły się ostrzejsze kontrole samochodów, a ja zostałem aresztowany we wrześniu 1994 roku. Przypominam sobie jeszcze, że sprzedaliśmy Jerzemu Wieczorkowi Mercedesa SL Cabrio koloru czarnego. Żaba jeździł tym samochodem, teraz już go nie posiada. Po wyjściu z aresztu w czerwcu 1995 roku była już wtedy grupa Kiełbasy i Rympałka. Chcę dodać, że w czasie kiedy handlowaliśmy samochodami, byliśmy z Kiełbasą w grupie Pershinga. Pershing zarządził, że trzeba wszystko opodatkować. Zarządził, że trzeba zbierać haracze z agencji towarzyskich, kantorów, restauracji, komisów samochodowych, kurtowni. Zasada była taka, że każdy z członków grupy miał coś przynieść. A pieniądze miały być przekazane do wspólnej kasy. Ja osobiście brałem pieniądze od właścicieli restauracji Bambola i Falcon w Alejach Jerozolimskich. Z dyskoteki Trend, ze sklepu na Ochocie, nie znam adresu, ale trafię tam jak trzeba. Z dyskoteki Olszynka Grochowska. Daty dokładnie nie pamiętam, było to na początku lat dziewięćdziesiątych. Wraz z Żabą, Kiełbińskim i chyba Żydem pojechaliśmy do hotelu Warszawa z jednym z właścicieli kantoru o imieniu Czarek. Żaba znał go wcześniej. Rozmowę zaczął Żaba, a dalej prowadził rozmowę Wojtek Kiełbiński. Powiedzieli Czarkowi, że jest takie zagrożenie, że wchodzą Rosjanie z haraczami i że nasza grupa może temu zapobiec. A oni w zamian za to będą płacić nam po tysiąc dolarów miesięcznie. Powiedzieli im, że pieniądze będą przeznaczone na nasze koszty. To znaczy na broń, na amunicję i utrzymanie grupy. Czarek zgodził się na to. Powiedział, że będzie płacił tysiąc dolarów każdego miesiąca. Układ był taki, że my zapewniamy ochronę kantoru. Zostawiliśmy numery pagerów i telefonów. W razie kłopotów miał dzwonić na te numery. Były takie sytuacje, że Czarek do nas dzwonił. Było takich sytuacji kilka. Pamiętam jedną, kiedy w hotelu rozrabiał pijany Wojciech Paradowski. Wtedy przyjechaliśmy z Wojtkiem Kiełbińskim i go zabraliśmy. W czasie pierwszej rozmowy z Czarkiem ani później nikt z nas nie groził mu w żaden sposób. Przedstawiliśmy mu tylko sytuację, jaka wtedy istniała naprawdę. Była to forma zrobienia ciśnienia, żeby się przestraszył. Czarek płacił. Do czasu mojego aresztowania w grudniu 1999 roku cały czas tę samą kwotę, 1000 dolarów miesięcznie. Pieniądze początkowo odbierał Wojtek, a potem ja od jesieni 1995 roku. Z tych pieniędzy 500 dolarów oddawał początkowo Parasolowi, potem Pawlikowi po jego wyjściu z więzienia. Podobnie było z Piotrkiem, właścicielem restauracji Bambola. Było to w 1993 lub 1994 roku. Poznał nas z nim Żaba, znał go wcześniej. Być może poznali nas Junior z Bandziorkiem, dokładnie już nie pamiętam. Pojechaliśmy do niego z Wojtkiem Kiełbińskim, a rozmowa odbywała się w biurze restauracji w Alejach Jerozolimskich. Rozmowę prowadził Wojtek. Tak samo jak przy rozmowie z właścicielem kantorów w hotelu Warszawa, Wojtek powiedział mu o Rosjanach. Którzy będą od niego ściągać haracz i że my możemy mu zapewnić ochronę przed nimi. Niczym innym Wojtek go nie straszył. Za tę ochronę zażądaliśmy tysiąc lub dwa tysiące dolarów, nie pamiętam dokładnie. On się na to zgodził. Ja pieniędzy od Piotrka nigdy nie odbierałem. Na początek robił to Wojtek, potem Rympałek. A po aresztowaniu Rympałka pieniądze zbierał Franek. W czasie kiedy pieniądze zbierali Wojtek i Rympałek. Pieniądze szły do kasy Wojtka, który dawał pieniądze Pershingowi lub Dreszowi. W zależności od tego, komu byliśmy podporządkowani. Rympałek brał wszystko do swojej kasy, nie dzielił się z nikim. Była kiedyś taka sytuacja, że starzy upomnieli się o pieniądze u Rępałka. Spotkanie było umówione w klubie dekadent i wtedy Rympałek zrobił pokaz siły. Przyjechało około stu ludzi, obstawili cały klub. Wtedy starzy zaakceptowali fakt że Rympałek nie dzieli się z nikim. Uznali, że jest dla nich za silny. Było to jesienią 1995 roku. Po aresztowaniu Rympałka dostałem polecenie od Parasola. Było to na klatce schodowej przed jego mieszkaniem. Miałem zebrać pozostałości po grupie Rympałka i żeby zwołali tych z grupy Rympałka, którzy są na wolności. Wtedy na spotkanie, które odbyło się w Koloseum, przyjechali. Adrian, Franek, Grupa Damiana to jest. Damian, Simon, syn Simona z Katowic, Bolo z Grodziska, Żaba i jeszcze jakieś inne osoby, których w tej chwili nie pamiętam. Ja powiedziałem im, że Starzy chcą, abyśmy weszli w lukę, jaka powstała po Rympałku. Powiedziałem im, że każdy ma znaleźć swoje terytorium. Powiedziałem też, że zasady finansowe będą takie, że każdy z nich połowę pieniędzy zatrzymuje dla siebie. Połowę oddaje mnie, a ja z mojej części oddaję starym. Takie były zasady przy haraczach. Starzy zaakceptowali ten pomysł. Akceptowali to słowik, raźniak, parasol i szwarc. Subskrybuj nasz kanał po więcej odcinków z tej serii. Jeśli masz pomysł na fajny odcinek, daj nam o tym znać w komentarzu. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 24 czerwca 2000 roku. Ciąg dalszy. Od tego czasu do momentu mojego aresztowania system ten funkcjonował oraz dalej się rozwijał. Ja nie wiem, od kogo ściągane były haracze, ponieważ nie interesowało mnie to. Kwoty, jakie wpływały, były różne. Od 10 do 40 tysięcy złotych, w zależności od tego, ile udało się zebrać. Ja osobiście z grupą kotlarskiego odbierałem pieniądze ze sklepu na ochocie, z hurtowni butów w Ursusie i z dyskoteki Trend. Trwało to od 95 do 97 roku w przypadku dyskoteki Trend. W przypadku sklepu na Ochocie do 98 roku, a hurtowni też do 98 roku. W przypadku dyskoteki Trend było tak, że właściciel płacił początkowo kiełbasie. Potem przeprowadził remont i po remoncie przestał płacić. Wtedy brędziaki zaczęli wywoływać awantury w uzgodnienie ze mną. Demolowali lokal. I wtedy ten właściciel o imieniu Sławek zadzwonił do mnie z prośbą, żebym coś z tym zrobił. Wtedy pojechałem do niego na rozmowę, wraz z Berezą. Wytłumaczyliśmy mu, że kiedy będzie płacił pieniądze do grupy, to wtedy awantury się skończą. Wtedy on zgodził się płacić tysiąc lub dwa tysiące dolarów miesięcznie. Nie jestem pewien wysokości tej kwoty, ale było to tyle, ile on płacił wcześniej kiełbasie. Pieniądze odbierałem ja, czasem Kotlarski, czasem Bereza. Trwało to do 97 roku, kiedy lokal został ponownie zamknięty. W przypadku sklepu na ochocie było tak, że jego właściciel zadzwonił do kiełbasy i poprosił, żeby chronić jego sklep przed awanturami. Pojechaliśmy do tego sklepu w składzie kiełbasa, ja, szymczak i Pako. Uzgodniliśmy, że będziemy chronić ten sklep za tysiąc dolarów miesięcznie. Z tym, że potem po kilku miesiącach powiedział nam, że taka kwota jest dla niego za duża i płacił po 500 dolarów. W tym przypadku tak się złożyło, że zadzwonił następnego dnia po pierwszym spotkaniu, że ma w sklepie awanturę. Wtedy pojechaliśmy w tym samym składzie i w sklepie zastaliśmy pięciu lumpów, ściągających z wystawy alkohol. Pobiliśmy ich i potem w sklepie był już spokój. Nie sądzę, żeby oni zgłosili gdzieś to pobicie, wyglądali na kryminalistów. Pieniądze z tego sklepu brał wojtek, potem pako, a następnie krótko brędziaki. Pieniądze były brane z tego sklepu od 98 roku, ale nie jestem pewien tej daty. Uściślając, wyjaśniam, że mówiąc brałem pieniądze, mam na myśli to, że uczestniczyłem przy wypłatach, ale nie brałem pieniędzy do ręki. Brali je bądź kiełbasa, bądź brędziaki. Odnośnie hurtowni butów było tak, że do któregoś z brędziaków zadzwonił samochodowy z Ursusa o pseudonimie Cytryn. I powiedział, że jest taka hurtownia w Ursusie, którą naciska misiek z nadarzyna i żąda jakiejś wysokiej kwoty. Wtedy brędziaki pojechały do tej hurtowni i uzgodnili, że właściciel będzie płacił dla grupy Pruszkowskiej 1500 dolarów miesięcznie. Z tym, że cytryn dostawał z tego 500 dolarów, a dla grupy szło 1000 dolarów. Pieniądze odbierał zawsze cytryn z którymś z brędziaków. Pieniądze brane były do 98 roku. W tym miejscu przesłuchanie przerwano o godzinie 16. Po przerwie przesłuchanie wznowiono o godzinie 17. Odnośnie dyskoteki Olszynka Grochowska wyjaśniam, że zaczęło się na początku lat 90. Na rozmowy z właścicielami o nazwisku Białek i z drugim jego wspólnikiem pojechałem ja, Kiełbasa, Jacek Dresz i Pawlik. Powiedzieliśmy im, że wszystkie dyskoteki płacą i oni też muszą. Oni zgodzili się na kwotę, której wysokości nie znam, bo pieniądze odbierał Kiełbasa. Prosili też, żeby zorganizować bramkę, i Pawlik postawił tam słonia i barabasa. Wiem, że płacili oni pieniądze do czasu zamknięcia lokalu, nie pamiętam w którym roku. Chcę dodać, że w 1989 roku zajmowałem się też nielegalnie handlem dewizami. Miałem swoje miejsce pod kantorem na ulicy Bolesława Prusa w Pruszkowie. Przypominam sobie też takie zdarzenie, które miało miejsce w 85 lub 86 roku. Wtedy zgłosił się do kiełbasy mężczyzna o pseudonimie Niemiec lub Czarny, był to jakiś cinkciarz ze śródmieścia. Powiedział mu, że był na przyjęciu u kogoś na Saskiej Kępie, w jakiejś willi z basenem i tam skradziono mu złoty zegarek. On powiedział, że ludzie u których był, są stałymi bywalcami dyskoteki Park. W czasie dyskoteki pokazał nam, to znaczy mnie, bandziorkowi i kiełbasie, dwóch chłopaków i dziewczynę. Wspólnie we trzech wywlekliśmy ich z dyskoteki. Wojtek prowadził jednego z chłopaków, a drugi i dziewczyna szli potulnie za nami w naszym towarzystwie. Kazaliśmy im wsiąść do mojego Fiata 125P. Prostuję, było to w 88 roku. Wojtek kazał nam jechać do Nadarzyna, do barku Karpik, a sam pojechał swoim samochodem. Kiedy dojechaliśmy do tego barku, Wojtek już tam był. Zabraliśmy ich tam po to, żeby ich pobić i zmusić do oddania zegarka. Bandziorek miał ze sobą bejsbola. Ja wywlokłem jednego z tych chłopaków z samochodu i uderzyłem go otwartą dłonią w twarz. On wtedy się przewrócił. Potem, kiedy leżał, dwa razy uderzył go w nogi i ręce bejsbolem, bandziorek. Biliśmy go, bo nie chciał przyznać się, że zabrał zegarek. Wtedy kiełbasa kazał, aby przywiązać go do hakę w samochodzie. Ja wyjąłem linkę holowniczą, bandziorek przytrzymał mu ręce. Ja zawiązałem mu linkę na rękach i przywiązałem ją do hakę w moim samochodzie. Wtedy kiełbiński ruszył. W tym samym czasie dziewczyna zaczęła krzyczeć, że to rzeczywiście oni zabrali zegarek, i krzyczała do tego chłopaka, żeby oddał zegarek. W chwili, kiedy samochód ruszył, ten chłopak stał. I kiedy Kiełbiński wolno ruszył, on się przewrócił i Kiełbiński zatrzymał samochód. Dziewczyna krzyczała, że oddadzą zegarek, i ona wszystko zrobi. Wtedy Kiełbiński odszedł na bok z tą dziewczyną i zmusił ją do seksu oralnego. Widziałem, że on stał, a ona klęczała przed nim. Z tego co wiem, zegarek oddali jeszcze tego samego wieczoru. Ja odwiozłem bandziorka do domu. A Kiełbasa pojechał z tymi ludźmi załatwić sprawę do końca i wtedy oni oddali zegarek. W kilka dni później Czarny postawił nam za to dobrą kolację. Pamiętam także, że w kilka dni po napadzie na ulicy Zamiany, dokonanym przez grupę Rympałka, spotkaliśmy się ja i Żaba z Robertem Bartnikiem, i jeszcze było tam kilku ludzi z grupy Rympałka. Spotkanie odbyło się w restauracji w hotelu, który jest przy Wisłostradzie, jakieś 200 metrów od ulicy Tamka. W pewnej chwili Bartnik poprosił żabę i mnie do toalety. Tam wręczył mi i żabie po 10 tysięcy złotych i powiedział, że są to pieniądze dla nas, od Marka Czarneckiego. Z tego napadu na ulicy Zamiany. Była to taka forma pokazania przez rympałka, że dużo dla niego znaczymy. W okresie po napadzie na ulicy Zamiany, rympałek codziennie rano przyjeżdżał do domu żaby. Ja też wtedy tam przyjeżdżałem. Pewnego dnia, daty nie pamiętam, Żaba w czasie takiego spotkania powiedział, że pieniądz powinien robić pieniądz. W jakiś czas potem rępałek przywiózł na spotkanie, w którym ja też uczestniczyłem, miliard starych złotych. Żaba powiedział, że to będzie nasza skarbonka. Zadzwonił do szwarca i powiedział mu, że ma pieniądze. W jakąś godzinę później przyjechał szwarc i przywiózł kilka paczek wielkości dwóch pudełek po papierosach, tylko cieńszych. Każda z paczek owinięta była w przeźroczystą folię, i każdy pakunek owinięty był dodatkowo beżową taśmą samoprzylepną. Przez folię widać było, że w środku każdej paczki jest beżowy proszek. Żaba rozłożył paczki na stole w kuchni. Ułożył je w dwa stosy. Oceniam, że tych pakunków było co najmniej dziesięć. W rozmowie któryś z nich powiedział, że każda paczka waży ćwierć kilo. Jedną z tych paczek Żaba ze szwarcem otworzyli. Ukruszyli trochę proszku na małą miseczkę. Żaba łyżeczką od herbaty rozgniótł ten proszek, szwarc instruował go, co ma robić. Potem podeszli do okna i pokazali mnie i Rympałkowi, że proszek ten opalizuje w świetle dziennym. Były to maleńkie płatki koloru białego ze srebrnym połyskiem. Potem żaba zgodnie z instrukcjami szwarca wziął odrobinę proszku na łyżeczkę, rozmieszał to z wodą i trzymał nad palnikiem gazowym. Roztwór na łyżeczce wyparował i został tylko biały osad. Wtedy szwarc zachwycał się, że jest to bardzo czysta kokaina. Mówił, że dla niego ma 95% czystości. Potem każdy z nas wziął z miseczki szczyptę proszku i wciągnęliśmy do nosów. Ja nie miałem wątpliwości, że jest to bardzo czysta kokaina. Wiedziałem o tym, ponieważ kilka lat wcześniej używałem kokainy i znałem jej zapach. Szwarc powiedział też że te kokainę można zmieszać z glukozą w stosunku 2 do 1 i wtedy uzyska się 30% więcej towaru. Potem Schwarz zabrał pieniądze i wyszedł. My zaczęliśmy liczyć, ile na tym zarobimy. Potem ta kokaina została rozprowadzona przez grupę, rympałka. Z mojej wiedzy kokainę sprzedawali franek, remek, biały i dzik. Wiem to, ponieważ przy mnie rozliczali się z rympałkiem i żabą w mieszkaniu żaby. Nie potrafię określić, jakimi kwotami obracali. Ta partia narkotyków została sprzedana w czasie mniej więcej miesiąca. Zarobili na tym 120%. Wiem o tym, bo byłem przy rozliczaniu i miałem dostać z tego swoją działkę. Cała kwota miała być podzielona na cztery części. Czwarty miał być ktoś od rępałka, chyba stoki, ale pewny nie jestem. Z tego co wiem, Potem zakupili następną partię od Szwarca za miliard starych złotych. Ja przy zakupie drugiej partii nie byłem obecny. Druga partia została też rozprowadzona przez grupę Rympałka w takim samym czasie. Ja byłem obecny przy zakupie trzeciej partii. Była to taka sama ilość jak za pierwszym razem, też za milion starych złotych. Transakcja też odbyła się w mieszkaniu Żaby. Przy samej transakcji nie byłem. Bo kiedy przyjechałem do Żaby, kokaina już tam była. W mieszkaniu był Żaba i Rympałek. Po kilku minutach od mojego przyjścia do mieszkania przyszedł Remek i zabrał cały towar. Żaba wtedy powiedział mi, że po sprzedaży podzielimy się pieniędzmi. Potem nastąpiły aresztowania grupy Rympałka i ja nic z tych pieniędzy nie dostawałem. Nadto wiem o tym, że Stoki, Pinokio i Rympałek dali Żabie pieniądze na otwarcie pralni chemicznej. Pieniądze te pochodziły z napadu na ulicy Zamiany. Nie wiem, jaka to była kwota. Wiem o tym, bo byłem przy rozmowie na ten temat w mieszkaniu Żaby. W rozmowie tej uczestniczyli Żaba, Rympałek i Stoki. Było to jakiś czas po napadzie na ulicy Zamiany, nie potrafię powiedzieć kiedy dokładnie. Żaba miał załatwić maszyny i pomieszczenie, a pralnie miała prowadzić żona Żaby. Żaba nie wniósł do pralni żadnego udziału finansowego. Doszło do otwarcia tej pralni. Pralnia znajduje się na ulicy Wolskiej, obok budynku Fontona i działa po dziś dzień. Na tym protokół zakończono około godziny dwudziestej. Po przeczytaniu protokołu chcę sprostować, że mówiąc o tym, że minister Haładaj sponsoruje Kosińskiego, miałem na myśli to, że pomaga mu po koleżeńsku w różnych sprawach. Mówiąc, że pojechaliśmy do sklepu na ochocie z Szymczakiem, miałem na myśli Krzysztofa Szymczaka. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 25 czerwca 2000 roku. W uzupełnieniu swoich wyjaśnień, dotyczących posiadania przez Grupę broni palnej, przypomniałem sobie, że w roku 93 lub 94 uczestniczyłem w zakupie dwóch sztuk. Prostuję trzech sztuk broni palnej. Wtedy Kiełbiński zarządził zbiórkę pieniędzy na zakup broni. Na tę broń składałem się ja, Kiełbiński. Pawlik, Pako, Żyd i Krzysiek Krzymczak. Z tym, że Pako i Żyd dali wspólnie jedną działkę, a my pozostali płaciliśmy porówno. Nie pamiętam dokładnie, po ile daliśmy, było to na pewno po kilkaset dolarów. Broń zakupił kiełbiński poprzez swoje kontakty. Zakupił wtedy sztucer z celownikiem optycznym Menliser, strzelbę samopowtarzalną Remington i pistolet maszynowy Uzi, który Krzysiek Krzymczak przywiózł ze Szwajcarii. Raz byłem obecny przy zakupie broni. Było to w roku 93 lub 94. Chodzi o którąś z tych sztuk broni, które wymieniłem. Wtedy pojechaliśmy z Kiełbińskim do Ożarowa do mężczyzny o pseudonimie Rudy. Miał warsztat rusznikarski na Woli w okolicy ulicy Wolskiej, jestem w stanie wskazać to miejsce. Wiem też w jakiej okolicy ma dom w Ożarowie. Nie wiem, czy potrafię tam trafić, ponieważ byłem tam tylko raz, wieczorem. Pojechaliśmy do tego mężczyzny razem z Kiełbińskim. W domu, w bardzo małej kuchni, praktycznie całą powierzchnię kuchni zajmował stolik. Do domu wchodzi się po schodkach przylegających do muru, po prawej stronie od wejścia jest kuchnia. Kiedy my przyszliśmy do niego, mężczyzna gdzieś wyszedł i wrócił po chwili. Przyniósł strzelbę albo sztucer, nie pamiętam dokładnie co to było. Kiełbiński zapłacił mu i wyszliśmy. Broń zabrał Kiełbiński i ją schował. Tą broń, z tego co wiem, zabrał Oława po śmierci Kiełbińskiego. Byłem także obecny, nie pamiętam w którym roku, przy zakupie przez Kiełbińskiego rewolweru Magnum dużego kalibru. Broń załatwiał Jacek Dresz. Kiełbiński kupił ją od niego. Amunicję do tego rewolweru załatwił Kiełbińskiemu Kozłowski z Legi. Szymczak zakupił mu znacznik laserowy, a lunetkę załatwił Kozłowski. Przypominam sobie także sytuację, jaka miała miejsce w biurze Paradowskiego. Było to w czasie, kiedy przewalaliśmy tira. Wtedy siedzieliśmy w biurze Paradowskiego na Saskiej. Byłem tam ja, Kiełbiński, Jacek Dresz, Słowik, Raźniak, wleciał Paradowski i jeszcze ktoś kogo nie pamiętam. Wtedy Kiełbiński zaczął bawić się pistoletem lub rewolwerem, nie pamiętam dokładnie. Rozładował broń i celował po kolei, w moje kolano, potem w dresza i naciskał spust. Potem załadował broń, zagadał się i oddał przypadkowy strzał. Pocisk uderzył w podłogę obok mojej nogi, odbił się od podłogi, potem uderzył w ścianę, potem w drugą ścianę obok mojej głowy, uderzył w inną ścianę i spadł obok raźniaka. Wtedy była oto awantura. Dresz z raźniakiem wyzywali Kiełbińskiego. Wiem także o wymuszeniach. Dokonywanych na terenie ochoty przez grupę mięśniaka. W jej skład wchodzą mięśniak, orzeł, karaś i sproket. Nie wiem dokładnie z kogo ściągali haracze. Nie interesowało mnie to. Ja z ich haraczy dostawałem połowę kwoty, z której połowę oddawałem Pawlikowi i parasolowi. Trwało to od czasu, kiedy Damian Kotlarski został aresztowany za wymuszenie rozbójnicze na sołtysie, który przerabiał samochody. Do tej sprawy aresztowany był też wariat z Ożarowa, miał on też pseudonim piekarz. Haracze te przynosili mi do czasu mojego aresztowania. Były to różne kwoty, zawsze kilkadziesiąt milionów starych złotych, były to różne sumy. Ja bezpośrednio nie brałem udziału w tych wymuszeniach. Z jednym wyjątkiem, kiedy zgłosił się do mnie właściciel jakiejś cukierni. Powiedział, że chce płacić za bezpieczeństwo. Nie pamiętam jaką kwotę z nim uzgodniłem. Było to kilkaset dolarów. Nie wiem w jaki sposób mięśniaki wymuszali haracze, nie mówili mi o tym. Oni dostawali ode mnie po 500 dolarów miesięcznie. Pieniądze otrzymywałem także od grupy, którą kierował Franek. Ta grupa działała na terenie Anina. Działali od Pragi Południe do Radości. Haracze zbierali z agencji towarzyskich oraz mieli też kilka restauracji. Trwało to od tego zebrania w Koloseum po aresztowaniu Rympałka do grudnia ubiegłego roku. Franek zajmował się też razem z Dupczykiem handlem narkotykami. Narkotyki i dilerów organizował Dupczyk. Narkotyki kupował od kogoś z Mokotowa. Szczegółów tych wymuszeń nie znam, dostawałem z tego pieniądze. Wiem tylko, że grupa Franka działała brutalnie. Od wiosny 99 roku Franek zajął się automatami, a haracze komuś przekazał. Pieniądze otrzymywałem także z wykupek aut. Dla mnie i starych pracowała grupa złodziei samochodowych, którą kierował Suchy. Suchy miał kilku ludzi. Kiedy ukradli samochód, zgłaszali o tym mi, Bysiowi, Pawlikowi i Peczonkowi. Kiedy właściciel ukradzionego samochodu skontaktował się z kimś z Pruszkowa, wtedy proponowano wykupienie samochodu. Ceny były różne, w zależności od wartości samochodu. Właściciel płacił temu, do kogo dzwonił. Potem samochód był zwracany, podstawiano go w jakieś miejsce, o którym informowano właściciela. Pieniądze pochodzące z wykupki dzielone były pomiędzy złodziej i tego, który prowadził wykupienie. Z tym, że z kwoty, jaką dostawali złodzieje, dzielone były na równe części. W zależności od tego, ilu ich było, i mnie. Ze swojej części połowę oddawałem Pawlikowi dla grupy. Nie jestem w stanie określić, ile samochodów tak zostało wykupionych, było tego dużo. Przed grupą Suchego pracowała dla mnie grupa Radka Zeżbikowa, Łysego Spruszkowa, Gęka Zeżbikowa i grupa Petracha Spruszkowa. Wtedy pieniądze oddawałem Parasolowi. Miałem też zyski z handlu narkotykami, jaki prowadziła grupa Bysia w Pruszkowie. Wtedy dilerami byli Pedro i Petracha. Było to w latach 96-97. Wtedy dostawałem po kilka tysięcy dolarów miesięcznie, z tego połowę oddawałem parasolowi. Nie wiem dokładnie, skąd by się obrał narkotyki. Wydaje mi się, że wtedy brali od grupy korka. Teraz wiem na pewno, że zaopatruje ich żaba. Wracając do tirów z przemytem, to przypominam sobie, że dwa tiry z papierosami Prince należały do barańskiego pseudonim Baranina. Nie pamiętam, w jaki sposób zabraliśmy te tiry. Na pewno nie było tam użycia przemocy. Było to na początku lat dziewięćdziesiątych. Przestępstwa, które do tej pory wymieniłem, są wszystkimi przestępstwami, jakich dokonałem i o jakich pamiętam. Wymieniłem je zgodnie z tym, co pamiętam i nie zataiłem żadnego. Niczego więcej nie jestem w stanie sobie przypomnieć w chwili obecnej. Ja byłem znaną osobą w mieście i wiem, że wiele osób, których nie znałem, i nie miałem z nimi żadnego kontaktu dokonując przestępstw, twierdziło, że działają w moim imieniu. Ja nie miałem z nimi nic wspólnego. Przypominam sobie jeszcze, w jaki sposób wspólnie ze sznytem oszukaliśmy braci kłopotowskich. Było to w 96 lub siódmym roku. Skontaktował się wtedy ze mną ich wspólnik, Cytrynowski. I zapytał się, czy jestem w stanie spowodować zwrot pieniędzy przez Kłopotowskich, które on zainwestował, a których Kłopotowscy nie chcą zwrócić. Powiedział też, że Kłopotowski straszy go jakimś sznytem. Ja wiedziałem, o kogo chodzi i zadzwoniłem do sznyta. Umówiliśmy się na spotkanie, na którym postanowiliśmy oszukać Kłopotowskiego. Na tym spotkaniu obecny był także kręcony, przyjechał ze sznytem. Ustaliliśmy, że sznyt podpisze jakieś pismo, którego treści nie pamiętam. Wiem, że satysfakcjonowało to Kłopotowskiego. W kilka dni później umówiliśmy się na spotkanie przy stadionie skry. Kiedy ja tam przyjechałem, sznyt i kręcony czekali na mnie. Podeszli do mojego samochodu. Ja otworzyłem bagażnik i udawałem, że steczki wypismo, które faktycznie miał sznyt. Po chwili sznyt odszedł i po kilku minutach wrócił z foliową torbą, w której było 4 miliardy starych złotych. Ja z tych pieniędzy otrzymałem od sznyta. Miliard dwieście tysięcy starych złotych. Resztę sznyt zabrał dla siebie. Na tym protokół zakończono o godzinie 11:45. Subskrybuj nasz kanał po więcej odcinków z tej serii. Jeśli masz pomysł na fajny odcinek, daj nam o tym znać w komentarzu. W tym odcinku, masa zeznaje na temat listy kontaktów ze swojego telefonu. Będziemy pomijać odczytywanie numerów telefonów, ale umieścimy je jako obraz. Zaczynamy. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 6 lipca 2000 roku. W związku z poprzednio składanymi wyjaśnieniami chcę podać numery telefonów należących do osób związanych z grupą Pruszkowską, które mam zanotowane. Bambolak. Jest to właściciel restauracji Bambola, który płaci haracz grupie. Pieniądze od niego początkowo odbierał Kiełbiński, potem Frankowski. Bartek. Jest to telefon do Bartka Łysego z Mokotowa lub Bartek z Ochoty, złodziej samochodowy, pracujący dla Orła i Mięśniaka. Bereza Bryndziak. Bolo z Grodziska. Po aresztowaniu Rępałka podlegał pode mnie, potem był równorzędno ze mną. Ma własną grupę. Jego teren rozciąga się od Milanówka do Żyrardowa. Mówił mi, że działa na Śląsku z Sandokanem. Wiem też, że w ubiegłym roku była strzelanina w Elblągu. Postrzelali się tam ludzie od Bola z jakimiś miejscowymi. Ściąga też haracze ze Słupska. W ubiegłym roku w czasie wakacji w Gdańsku, w hotelu Grant, byłem obecny przy przekazywaniu przez Bola pieniędzy z dyskoteki w ustce. Była przy tym też dziewczyna Pershinga. Blondynka z Warszawy, z Andrzejewskim z Gdańska. Burzyński, pseudonim Busiek. Jest to członek grupy Brędziaków. Czarek. Pracownik Ery, załatwiał telefony dla grupy. Miał swój punkt sprzedaży na Łopuszańskiej, przy ulicy Jutrzenki, a potem w Markach. Dzikus. Czesław Borowski. Na początku lat dziewięćdziesiątych był w grupie starych. Teraz, po wyjściu z więzienia, odszedł od grupy. Brał udział w napadach na Tiry. Fabian Jest w grupie Zeżbikowa. Jest to grupa Klimasa. Franek Robert Frankowski. Janusz Graf. Jest to człowiek z grupy Pershinga, napadał na Tiry. On przyprowadził do grupy Kapcia, byłego antyterrorystę. Mieszka w Aninie, przy Centrum Zdrowia Dziecka. Ma tam dom bliźniak. Drugą część zajmuje Żaba z Saskiej Kępy. On zajmuje się handlem bronią, mówił mi o tym Wojtek Paradowski. Kiedyś Żaba załatwił niemieckie wizy. Miał jakieś wejście w ambasadzie niemieckiej, był to rok 89. Wtedy doszło do nieporozumienia pomiędzy Żabą, a Parasolem lub Pawlikiem o wizę. Wiem, że wtedy Żaba został pobity przez Parasola, Dzikusa, Pawlika, Lulka, Klimasa, Słonia, Szaraka i Budzika. Po tym pobiciu Żaba zadzwonił do Paradowskiego. I wtedy ja, Kiełbasa i Paradowski, pojechaliśmy na ulicę francuską. I tam na ulicy, na parkingu, Żaba pokazywał nam pistolet z ostrą amunicją. Mówił, że przygotował się na następne pobicie. Mówił do mnie i Kiełbasy, żebyśmy zadzwonili do parasola i innych, żeby zaraz przyjechali do niego, bo czekają na nich żółci żołnierze. I wtedy pokazywał nam naboje. Potem w mojej obecności sprzedawał jakiś pistolet. Jeżeli dobrze pamiętam, było to w okolicach ulicy Meksykańskiej, przy barze Sałatkowym w pobliżu Multipubu. Wtedy Kiełbasa wybierał jedną z kilku sztuk broni. Miał przy sobie kilka pistoletów, owiniętych w szmaty, schowane pod czarną kurtką. Pamiętam też takie zdarzenie z 1993 roku. Wtedy wraz z Kiełbasą spotkaliśmy się z Żabą na ulicy Saskiej, przy wiadukcie na trasę łazienkowską. Żaba wtedy mieszkał gdzieś w pobliżu. Żaba podszedł do naszego samochodu. Przyszedł z dużą reklamówką, w której miał kilka pytard wojskowych. Były to tekturowe szare walce. Kilka zapalników koloru aluminium, długości połowy długopisu. Końcówka była pusta. Oprócz tego miał w reklamówce zwój czarnego kabla. Mówił, że to jest ląd. Oraz około 3-4 kg masy plastycznej koloru szarego, owiniętej w szeleszczący przezroczysty celofan. Żaba mówił, że jest to Semteks. Nie pamiętam, czy Kiełbasa płacił mu za to. Kiełbasa wziął reklamówkę z zawartością i pojechaliśmy w kierunku Ożarowa. Za Ożarowem jest skręt w stronę Pruszkowa, potem przejazd kolejowy, a za nim ogródki działkowe. W pobliżu bramy do ogródków była usypana pryzma piasku. Tam się zatrzymaliśmy. Wcześniej, w czasie jazdy, Kiełbasa dał mi kawałek tej masy plastycznej i kazał mi to ugniatać w dłoniach. Ja robiłem to przez cały czas jazdy. Kiedy się zatrzymaliśmy, kiełbasa odciął kawałek czarnego kabla. Włożył go do końcówki zapalnika i zacisnął ją nożem. Potem tym kawałkiem masy, który ja ugniatałem, oblepił zapalnik. Położył całość na pryzmie piasku, podpalił ląd i odeszliśmy. Z tym, że ja odeszłem wcześniej. Odeszliśmy na odległość 300 metrów wzdłuż torów kolejowych. Ładunek nie eksplodował. Wtedy zaczęliśmy wracać i kiedy podeszliśmy na odległość około 50 metrów, nastąpiła eksplozja. Potem kiełbasa podwiózł mnie do domu na ulicę Kopernika w Pruszkowie. A sam pojechał do siebie. Nie wiem, co się stało później z tym materiałem wybuchowym i zapalnikami, które pozostały. Kilka takich pytard... Dostał kiełbasa od majora Kozłowskiego. Detonowaliśmy je w czasie pasterki, nie pamiętam w którym roku. Wydaje mi się, że był to rok 1993. Wcześniej dwie takie petardy, kiełbasa wrzucił na teren komendy w Pruszkowie. Było to nocą, jak kierowałem samochodem, a kiełbasa rzucił te petardy. Chińczyk. Razem ze szlachetem prowadzi swoją grupę przestępczą. Obaj są adiutantami Bysia. Nazywa się Sławek Kociel. Chyla Artur. Kierowca bysia. Kazik Klimas. Szef grupy żbikowskiej, bezpośredni podwładny parasola. Był w grupie na takiej pozycji jak ja. Kenys. Adiutant Pawlika, były hydraulik. Krakowiak Sławek. Nie znam jego nazwiska, jest w grupie z Nastkiem i mężczyzną o pseudonimie Plak. Polecenia przyjmuje nastek, on kontaktuje się z Raźniakiem. Lelek. To jest szef grupy ze Zgorzelca. Śmiertelny wróg Karingtona. Kręcony Krzysiek. Kiedyś był w grupie Pershinga, potem Sznyta. Karaś z Nowego Dworu. Jest to mój ochroniarz. Lucek. Teraz jest to ważna postać w gangu wołomińskim. Był ochroniarzem cichego wspólnika Henryka Niewiadomskiego. Maciek od Żaby. Jeździ z Żabą, zajmuje się handlem narkotykami dla Żaby. Stasio Marzec. Właściciel kasyna w Gdańsku, w pobliżu hotelu Gdynia. Poznałem go przez Paradowskiego, przy mnie robił tylko legalne interesy. Stefan Pekorski mówił mi, że kiedyś sprowadzał spirytus i papierosy. Matyś. Jacek Matecki. Jest to jeden z bryndziaków. Podobno teraz został porwany przez Bedzia. Mięśniak. Wraz z Orłem ma grupę na Ochocie. Byli moimi ochroniarzami. Haracze z Ochoty, brali na polecenie starych. Pieniądze przekazywali mnie, a ja przekazywałem je parasolowi. Z tych pieniędzy nic nie brałem dla siebie. Ja nie mieszałem się w te haracze, załatwiali to ze starymi. Natek. Jest to jeden z szefów śródmieścia, jelonek i targówek. Ma około 100 osób, głównie kulturystów. Znam niektórych z widzenia. Podlega Podrażniaka i Słowika orzeł. Wydaje mi się, że nazywa się Michał Orliński. Ma brata ciotecznego o imieniu Sylwester, był moim ochroniarzem. Razem z mięśniakiem haraczowali ochotę. Marek Paradowski. Brat Wojciecha Paradowskiego, biznesmen budowlaniec. Ryszard Pawlik. Wszyscy mówią na niego Krzysiek, obecnie jest jednym z trzonu Pruszkowa. Pancernik. Były szef brygady antyterrorystycznej. Ma agencję ochrony, pracują tam policjanci. Parasol. Janusz Parasol, jeden z trzonu grupy pruszkowskiej. W tej chwili najważniejszy w Pruszkowie. Paweł z Piaseczna. Przyjaciel pancernika, przejął po nim interes. Zajmuje się haraczami z maszyn. Pęczonek. Ma na imię Andrzej. Pęczonek to jest jego nazwisko. On jest byłym hokeistą, jest adiutantem parasola i Pawlika, ma swoją grupę nazywaną Małolatami. Pęczonek zajmuje się handlem narkotykami i wymuszeniami, działa na terenie Pruszkowa. Jacek Plak. Jest związany z Nastkiem i Krakowiakiem. Andrzej Kolikowski. Pershing był on do swojej śmierci moim szefem. Wkrótce po zabójstwie Pershinga zostałem tymczasowo aresztowany przed wigilią 1999 roku na ulicy Paryskiej. Starzy Pruszkowscy obchodzili wtedy Śledzika. Skontaktowałem się telefonicznie z Pawlikiem i wówczas też rozmawiałem ze Szwarcem. Szwarc mnie wtedy zapytał, czy chcę z nimi pracować. To znaczy ze starymi z Pruszkowa na takich samych warunkach jak u Pershinga. Albo dzielę się wszystkim po połowie, albo idę wąd z miasta i schodzę im z drogi. Oświadczyłem im, że pasuje mi, abym był z nimi i że szczegóły omówimy po moim powrocie ze świąt Bożego Narodzenia. Powiedziałem Szwarcowi, że Franek dostarczy mu połowę pieniędzy za grudzień, jako że Szwarc chciał, abym zaczął się dzielić pieniędzmi od zaraz. Wówczas Franek nie był jeszcze rozliczany i dlatego przekazałem mu, aby połowę pieniędzy oddał Szwarcowi. Potem kontaktowałem się z Frankiem i on mi powiedział, że przekazał pieniądze w hotelu Holiday Inn w Warszawie Szwarcowi, Słowikowi i Raźniakowi. Presley. Jest to chłopak z Łodzi. On reprezentował w Łodzi interesy Pershinga, prawdopodobnie Pershing jest ojcem dziecka Presleya. Wcześniej był on związany z grupą Oczki. Przeszczep. Jest to pseudonim, nie znam imienia i nazwiska tego mężczyzny. On działa na Ochocie. Należy do grupy Bandziorka, to jest Piotra Kwiatkowskiego. On zajmuje się kradzieżami i przerabianiem kradzionych samochodów. Nie jest bezpośrednio powiązany z grupą Pruszkowską. Ryży. Jest zastępcą Lelka, szefa grupy Zgorzeleckiej. Nie wiem, jakie ma imię i jak się nazywa. Numer telefonu Sankula. To jest członka grupy brędziaka, na imię majacek. Telefon do Sproketa. To jest współpracownika Orła i mięśniaka. Nie wiem, jak nazywa się Sproket na imię na Roman. Są to numery telefonów do szlacheta. Nie wiem jak on się nazywa oraz jak ma na imię. Szlachet prowadzi grupę bojówkarzy Ubysia. Numer telefonu do Stefana Pokorskiego z Ożarowa. Jest on wspólnikiem Wojciecha Paradowskiego. W mojej obecności w 1996 roku, w hotelu Kasprowy w Zakopanem, Słowik groził Pokorskiemu pobiciem, a nawet zastrzeleniem. Chodzi o to, że Parasol coś źle zrobił. Słowik groził Pokorskiemu, że coś mu się stanie, jeżeli nie da Słowikowi dziesięciu tysięcy dolarów. Nie wiem, o co konkretnie chodziło. Wiem od Pokorskiego, że dał te pieniądze Słowikowi. Potwierdził mi też słowik, że dostał te pieniądze. Schuller. Jest to pseudonim mężczyzny o nazwisku Szuławiak. Nie wiem, jakie ma imię, należy on do grupy Szlacheta. Są to numery telefonów do Wojciecha Paradowskiego. Numery telefonów Władysława Wagnera. Który był prezesem firmy Italmarka. Nie ma on związku z grupami przestępczymi. Właściciel dyskoteki Trend w Warszawie. Od niego pobieraliśmy haracz. Ale faktycznie to chroniliśmy jego dyskotekę. Interweniowaliśmy w razie jakiego zagrożenia. Tam brędziaki zrobiły burdę i on płacił od tego czasu. Wcześniej płacił kiełbasie. Są to numery telefonów do żaby spruszkowa. To jest jerzego wieczorka. Zajmuje się narkotykami, wymuszeniami od pomocy drogowych. I ma grupę oszustów, którzy wyłudzają towary ze sklepy. Telefon do Zygmunta Raźniaka. On jest głównym szefem grupy Pruszkowskiej. Ja posługiwałem się w ostatnim okresie przed moim aresztowaniem telefonami komórkowymi o numerach: 602-212-555, 601-232-555, 606-333-555. Kody PIN, do każdego z nich to 9999. W dalszym ciągu przesłuchania okazano podejrzanemu tom czwarty, zawierający tablice ze zdjęciami od 1 do 245. Podejrzany w ciągu wyjaśnia. Przesłuchanie przerwano o godzinie 15. Przesłuchanie wznowiono o godzinie 16.40. W dalszym ciągu chcę opowiedzieć o zajściu, jakie miało miejsce w styczniu 1992 roku. Daty dokładnie nie pamiętam, ale w ciągu dnia spotkałem się z Kiełbińskim, który powiedział mi, że wieczorem pojedziemy rozwalić klub, park. Powiedział mi, że pobito tam, lub nie wpuszczono do klubu zbynka, to znaczy Zbigniewa Wieczorka. Kiełbiński mówił mi, że zbynka potraktowali źle bramkarze z parku, a szczególnie Czaja. Jest to pseudonim, nazwiska jego nie znam. Nie pamiętam już dokładnie, ponieważ było to 10 lat temu. W każdym razie, w godzinach wieczornych spotkaliśmy się pod klubem Park. Ja przyjechałem tam Mercedesem Kiełbińskiego wraz z nim. Nie pamiętam, czy jeszcze ktoś z nami jechał. W pobliżu klubu było już dużo osób z Pruszkowa. Pamiętam Słowika, Raźniaka, Zbynka, Dresza Jacka i Czarka. Byli też bęklarze. W sumie oceniam, że było tam około siedemdziesięciu osób z Pruszkowa. Przypominam sobie, że był tam jeszcze partyzant. Samochody zostawiliśmy pod klubem Stodoła i wszyscy poszli pod klub Park. Z tego co widziałem, około 15 osób miało pistolety. Reszta miała kije bejsbolowe, rurki, łańcuchy. Na przykład Słowik miał pistolet i gryfy od sztangielki do podnoszenia ciężarów. Z tego co widziałem później, broń palną to znaczy pistolet, mieli też raźniak, kiełbiński, zbynek, szczawik od zbynka. Innych nie pamiętam. Podeszliśmy do drzwi wejściowych do klubu park. Drzwi otworzył czaja i drugi mężczyzna. Blondyn o kręconych włosach, nie pamiętam jego imienia. Do drzwi podeszli zbynek, słowik, szczawik i kiełbiński. Złapali za ubranie czaje i wyciągnęli go za drzwi. On się wyrwał i chciał uciec przez płotek zabezpieczający wejście do parku. Nie udało mu się to, bo z płotka ściągnęli go Kiełbasa i Zbynek, a Słowik w tym czasie uderzył go kilka razy. Potem Czaja wyrwał się im i uciekł dookoła budynku. Widziałem jak potem wbiegł tylnym wejściem do klubu. Po chwili wyszedł z pistoletem maszynowym, ubrany w kamizelkę kuloodporną. Była to kamizelka sięgająca mu do połowy bioder, z wysokim kołnierzem zasłaniającym szyję. Z pistoletu maszynowego wystrzelił serię w górę i wtedy pistolet się zaciął. Kiedy zobaczyliśmy czaje wychodzącego z pistoletem maszynowym, uciekliśmy na odległość około 20 metrów. Czaja wychodząc, coś krzyknął. Było to coś obraźliwego. I wystrzelił w powietrze. Wtedy pierwszy wyjął broń kiełbasa i zaczął strzelać w kierunku czai. A po nim broń wyjęli słowik, raźniak, z tym, że raźniak strzelał później, zbynek, szczawik i jakiś chłopak, którego nie znam. Wszyscy strzelali w kierunku czai, on wtedy zaczął uciekać w kierunku drzwi na zaplecze parku. Po drodze się potykał, było to moim zdaniem spowodowane trafieniem go pociskami. Udało mu się wbiec do budynku. W tym czasie, kiedy część ludzi strzelała do czai, druga część zaczęła uciekać. Uciekając z tego miejsca. Przemieściliśmy się tak, że znowu znaleźliśmy się przed głównym wejściem do klubu. Wtedy raźniak, który nie wystrzelił całego magazynka, widząc stojących w drzwiach klubu bramkarzy, podszedł na odległość około 10 metrów od drzwi oszklonych i zaczął strzelać w kierunku stojących za zamkniętymi drzwiami bramkarzy. Podziurawił drzwi, ale nikogo nie trafił. Potem wszyscy uciekliśmy w stronę stodoły, do samochodów. I odjechaliśmy. Potem czytałem w gazetach o tej strzelaninie i stąd wiem, że były postrzelone samochody stojące przy klubie. W 1997 roku, kiedy wraz ze Zbyszkiem byliśmy nad morzem w Międzyzdrojach, przy alkoholu Zbynek chwalił się, że potem wywiózł czaje i strzelił mu między oczy. Mówił też, że nie opłacało mu się go okradać, bo mieszkanie Zbynka zostało okradzione. I zrobili to Czaja, kuzyn i Lewis. Z tego co wiem, Kuzyn został wywieziony do lasu i połamany baseballem, ale Wisa nie udało się wywieźć do lasu, bo im się wyrwał. Pobity też został Radzyk, bo kiedyś pomógł Lewisowi w pobiciu zbynka. Pamiętam też odnośnie działalności grupy zbynka, że w połowie lat dziewięćdziesiątych zbynek ze swoimi ludźmi, to jest Adamem, Michałem, Darkiem, Pryszczatym i innymi, nazywanymi ogólnie kulturystami od zbynka, chcieli ułożyć się o coś z Bartkiem Łysym. Ale nie wiem o co chodziło. Bartek nie chciał się zgodzić. Wtedy słyszałem, że zbynkowi ludzie połamali chłopaka z grupy Bartka. Doznał on ciężkich obrażeń. W odwecie ludzie Bartka łysego zabili na siłowni, nie wiem gdzie mieści się ta siłownia, Adama z grupy zbynka. O tym mówiło się na mieście. Żalił mi się też zbynek. O tym mówiło się na mieście, że w czasie gdy Adam ćwiczył leżąc na ławeczce, ktoś udawał, że ćwiczy obok niego. W pewnym momencie. Ten ćwiczący obok Adama złapał go za ręce, a w tym czasie podbiegł ktoś inny i uderzył Adama w głowę sztangą. Adam zmarł w szpitalu po kilku dniach, nie odzyskawszy przytomności. Zbynek mówił mi, że zamach na Adama był odwetem Bartka i że główne skrzypce grał diabeł z grupy Bartka. Z tego co wiem, diabeł swego czasu był ochroniarzem w dyskotece Grand Zero. Po jakimś czasie od zabójstwa Adama, słyszałem od Bartka Łysego, że ludzie z bynka, to jest chłopak o imieniu Darek i drugi, którego nie znam, ale chodził w parze z Darkiem, próbowali zastrzelić Bartka. Bartek mówił mi, że oni strzelali do niego z za płotu. Oddali strzały po pełnych magazynkach. Nie udało im się trafić Bartka, bo byli wystraszeni i strzelali na oślep. Uzupełnieniu swoich wyjaśnień odnośnie zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing, chcę powiedzieć, że dziewczyna, która była z Pershingiem w Zakopanem w dniu jego zabójstwa, była wcześniej znajomą Słowika i Raźniaka. Przed Pershingiem z tą dziewczyną sypiał Słowik. I on też poznał ją z Pershingiem. O tym po zabójstwie Pershinga dowiedziałem się od Bedia, który ustalił to w ramach prowadzonego przez siebie śledztwa. Nadto, potwierdził mi to po śmierci Pershinga, Wojciech Paradowski. Słowik był bardzo dobrym znajomym Pershinga. Pershing był jedynym. Prostuje, słowik był. Jedynym, któremu Pershing pozwalał się bezkarnie wyprowadzać z równowagi. Po zwolnieniu słowika z aresztu, było to w pierwszej połowie 1999 roku, zbliżył się on do Pershinga. Moim zdaniem, słowik omotał Pershinga. Ja i Bedio znaliśmy metody, jakimi działa słowik, i podejrzewaliśmy, że słowik jest szpiclem raźniaka. Ale baliśmy się o tym powiedzieć Pershingowi, bo nie wiedzieliśmy, jak on na to zareaguje. Doszło do tego, że Pershing dał mi propozycję nie do odrzucenia, abyśmy ja i on dawali słowikowi po dwa i pół tysiąca dolarów miesięcznie. Ja musiałem się na to zgodzić, bo wiedziałem, że Perszyn już tak postanowił. A swoją odmową jedynie bym go tylko rozdrażnił. Nie wiem, czy Pershing przeprowadził taką rozmowę z Bedziem. Ja nie pytałem o to ani Bedzia, ani Pershinga. W dniu wyjazdu Pershinga do zakopanego byłem z nim umówiony na spotkanie na stacji benzynowej za Piotrkowem Trybunalskim na trasie katowickiej. Na tej stacji był McDonald's. Na to spotkanie pojechałem swoim samochodem wraz z Wojciechem Paradowskim. Po przyjeździe na stację benzynową. Byli już tam Jędrek, kierowca Paradowskiego i jakieś dwie dziewczyny. Oni przyjechali samochodem Paradowskiego, marki Volvo. Nadto przy innym stoliku siedzieli Presley i dwa jego koledzy z łodzi, którzy też byli umówieni z Pershingiem. Po jakimś czasie, na stację przyjechał Pershing. On wszedł do McDonalda sam. Paradowski w McDonaldzie siedział przy stoliku, wraz ze swoim kierowcą i tymi dwoma dziewczynami. Ja zaś siedziałem przy stoliku z Presliem i jego kolegami z Łodzi. Obok przy moim stoliku siedzieli moi ochroniarze. To jest Mięśniak i Orzeł i był może Karaś, ale tego dokładnie nie pamiętam. Oni przyjechali innymi samochodami. Pershing po wejściu najpierw przywitał się z Paradowskim, a potem podszedł do stolika, gdzie ja siedziałem z Presliem i jego kolegami. Pershing przysiadł się do naszego stolika. Rozpoczęła się rozmowa na temat pobierania haraczy z automatów do gry z terenu łodzi. Rozmowę prowadził Pershing i jeden z tych mężczyzn, których przywiózł Presley. Była mowa o tym, aby wyeliminować ludzi Malizny z terenu łodzi. Pershing zaproponował, aby ci Łodzi przyłączyli się do jego grupy. On zgodził się na to i powiedział nadto, że jeżeli przyłączą się do Pershinga, to za nimi pójdą też ludzie z łodzi, którzy pracują dla Malizny. Andrzej był z tego bardzo zadowolony. Zagwarantował im bezpieczeństwo, mówiąc, że malizna nic im nie zrobi. Rozmowa ta trwała około godziny. Ja niewiele się odzywałem. Po tej rozmowie, Pershing podszedł do stolika, przy którym siedzieli chłopaki z Katowic, którzy przyjechali w międzyczasie. Tych chłopaków z Katowic było pięciu lub sześciu. Znałem jednego z widzenia. Wcześniej był on rywalem Simona w Katowicach. Nie wiedziałem o tym, że w McDonaldzie Pershing umówił się też z chłopakami z Katowic. Wiedziałem tylko o spotkaniu Presleya i jego kolegów z Łodzi. Ja nie uczestniczyłem w rozmowie Pershinga z tymi z Katowic. Pożegnałem się i wraz z Paradowskim i jego dwoma dziewczynami odjechaliśmy moim samochodem. Nie pamiętam, czy na tym spotkaniu, czy w tym dniu przez telefon Pershing powiedział mi, że jedzie do Zakopanego. On mi nie mówił, z kim jedzie. Pershing pojechał do Zakopanego bez żadnej ochrony, pojechał tylko z dziewczyną. Ja nie znałem tej dziewczyny. Bedio powiedział mi po śmierci, Andrzeja w Zakopanem, że dziewczyna cały czas kontaktowała się telefonicznie ze Słowikiem i Raźniakiem. Bedzio był tego pewien. Coś sobie przypominam, że Bedio mówił mi, że ta dziewczyna przed nim przyznała się do kontaktów ze Słowikiem. Nic więcej Bedio nie mówił na temat tej dziewczyny. Jestem przekonany, że słowik przyłączył się do Pershinga po wyjściu z aresztu, bo tak ustalili z raźniakiem. Chodziło o to, żeby rozpoznać się w interesach Pershinga i go zlikwidować. To swoje przekonanie opieram, na zachowaniu słowika i raźniaka po śmierci Pershinga, kiedy to zaczęli przejmować interesy Andrzeja. Jak też na, wypowiedziach Bedzia i mięśniaka. Mięśniak przekazał mi, że będzie był wezwany na rozmowę do Raźniaka i Słowika, którzy powiedzieli, że albo przyłączy się do nich, albo ma uciekać z miasta. Powiedzieli mu też, że na ich polecenie został zastrzelony Pershing. Na tym protokół zakończono, dnia 6 lipca 2000 roku o godzinie 19. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego, z dnia 7 lipca 2000 roku. Odnosząc się do samochodów, które pochodziły z kradzieży a sprzedawałem je wraz z Kiełbińskim od połowy 92. do połowy 94. roku, chcę wyjaśnić, że nie jestem w stanie dokładniej podać liczby tych pojazdów. Mogę jedynie podać szacunkowo, że sprzedaliśmy około 300 samochodów. W dniu wczorajszym podałem, że zaczęliśmy brać od Roberta od połowy 1991 roku, jednakże nie jest to prawdą i chcę to sprostować. Samochody braliśmy od Roberta z Łopuszańskiej. Od połowy 1992 roku, ponieważ w 1991 roku, w jego drugiej połowie, od września do grudnia, byłem tymczasowo aresztowany. System sprzedaży samochodów polegał na tym, że cena samochodu zależała od jego marki, rocznika i wyposażenia. Cena ustalona była przez Roberta. Otrzymywaliśmy już samochód zalegalizowany. Wyposażone w dokumenty wydane przez Wydział Komunikacji, i dalej po znalezieniu nabywcy, sprzedawaliśmy mu samochód po cenie ustalonej przez Roberta, powiększonej o prowizję dla nas. W dniu wczorajszym, mówiąc, że średnio otrzymaliśmy około 4000 dolarów za samochód, miałem na myśli kwotę, po której sprzedawaliśmy samochód, a nie zysk, jaki z tego osiągaliśmy. Z tej średniej kwoty, jaką podałem, Zwracaliśmy Robertowi cenę, jaką on wyznaczał za pojazd, a sami z Kiełbińskim dzieliliśmy się pozostałą kwotą. Oceniam, że średnio zarabialiśmy na sprzedanym samochodzie nie więcej niż 2000 dolarów. Z tym, że ten zarobek też był różny. W zależności od samochodu, jaki sprzedawaliśmy. Natomiast w okresie wcześniejszym. To znaczy od 1988 roku do pierwszej połowy 1991 roku przypadki sprzedaży przeze mnie i kiełbińskiego samochodów pochodzących z kradzieży były sporadyczne. Również nie jestem w stanie podać dokładnie liczby sprzedanych pojazdów. Oceniam, że było ich nie więcej niż 50. Według mnie zarobiłem na tym około 50 tysięcy dolarów. Samochody te pochodziły od różnych złodziej samochodowych, załatwiał je Kiełbiński. Nie jestem w stanie podać szczegółów dotyczących poszczególnych pojazdów. Było tego bardzo dużo. Z tych samochodów jeden, marki Audi 100, koloru czarnego, kupiłem dla siebie od kolegi Roberta. Nie pamiętam jego danych, pisałem z nim umowę kupna-sprzedaży. Nie pamiętam jaką kwotę zapłaciłem, samochód ten zarejestrowałem na swoje nazwisko w Pruszkowie. Miałem również zarejestrowane na swoje nazwisko dwa inne samochody pochodzące z kradzieży. Były to Opel Calibra i BMW 320D. Załatwił je dla mnie kiełbiński, nie wiem, od kogo je kupił. Odnosząc się do wyjaśnień dotyczących pobierania haraczy z kantorów w hotelu Warszawa i restauracji Bambola, dodaję, że kiedy przeprowadziliśmy pierwsze rozmowy, mówiąc, że istnieje zagrożenie pobierania haraczy przez Rosjan, nie mówiliśmy w jaki sposób oni będą to robić. Ponieważ w tym środowisku było powszechnie wiadomo, że Rosjanie stosują brutalne metody. Demolują lokale, stosują przemoc fizyczną. Chcę dodać również, że po pewnym okresie ci, którzy nam płacili, wiedzieli już, że nie ma zagrożenia ze strony Rosjan. Mówili przy płaceniu, że pieniądze za ochronę są na pączki dla chłopaków. W przypadku jakiś awantur nie wzywano policji, tylko nas. Takie interwencje przeprowadzaliśmy kilka razy w tygodniu. Polegało to na tym, że jeżeli ktoś awanturował się w lokalu, przyjeżdżaliśmy i go wyprowadzaliśmy. Były czasami przypadki użycia przemocy, uderzenia kogoś, jednakże nie w mojej obecności. Przeważnie wystarczało, że przyjechaliśmy i wystraszyliśmy kogoś. Osoby, które płaciły nam za ochronę, po jakimś czasie były nawet z tego zadowolone. Przynajmniej tak, jak to oceniam. Mogli się wtedy powoływać na kontakty z Pruszkowem, zawsze w przypadku awantur mogli liczyć na naszą interwencję. Poza tym kwoty, jakie pobieraliśmy, nie były dla nich zbyt wielkie. Nawiązywał się między nami kontakt koleżeński. Ja na przykład do tej pory utrzymywałem normalne kontakty z Czarkiem, Bambolakiem czy Sławkiem z Strędu. Ja wraz z Kiełbasą, a potem już sam, domagając się płacenia za ochronę, nie stosowaliśmy żadnych brutalnych metod. Uważaliśmy, że wystarczy w sposób spokojny, bez gruźb, przekonać kogoś do konieczności płacenia. Jeżeli mówiliśmy o jakimś faktycznym lub zmyślonym zagrożeniu, zawsze twierdziliśmy, że zagrożenie takie istnieje ze strony innych osób, a nie nas. Natomiast my za opłatą możemy zapewnić spokój. Pobieraliśmy opłaty za ochronę, ale jeżeli płacący nas wzywał, zawsze byliśmy do jego dyspozycji. Pierwszy miesiąc pobierania opłat za ochronę był jakby sprawdzianem naszej wiarygodności. W tym czasie przekonywaliśmy takiego człowieka, że nasza współpraca jest mu niezbędna. W przypadku Czarka i Sławka nie było stwarzanych żadnych pozornych sytuacji zagrożenia czy awantur. Dali się od razu przekonać. Prostuje: chodzi o Czarka i Bambolaka. Sławek z dyskoteki Trend początkowo nie chciał się zgodzić na płacenie za ochronę. Było to w okresie, kiedy dyskoteka została otwarta po remoncie. Brędziaki byli niezadowoleni z tego, że Sławek nie płaci. Przyszli do mnie z zapytaniem, co mają robić. Ja im wtedy powiedziałem, żeby zrobili ciśnienie Sławkowi, to wtedy zapłaci. Oni wywołali kilka awantur w dyskotece i Sławek zwrócił się do mnie, żeby zaprowadzić porządek. Pojechałem wraz z Berezą na rozmowę z nim i przekonaliśmy go, że jeżeli będzie płacił za ochronę, awantury się skończą. Potem pieniądze odbierał od niego Bereza. Trwało to chyba do 1997 roku, do czasu zamknięcia dyskoteki. Odnośnie mojej współpracy z Pershingiem wyjaśniam. Tuż przed zwolnieniem Pershinga z więzienia w 1998 roku starzy Pruszkowscy zaczęli domagać się ode mnie pieniędzy, które zarobiłem samodzielnie. Układ był taki, że wcześniej zwróciłem się do nich z prośbą, o pozwolenie mi na robienie legalnych interesów, z których nie będę się musiał z nimi dzielić zyskami. Raźniak i reszta wyrazili na to zgodę, mówiąc, że jest to moja sprawa, ponieważ każdy z nich prowadzi takie interesy i nie dzieli się z grupą pieniędzmi. Po pewnym czasie zorientowali się, że zarabiam dość dużo i zaczęli domagać się pieniędzy. Raźniak powiedział, że jeżeli nie podzielę się z nimi, to poinformuję Pershinga, że chce przejąć jego interesy i wyrzucić go z miasta. A wtedy Pershing zrobi to za mnie. Wobec tego, kiedy Pershing został zwolniony, umówiłem się z nim na rozmowę i wytłumaczyłem mu, jak jest naprawdę. Wtedy Pershing powiedział Starym, że przychodzę do jego grupy i mają mi dać święty spokój. Oni przyjęli to do wiadomości i od tej pory podlegałem tylko Pershingowi. Z tym, że nadal dawałem Starym pieniądze z haraczy, które zbierali bolo i franek oraz handlu narkotykami, który prowadził Żaba. Połowę z haraczy oddawałem starym, a z pieniędzy od żaby oddawałem im całość. Na moim przejściu do Pershinga, starzy nic nie stracili finansowo. Pershing traktował mnie bardzo dobrze, nie domagał się pieniędzy, które legalnie zarobiłem. Byłem mu za to wdzięczny, i dlatego postanowiłem pokazać mu, że mogę być przydatny. Z plotek krążących w środowisku wiedziałem, że korek osiąga wielkie zyski z haraczy pobieranych od firm, wstawiających do różnych lokali automaty do gry. Wtedy poradziłem, aby zająć się tym samemu. Powiedziałem mu, że tym może zająć się Franek ze swoją grupą, bo są operatywni i mogą to zrobić. Pershing wyraził na to zgodę i polecił mi wydanie takiego polecenia Frankowi. Ja w rozmowie z Frankiem przekazałem mu całą swoją wiedzę na temat systemu zbierania haraczy z takich firm. Nie pamiętam w tej chwili od kogo tę wiedzę małem, być może od Bysia lub od Daxa z grupy Korka. Franek stwierdził, że jest w stanie to zrobić. Franek znał dużo osób na terenie Warszawy i innych miast, chodził ze swoimi ludźmi po różnych lokalach i od ich właścicieli dowiadywał się, jakie firmy wstawiają u nich automaty. Franek opowiadał mi, w jaki sposób dokonuje wymuszeń. Franek mówił, że po ustaleniu właścicieli automatów i adresów firm, Jechał na rozmowę z właścicielem takiej firmy. Franek w czasie rozmowy przedstawiał się, że jest z Pruszkowa. Od Masy i Pershinga. Mówił, że dane miasto współpracuje z grupą Pruszkowską i właściciel ma mu płacić określoną kwotę pieniędzy od każdego wstawionego automatu. A jeżeli nie będzie chciał, jego automaty zostaną wyrzucone na bruk. W przypadku zapłacenia haraczu, grupa gwarantuje mu miejsce w lokalu i ochronę przed konkurencją. A jeżeli wskaże jakąś inną firmę wstawiającą automaty, z której można ściągnąć haracz, to wtedy on będzie miał zniżkę. Franek mówił mi, że jest to metoda skuteczna i właściciele firmy godzą się na to. Na takie rozmowy Franek zawsze jedzie ze swoimi ludźmi, którzy swoim wyglądem i posturą mieli wywierać odpowiednie wrażenie na rozmówcach. W pierwszą podróż Franek wyruszył chyba w marcu 1999 roku. Wtedy były już pierwsze pieniądze z automatów załatwione przez Franka. Było to 240 lub 340 tysięcy złotych. Potem Franek regularnie 5 każdego miesiąca, aż do grudnia 1999 roku, przywoził różne kwoty pochodzące z tych haraczy. Oceniam, że do grudnia 1999 roku Franek przywiózł z tych haraczy około 3 milionów złotych. Pieniądze z tych haraczy z automatów, były dzielone w ten sposób, że Franek i jego grupa łącznie brali połowę kwoty z danego miesiąca. Druga połowa dzielona była porówno, pomiędzy mnie i Pershinga. Ja ze swej części płaciłem różne kwoty bysiowi, pawlikowi, mięśniakowi i Chińczykowi. Generalnie tym, którzy w razie potrzeby mogli ze mną współpracować. Z części, którą ja otrzymywałem, mniej więcej połowę oddawałem innym osobom. Wiem, że Franek dysponował spisem firm, które płaciły, widziałem u niego taką listę. W tej chwili pamiętam, że na pewno płaciła firma Polmatic. Nie wiem skąd była ta firma i gdzie ma siedzibę. Przez jakiś czas miałem taką listę, którą dostałem od Franka, jednak obecnie już jej nie posiadam. Nie wiem, co się z nią stało po moim aresztowaniu w grudniu 1999 roku. Po powrocie do domu próbowałem ją odnaleźć, ale bezskutecznie. Wiem natomiast, że haracze dla starych z automatów do gry płaciła firma o nazwie Nowapol. Nie wiem, gdzie ta firma ma siedzibę. Dodaję, że po ustalaniu z Pershingiem, że zajmiemy się ściąganiem haraczy z automatów, Pershing poinformował o tym raźniaka. W jakiś miesiąc później, raźniak przekazał Pershingowi listę sześciu największych firm z Warszawy, zajmujących się automatami, mówiąc, że z tych firm oni ściągają pieniądze. I mamy zostawić je w spokoju. Mnie natomiast, mniej więcej w tym samym czasie, wezwał parasol. Spotkaliśmy się pod piwiarnią, przy parku Sokoła w Pruszkowie. Wówczas parasol powiedział, aby nie dotykać sześciu firm, bo one należą do SLD i oni, to znaczy Starzy, wzięli je pod ochronę. Parasol dał mi do przeczytania listę z wykazem sześciu firm. Zadzwoniłem przy parasolu do Franka, i przez telefon podyktowałem mu nazwy firm z listy mówiąc, aby franek tych firm nie ruszał, bo są to firmy starych. Franek spisał podyktowane przeze mnie firmy. Nadto dostałem na koniec rozmowy od parasola tę listę, którą wziąłem ze sobą. Nie wiem, co się z tą listą stało. Nadmienię, że automatami należącymi do starych, zajmował się malizna ze swymi ludźmi. Wiem od franka, że on wielokrotnie spotykał się z ludźmi od korka i malizny, celem uzgodnienia stref wpływów. Raz doszło też do spotkania korka z Pershingiem, bo Franek coś nie mógł dogadać się z ludźmi korka. Pershing wówczas przeprowadził ostrą rozmowę z korkiem, i korek ustąpił. Nie doszło do konfliktu. Pamiętam taką sytuację, było to chyba w 1998 roku, ale tego nie jestem całkowicie pewien. W czasie rozmowy przez telefon. Pawlik powiedział mi, że ktoś od Kazika Klimasa oszukał jakąś hurtownię alkoholi. Miało to polegać na wzięciu alkoholu na fakturę z odroczonym terminem płatności. Pawlik powiedział mi, że ja z tego wyłudzonego alkoholu jako członek grupy dostanę kilka skrzynek. Pawlik wiedział o tym oszustwie, bo brał jakiś udział w jego dokumentach. Wkrótce po tej rozmowie telefonicznej z Pawlikiem do mnie na posesję w Komorowie przyjechał Kazik Klimas ze swymi ochroniarzami. Nie znam jego nazwiska, ja tego ochroniarza wskazałem na okazywanych mi wczoraj zdjęciach. Oni przyjechali jakimś dostawczym samochodem, nie pamiętam jakiej marki. Koloru białego. Samochodem kierował ochroniarz klimasa. Ochroniarz klimasa wskoczył na pakę samochodu i z niej podał mi dwie skrzynki z butelkami o pojemności 0,33 litra, z zawartością wódki czystej. Nazwy nie pamiętam. Oraz sześć kartonów. W dwóch kartonach były kremy, cytrynowy i brzoskwiniowy. W jednym kartonie wino sofia, w trzech pozostałych trzy różne gatunki brandy, nie pamiętam nazw. Nie wiem ile butelek wchodziło do kartonów i skrzynek. Cały ten alkohol miał nalepki z nazwami i znaki akcyzy na nakrętkach. Przypominam sobie, że w tym czasie, gdy przyjechał do mnie klimas z tym swym ochroniarzem, u mnie w domu był Dariusz Rozmyłkowski, pseudonim Rudy. On w tym czasie był w budynku i patrzył przez okno od kuchni. Z budynku Rudy nie wyszedł, bo bardzo bał się Klimasa, który go nie lubił i uważał za oszusta. Po odjeździe Klimasa i jego ochroniarz, Rudy wszedł do garażu, w którym byłem ja i gdzie były złożone te skrzynki i kartony. Rudy spytał mnie, co to jest za alkohol. Powiedziałem mu, jakie to gatunki, ale nie pamiętam, czy mówiłem skąd pochodzą. Rudy wtedy wziął sobie sam, oznajmiając mi, że bierze, z trzech kartonów po jednej butelce brandy. Ten alkohol, który dostałem od Klimasa, przeznaczyłem na własne potrzeby. Rozdałem część alkoholu ludziom, którzy wywozili śmieci z mojej posesji, czy też wykonywali inne prace na mojej posesji. Dodaję, że od 1995 roku co roku wspomagam szkołę numer 7 w Pruszkowie. Jest to szkoła dla dzieci upośledzonych. Ze swoich pieniędzy osobiście kupuję owoce, słodycze, zabawki i robię paczki świąteczne. Nie potrafię powiedzieć, ile wydaję na takie paczki, jest to duża ilość paczek. Jest to tak obliczone, aby każde dziecko dostało paczkę. Może to potwierdzić personel i dyrekcja szkoły. Nadto wielokrotnie wspomagałem finansowo szkołę, do której chodzi moja córka. Jest to szkoła numer 12 w Pruszkowie. Przeznaczyłem kwoty po kilka tysięcy złotych, na umożliwienie wyjazdu dzieci z klasy mojej córki do zielonej szkoły. Było kilkoro dzieci, których rodziców nie było na to stać. Wspomagałem też finansowo siostry zakonne, prowadzące zieloną szkołę dla dzieci z ubogich rodzin. Kilka razy dawałem na ten cel pieniądze w różnych kwotach. Uczestniczyłem też w organizowaniu festynów dla dzieci specjalnej troski, na ten cel wykładając środki finansowe. Uzupełniając swoje wyjaśnienia, w części dotyczącej zabójstwa Wojciecha Kiełbińskiego wyjaśniam, że tego dnia, w którym on został zastrzelony, wyszedłem z domu w godzinach porannych. Jeżeli dobrze pamiętam, najpierw wyszedłem z psem, suką sambą. Nie pamiętam, czy spotkałem kogoś w czasie spaceru. W tym okresie psa miał również Bereza. I razem chodziliśmy na spacery, dlatego nie wykluczam, że czekał na mnie tego rana. Po spacerze wróciłem do domu, i potem pojechałem do fryzjera, na ulicy stalowej w Pruszkowie. Nie pamiętam, z kim jechałem, ale ktoś po mnie przyjechał i ktoś mnie tam zawiózł. U fryzjera spotkałem Ręka Kujawskiego. Nie pamiętam w tej chwili, w jakiej kolejności przyszliśmy do fryzjera, który z nas był pierwszy. Pamiętam, że do fryzjera dojechał Bereza. Czy też mnie tam przywiózł? W każdym razie od fryzjera wracałem jego samochodem Mitsubishi Sigma koloru bordowego. Wraz z nami w tym samochodzie jechali też Matecki i Lisicki. Pojechaliśmy na parking przy stacji Wukade, gdzie parkowałem swój samochód, i przesiedliśmy się z Mitsubishi do mojego auta. Potem pojechaliśmy do siłowni w Starej Miłosnej, gdzie był już Rympałek i jego ludzie. Oni grali w billard. Ja poszedłem na solarium. Po pewnym czasie ktoś zapukał i powiedział, żebym wyszedł, bo stało się coś ważnego. Wtedy dowiedziałem się od Rympałka, że zastrzelono Wojtka Kiełbińskiego. O tym zabójstwie pierwszy powiedział mi Żaba. Powiedział w czasie rozmowy na temat Franka. Żebym się z niego nie wyśmiewał, bo był przy Kiełbasie, co miało oznaczać, że brał udział w jego zabójstwie. Następną rozmowę, w której poruszony został temat tego zabójstwa, miałem z Rympałkiem jakiś czas później. Ja wiedziałem już wtedy od Żaby, że Kiełbińskiego zastrzelono na polecenie Rympałka. A poza tym kojarzyłem już fakt wcześniejszego przekazania kałasznikowa, przez parasola, rympałkowi, poprzez brędziaków, o czym mówiłem wcześniej. Powiedziałem wtedy rympałkowi, że mam do niego pretensje, ponieważ jestem podejrzany przez policję o zabójstwo kiełbińskiego. Chodziło mi o to, że on polecił zastrzelić Wojtka wtedy, kiedy ja byłem w Pruszkowie. On powiedział wtedy, że zbyt długo pracował nad przygotowaniami i nie mógł dłużej czekać. Nie pamiętam, czy mówili coś jeszcze. Kolejną rozmowę miałem w czasie spożywania alkoholu z Frankiem. Nie pamiętam już kiedy to było, ale wtedy Franek, wydaje mi się, był zaskoczony, kiedy zapytałem go o to zabójstwo. Wydaje mi się, że ja wtedy powiedziałem mu, że wiem, kto od rympałka zastrzelił Wojtka. On wtedy się uspokoił i opowiedział mi, że zabójstwa dokonał on i Pinocchio. Że bardzo podobało mu się że Pinokio zachowywał się jak zawodowiec, strzelał z kałasznikowa na ugiętych nogach. Mówił, że kiełbasa był zaskoczony, kiedy ich zobaczył i że wydmuchało mu czachę. Mówił też, że broń wyrzucili do glinki. Nie mówił mi o innych szczegółach tego zabójstwa. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że mówił mi, iż był z nimi jeszcze kierowca. Nic więcej na temat tego zabójstwa nie przypominam sobie w tej chwili. W tym miejscu przesłuchanie przerwano o godzinie 14.30. Przesłuchanie podejrzanego wznowiono o godzinie 17.00. Obecnie chcę podać aktualny skład i strukturę tzw. Grupy Pruszkowskiej. Jest to struktura, jaką pamiętam, z okresu poprzedzającego moje aresztowanie, w grudniu 1999 roku. Grupą dowodzili, wydawali polecenia i czerpali wtedy zyski z całej działalności. Zygmunt Raźniak, Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik, Janusz Prasol, pseudonim Parasol, Ryszard Szwarc i Mirosław Danielak, pseudonim Malizna. Osobą równie ważną jak ci, których wymieniłem, był także Leszek Danielak, pseudonim Wańka. Z tym, że w czasie, o którym mówię, był on aresztowany. Ci, których wymieniłem, kierowali całą grupą. Wydawali polecenia. Każda z podporządkowanych im grup, Musiała płacić określoną część zdobytych pieniędzy. W każdej sprawie mieli głos decydujący. Akceptowali osoby kierujące pod grupami. Jestem w stanie podać konkretne przypadki podejmowania takich decyzji: wydawania konkretnych poleceń o dokonywanie przez innych przestępstw. Następne miejsce w hierarchii, miejsce równorzędne, zajmowali Jerzy Wieczorek, pseudonim Żaba, Ryszard Pawlik, Kazimierz Klimas, Robert Frankowski. Pseudonim Franek, Zbigniew Wieczorek, pseudonim Zbynek, Ryszard Bogucki z Krakowa oraz Krzysztof Krasnodębski, pseudonim Następ. Równorzędną pozycję zajmowali też Brędziaki, Damian Kotlarski, Paweł Burzyński, Jacek Matecki, Jacek Rafałowicz, pseudonim Sankul oraz Marcin Bereza, pseudonim Brędziak. Oni mieli własną grupę, którą wspólnie kierowali, a która w całości wraz z nimi była podporządkowana starym. Układ był taki, że grupy poszczególnych kapitanów podporządkowane były ogólnie wszystkim starym. Z tym, że poszczególne osoby miały bliższe kontakty z konkretnymi grupami. I tak Raźniaka i Słowik mieli najbliższe kontakty z grupą Zbynka i grupami z Olsztyna, którymi dowodził Jacek Plak. Grupą z Trójmiasta, nie wiem kto stał na jej czele. Grupą z Łodzi, którą dowodził mężczyzna, którego znam z widzenia. Grupa ze Słupska i Ustki, którą dowodził przyjaciel Słowika, były rugbista. Nie znam jego nazwiska, jestem w stanie go rozpoznać. Grupa ze Szczecina, którą dowodził mężczyzna, główny rywal Pastore. Grupa ze Świnoujścia, którą dowodzi Sławek, nie pamiętam jego nazwiska. Grupa z Poznania, kieruje nią mężczyzna, która ma pod sobą bojówkę kibiców Lecha. Z tym, że polecenia od starych przekazywał im Bysio, to jest Dariusz Bytniewski. Oni wykonywali jego polecenia. Grupy z Bydgoszczy, nie wiem kto nimi kieruje. Grupa z Wrocławia, nie wiem kto nią kieruje. Domyślam się, że może to być kajak lub kojek. To jest pseudonim tej samej osoby. Oraz grupa z Katowic, którą kieruje Ryszard Bogucki. Mają oni też wpływy w Krakowie. Januszowi Prasolowi podlegają bezpośrednio grupy Kazimierza Klimasa ze Żbikowa. Grupa brędziaków. Grupa Pawlika. Grupa, która była podporządkowana mnie, z tym, że w skład mojej grupy, wchodziła też grupy Nastka i Franka, którzy to pod koniec 1999 roku uzyskali pozycję taką jak miałem ja, i podlegali już bezpośrednio parasolowi. Nadto parasolowi podlegała grupa Bysia, to jest Dariusza Bytniewskiego. Ryszard Szwarc miał własną grupę, bezpośrednio mu podlegającą. A oprócz tego podlegała mu grupa Jerzego Wieczorka pseudonim Żaba. Mirosława Danielak pseudonim Malizna miał własną grupę. Podlegała mu też grupa jego syna Artura. Oprócz tego bezpośrednio podlegała mu grupa Boguckiego z Katowic i grupa Złodzi. W skład poszczególnych grup, z tego co wiem, wchodzą. W skład grupy Klimasa, grupa na czele z Fabianem. Około 20 osób. Nie znam jej składu, choć znam tych ludzi z widzenia. Grupa na czele z jajcem. Inny pseudonim tego mężczyzny to Gienek. Licząca około 10 osób. Nie znam ich nazwisk, znam ich z widzenia. Z grupą Klimasa blisko współpracuje grupa Brędziakra. I obie te grupy mają do dyspozycji grupę małolatów żbikowskich, w ilości około 30 osób, którymi kieruje Radek Kucharski. Następnie grupa Bysia. Liczy ona około 30 osób. Z grupą Bysia współpracuje również grupa Szlacheta i Chińczyka, licząca około 10 osób. Grupa Braci Jasików. To są złodzieje samochodowi, w liczbie około 10 osób. Grupa Zleszna Wielkopolskiego, na czele z mężczyzną o imieniu Waldek, który w grudniu ubiegłego roku, przebywał na czele z Damianem z Poznania, grupie liczącej około 50 osób. Grupa Grubego z Olsztyna, licząca paręnaście osób. Nadto pod Pawlikiem podlegała grupa Pęczaka, licząca też paręnaście osób. Grupa pasierba Pawlika o imieniu Adam. Licząca paręnaście osób. Grupa Kenysa, zajmująca się handlem narkotykami. Licząca około 10 dilerów. W skład grupy ze mną na czele, podporządkowanej bezpośrednio parasolowi, wchodzili Grupa Mięśniaków. To jest orła i mięśniaka licząca około 20 osób. Grupa Sproketa. Licząca około 10 Polaków i około 50 Ormian. Grupa Pawła Podwapińskiego z Piaseczna. Licząca około 10 cywilów i około 20 policjantów pracujących w PZ i AT z Warszawy. Jest to grupa przyjęta przez Pawła Podwapińskiego po śmierci pancernika. Są to pracownicy Agencji Ochroniarskiej Wydział. Do 1998 roku z moją grupą współpracowała Grupa Bola Zgrodziska, która później przeniosła się do Pershinga. Grupa ta liczyła około 300 osób. W skład Grupy Zbynka, która jest bezpośrednio podporządkowana Słowikowi i Raźniakowi, wchodzą Grupa Kulturystów na czele z Michałem, który był aresztowany do zabójstwa Wiesława Niewiadomskiego. Liczy ona kilkanaście osób. Grupa Szczawika z Pragi Północ. Jej liczebność jest płynna, w zależności od potrzeby. Może ich być około pięćdziesiąt osób. Z tego co wiem, zbynek obecny ukrywa się za granicą, ale kieruje stamtąd grupą. W skład grupy Szwarca wchodzi kilkanaście osób. Nie wiem, kim one są. Szwarc powiedział o nich, moje chłopaki. Oprócz tego, Szwarcowi podlega grupa Żaby, to jest Jerzego Wieczorka, w skład której wchodzi. Grupa Meringa, licząca kilkadziesiąt osób. Grupa Krzyśka, pseudonim Mu, który przez kilkanaście lat był ochroniarzem Żaby. Prostuje, przez kilka lat. Ta grupa liczy paręnaście osób. Grupa Maćka, teraźniejszego ochroniarza Żaby. Licząca kilkanaście ludzi. Grupa boksera. Który sprzedaje narkotyki na Saskiej Kępie i tam też mieszka. Licząca kilkanaście osób. Grupa malizny. Nie znam ani ilości, ani personelu tych osób. Wiem, że niektórzy członkowie tej grupy mieszkają na powiślu. Grupa syna malizny o imieniu Artur. Liczyła kilkadziesiąt osób. Są to złodzieje samochodowi i dilerzy narkotyków, z Pragi Południe. Znam ich z widzenia, oni są młodzi. Grupa Bełgota, z Pragi Południe. Licząca kilkadziesiąt osób. Są to starsze osoby, część wywodzi się jeszcze ze środowiska cinkciarzy. Grupa Ryszarda Boguckiego. W skład której wchodzą ludzie wcześniej podlegający pod Nikosia z Gdańska. Ta grupa liczy około stu osób. Grupa Łódzka. Nie wiem, kto jest na jej czele, liczy kilkadziesiąt osób. Nadmieniam, że Leszek Danielak opiekował się grupą swego syna Adama. Słyszałem również, że Wańka ma duże kontakty z grupami przestępczymi z Rosji i państw zachodnich. Nie mam na ten temat żadnej wiedzy, ponieważ nie miałem tak wysokiej pozycji w grupie, aby być w to wtajemniczony. W skład grupy ściśle kierującej Pruszkowem wchodził również Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing. Po wyjściu z więzienia w 1998 roku próbował uniezależnić się od grupy i stworzyć własną. Wtedy przeszedłem do niego ja ze swoją grupą, o której mówiłem, będzie ze swoją grupą, w skład której wchodziło ponad 100 osób. Oraz boule z Grodziska z grupą liczącą około 300 osób. Z tego co wiem, Kolikowski dostał propozycję zostania głównym szefem w Trójmieście i zjednoczenia grup z tamtego terenu. Jego przedstawicielem w Trójmieście miał być Andrzejewski. Ale w Trójmieście nie zgodzono się, ponieważ chciano, aby był ktoś bezpośrednio z Pruszkowa. Ostatecznie nie doszło do tego zjednoczenia, bo Pershing został zastrzelony. Wiem również, że dla Pershinga pracowała grupa Rosjan. Ale nie wiem, kim oni byli. Wiedzę na ten temat ma będzie i jego grupa. Nadto z grupą Pershinga współpracowała też grupa Kamyka Zmokotowa. Jednocześnie współpracując z grupą Korka Zmokotowa, z tego co się orientuję, po moim aresztowaniu i śmierci Pershinga, podstawowy i najważniejszy trzon grupy pruszkowskiej stanowią Zygmunt Raźniak. Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik. Leszek Danielak, pseudonim Wańka. Mirosław Danielak, pseudonim Malizna. Janusz Prasol, pseudonim Parasol. Ryszard Szwarc. Ryszard Pawlik. Jerzy Wieczorek, pseudonim Żaba. Jest to ścisłe kierownictwo grupy. Bezpośrednio podlegają im, dysponujący własnymi grupami. Bysio to jest Dariusz Bytniewski. Szlachet. Zbigniew Wieczorek, pseudonim Zbynek. Kazimierz Klimas, Natek to jest Krzysztof Krasnodębski, Robert Frankowski to jest Franek, Artur Danielak, Ryszard Bogucki, Brędziaki w składzie, Marcin Bereza, Damian Kotlarski, Paweł Burzyński, Jacek Matecki i Jacek Rafałowicz, pseudonim Sankul. To wszystko, co mam do wyjaśnienia w dniu dzisiejszym. Protokół zakończono dnia 7 lipca 2000 roku o godzinie 19.20. Postanowienie z dnia 12 lipca 2000 roku. Na podstawie Artykułu 313 i 314 Kodeksu Postępowania Karnego, Prokurator chce uzupełnić postanowienie o przedstawieniu zarzutów Jarosławowi Sokołowskiemu, wydane w dniu 2 czerwca 2000 roku i przedstawić podejrzanemu zarzuty, że. W okresie od początku 1990 roku do 30 grudnia 1999 roku w Warszawie, Pruszkowie i innych miejscowościach na terenie całego kraju brał udział w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw, takich jak wymuszenia rozbójnicze, wprowadzanie do obrotu bez wymaganego zezwolenia środków psychotropowych i odurzających, napadów rabunkowych i innych. To jest oczyn z artykułu 258 kodeksu karnego. W okresie od początku 1990 roku do 30 grudnia 1999 roku w Warszawie, Pruszkowie i innych miejscowościach na terenie całego kraju. Ciągiem przestępstw, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nabywał lub pomagał do zbycia mienia znacznej wartości, wiedząc, że zostało ono uzyskane za pomocą czynów zabronionych. A także przyjmował takie mienie lub pomagał do jego zbycia, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu, w tym pomógł w zbyciu co najmniej 350 samochodów różnych marek, uzyskując korzyści majątkowe w kwocie około 650 tysięcy dolarów amerykańskich. A także nabył trzy samochody marki: Opel Calibra, Audi 100 i BMW 320. Przyjął pieniądze, Pochodzące z wymuszeń rozbójniczych, oszustw, obrotu środkami psychotropowymi i odurzającymi i innych przestępstw w kwocie co najmniej 750 tysięcy złotych. Przyjął pieniądze w kwocie 10 tysięcy złotych, uzyskane w wyniku napadu rabunkowego w dniu 20 listopada 1995 roku w Warszawie przy ulicy Zamiany. Z użyciem broni palnej na szkodę publicznych zakładów lecznictwa otwartego w Warszawie. Przyjął alkohol w postaci dwóch skrzynek wódki, zawierających butelki o pojemności 0,33 litra: jednego kartonu zawierającego butelki z kremem cytrynowym, jednego kartonu zawierającego butelki z kremem pomarańczowym, jednego kartonu zawierającego butelki z winem Sofia, trzech kartonów zawierających butelki z brandy, następnie to jest oczyn z artykułu 291, 294, 65, 12, 91 Kodeksu Karnego, że w tym samym okresie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ciągiem przestępstw, grożąc dokonaniem gwałtownych zamachów na życie i mienie, doprowadził szereg osób uczestniczących w działalności gospodarczej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez systematyczne wydawania podejrzanemu i innym osobom pieniędzy w kwocie co najmniej 500 dolarów miesięcznie w tym współwłaściciela kantoru wymiany walut w hotelu Warszawa przy placu Powstańców Warszawy 5 w okresie od początku 1990 roku do 30 grudnia 1999 roku w kwocie po 1000 dolarów miesięcznie właściciela restauracji Bambola przy Alejach Jerozolimskich 111 w Warszawie w okresie od 1994 roku do 30 grudnia 1999 roku w kwocie po 1000 dolarów miesięcznie. Właściciela dyskoteki Trend przy Alei Krakowskiej 171 w Warszawie w okresie od 1995 roku do 1997 roku w kwocie po 1000 dolarów miesięcznie. Z czego uczynił sobie stałe źródło dochodów. Następnie to jest oczyn z artykułu 282, 65 i 12 Kodeksu Karnego, że w nieustalonym dniu w okresie pomiędzy 1993 rokiem a 1994 roku w Warszawie i Pruszkowie udzielił pomocy Wojciechowi Kiełbińskiemu pseudonim Kiełbasa do wejścia w posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej kropka w postaci sztucera typu Mannlicher z celownikiem optycznym strzelby samopowtarzalnej typu Remington, Pistoletu maszynowego typu Uzi i KBKK o nieustalonych numerach fabrycznych. W ten sposób, że dostarczył pieniądze w kwocie kilkuset dolarów na zakup wymienionych egzemplarzy broni. Następnie, to jest oczyn z artykułu 18 i 263 kodeksu karnego, że w 1995 roku w Warszawie, działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Forusińskim pseudonim Schnitt i Krzysztofem Ostojskim pseudonim Kręcony, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził poprzez wprowadzenie w błąd Wojciecha Kłopotowskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 400 tysięcy złotych. W ten sposób, że pomimo zapewnienia o przekazaniu tych pieniędzy Dariuszowi Cytrynowskiemu, tych pieniędzy, nie uczynił tego. Kolejno to jest o czyn z artykułu 286 i 294 kodeksu karnego, że w okresie od września 1998 roku. Do grudnia 1999 roku. W Warszawie, Pruszkowie i innych miejscowościach na terenie całego kraju, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, ciągiem przestępstw, żądał korzyści majątkowych w zamian za zwrot bezprawnie zabranych co najmniej stu samochodów różnych marek. Czym spowodował znaczną szkodę w imieniu pokrzywdzonych, czyniąc sobie z tego stale źródło dochodu. Treść postanowienia ogłoszono mi w dniu 13 lipca 2000 roku oraz pouczono o prawie żądania składania wyjaśnień do czasu zawiadomienia mnie o terminie zaznajomienia się z materiałami śledztwa. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 24 lipca 2000 roku. Treść zarzutów przedstawionych mi w dniu dzisiejszym zrozumiałem. Przyznaję się do popełnienia zarzuconych mi przestępstw. Chcę złożyć wyjaśnienia zgodnie z prawdą i tym co pamiętam na temat popełnionych przeze mnie przestępstw. Z uwagi na upływ czasu i mnogość czynów, nie wszystkie szczegóły pamiętam. Natomiast wyjaśnię wszystko co jest mi wiadomo i to co pamiętam. Odnośnie zarzutu pierwszego wyjaśniam co następuje. Od okresu dzieciństwa znałem Wojciecha Kiełbińskiego i poprzez niego trafiłem do grupy, która potem stała się znana jako grupa Pruszkowska. Było to na początku 1990 roku. Pełniłem wtedy funkcję ochroniarza Kiełbińskiego. Wiedziałem już wtedy, że Kiełbiński zajmuje się dokonywaniem przestępstw. Poprzez Kiełbińskiego poznałem ludzi, wraz z którymi on, a później i ja, dokonywaliśmy przestępstw. W tym okresie, to znaczy w 1990 roku, grupa składała się z około 50 osób. Z tym, że nie był to stały skład. Liczebność grupy zmieniała się. Na czele grupy w tym czasie stali Jacek Dresz, Janusz Prasol, pseudonim Parasol, Ryszard Pawlik, Ryszard Szwarc, Mirosław Danielak, pseudonim Malizna, Zygmunt Raźniak, Kazimierz Klimas, Wojciech Budziszowski, pseudonim Budzik, Zygmunt, pseudonim Lucyfer, Wojciech Kiełbiński, pseudonim Kiełbasa, Leszek Danielak, pseudonim Wańka, Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik, Krzysztof Żebrowski z Babyk, pseudonim Wariat, Janusz Graf, Czesław Borowski, pseudonim Dzikus, Janek Sieklucki. pseudonim Dzik. Kapeć były antyterrorysta Krzysztof Szymczak, Marek, pseudonim Oczko, Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad, Słoń, Szarak, Lulek, Wleciał, Belfegor. Grupa nie miała jeszcze wtedy określonej struktury, ale decydujący głos mieli w niej Raźniak i Dresz. W grupie byli też Rapapol, i mężczyzna, którego nie mogę sobie teraz przypomnieć. Grupa w tym czasie, kiedy ja do niej przyszedłem, zajmowała się głównie przechwytywaniem tirów przewożących przemycane towary. Przeważnie alkohol i papierosy. Odbywało się to z reguły, że ktoś umawiał nas z przemytnikami jako nabywcami towaru. My spotykaliśmy się z nim, umawialiśmy się na transakcje, i kiedy sprzedawca był już przekonany, że zapłacimy za towar, dawał sygnał, przeważnie telefoniczny. Aby wydać nam tira z towarem, dawaliśmy mu przygotowane wcześniej pliki zawierające imitacje pieniędzy, lub zastraszaliśmy go w taki sposób, że nie brał pieniędzy. Przechwycony w ten sposób towar był później sprzedawany. Przechwycenie tira wykonywane było przeważnie przez czterech, pięciu ludzi, a pieniądze uzyskane z tego dzielone były na całą grupę. Ustaleniem z kim można rozmawiać na temat ewentualnego zakupu przemycanego towaru i kontaktami z przemytnikami, zajmowali się Wańka i wleciał. Czasami pomagał dziad. Przechwytywaniem tirów oraz pozorowaniem transakcji zajmowała się cała reszta grupy, z wyłączeniem wariata, dziada, Belfegora, wleciała. Którzy zajmowali się paserstwem i ukrywaniem towaru, który zabieraliśmy. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży tych towarów trafiały do trzech osób. To jest do Lucyfera Raźniaka i Dresza. Oni potem dzielili się pieniędzmi wśród członków grupy według ich uznania. Oni mieli taką pozycję w grupie, że nikt nie ośmielił się kwestionować ich decyzji. Ich pozycja wynikała z przeszłości kryminalnej, czasu pobytu w więzieniach. System działania grupy w tym okresie był taki, że po otrzymaniu informacji, że jest do zrobienia jakieś przestępstwo, jego zaplanowaniem, podjęciem decyzji czy w ogóle będzie dokonane oraz kto ma to zrobić, zajmowała się grupa mająca najwięcej do powiedzenia. W jej skład wchodzili raźniak, Lucyfer, Dresz, parasol, Pawlik, szwarc, malizna, wańka, wleciał. W rozmowy takie, nie wtrącał się też kiełbasa. Pomimo, że ogólnie wtrącał się do wszystkiego, decyzje takie, nie zawsze podejmowane były przez wszystkich przeze mnie wymienionych. Czasami podejmowało je pięć, czasami dziewięć osób. Potem, po przejęciu towaru i sprzedaniu go, pieniądze były dzielone na wszystkich członków grupy. W tym również na tych, którzy nie brali bezpośrednio udziału w przewałce. Również przypomniałem sobie, że w grupie byli także w tym okresie Grabar, zajmujący się obecnie lichwą w Wiktorii i Mariocie. To jest ten, którego nie mogłem sobie wcześniej przypomnieć, oraz Wojtek Kudła i Papina, którzy zajmowali się wystawianiem tirów. W tym czasie broń z członków grupy mieli. Jacek Dresz, on miał jakiegoś kołta. Raźniak miał pistolet belgijski, kaliber 6,35 mm. Lucyfer miał P-64, Kiełbiński miał dużo pistoletów, nie potrafię określić jakich, bo on ciągle coś sprzedawał i kupował. Słowik, on ukrywał się w tym czasie, nosił pistolet za paskiem. Broń ta była używana do straszenia przemytników, którym grupa odbierała towar. Przypominam sobie zdarzenia z zajazdu nadarzyńskiego, kiedy przemytnik dostał kolbą pistoletu w głowę od lucyfera. Przeważnie wystarczyło pokazanie broni, aby wystraszyć takiego kontrahenta. Używanie broni było akceptowane przez członków grupy. Ja brałem bezpośredni udział w zabraniu trzech tirów. Raz były to jednocześnie dwa tiry z papierosami, należące do baraniny. A potem jeszcze jeden, z tym, że jeżeli było coś takiego robione. To oprócz ekipy, która zabierała bezpośrednio tira, reszta grupy w tym samym czasie obstawiała teren. I w takich obstawach brałem udział było to między innymi w Nadarzynie. W tym czasie grupa zajmowała się wyłącznie zabieraniem tirów. W 1992 roku do grupy dołączył Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing, ze swoimi ludźmi. W skład jego grupy, z tego ceo, pamiętam, wchodzili: Długi Wojtek zmarł na raka. Rosjanie, Tolo, Iwlery, Paweł Miller, Piotr Forusiński, pseudonim Sznyt, Ścisły, Marek Szczepański, Andrzej Florowski, pseudonim Florek, Zwierzak, Profesor, Masłowski, pseudonim Masło, Paweł i Waldek z Piaseczna, któryś z nich nazywa się Podwapiński, Andrzej Gołota, Sławek Krakowiak, Jacek Nowak, Krzysztof Ostojski, pseudonim Kręcony. Mniej więcej w tym czasie... Do grupy Pruszkowskiej dołączył też Zbigniew Wieczorek, pseudonim Zbynek, ze swoimi ludźmi. To jest Szczawikiem, Murzynem, Adrianem i Adasiem, bratem ciotecznym Zomera z Pruszkowa. Tak samo doszła grupa Marka Czarneckiego, rępałka, w składzie którego w tej chwili nie pamiętam. Podlegali bezpośrednio kiełbasie. I grupa Jerzego Wieczorka, żaby. W składzie Robert Frankowski pseudonim Franek, Czarny, złodziej samochodowy kradnący auta w Czechosłowacji, Kubas Anina, paser samochodowy i ochroniarze Żaby. Wtedy grupa już jako całość zajmuje się ściąganiem haraczy. Wybucha też wojna z dziadem. Wtedy do decydującego składu, to znaczy do Raźniaka, Słowika, Szwarca, Malizny, Wańki, Kiełbińskiego, Dresza, Pawlika i Parasola doszedł Perszing, Wojtek Długi i Tolo. W tym składzie podejmowane były decyzje o działalności grupy. Głównie chodziło o haracze, z tym, że nie zawsze był brany pod uwagę głos tola, bo starzy nie lubili Rosjan. Pod koniec 1993 roku do grupy doszedł też bytniewski Dariusz, pseudonim Bysio. On zajmował się handlem narkotykami i rozliczał się początkowo z Kiełbasą, a potem ze mną. Pieniędzmi od Bysia Kiełbiński dzielił się z parasolem i Pawlikiem. W tamtym okresie po przyjściu Pershinga pieniądze z tirów były dzielone tak, że około 70% szło dla dawnej grupy, a około 30% otrzymywał Pershing dla swojej grupy. Proporcje te były zmienione. O podziale pieniędzy decydowali wtedy Dresz do Czasu Śmierci, Słowik, Raźniak, Parasol, Szwarc, Malizna, Wańka, Kiełbiński, Pershing, Długi Wojtek. I pawlik do 1995 roku, kiedy został aresztowany, a potem jego pozycja spadła. Pozostałe pieniądze z haraczy, kradzionych samochodów i innych przestępstw oddawane były dla grupy decydującej i przeznaczone na wojnę z dziadem to znaczy na zakup broni czy samochodów do poruszania się po mieście. Ściąganiem haraczy, Zajmowały się wtedy grupy rympałka, podporządkowane Kiełbińskiemu, grupa zbynka, podporządkowana Pershingowi, grupa Pershinga i grupa Kiełbińskiego, w której byłem ja i inni. W grupie kiełbasy oprócz mnie byli też Krzysztof Szymczak, Pako i Czarek Dresz. Do grupy kiełbasy doszła też grupa Mietka Oławy i Jasia Żyda z Otwocka. Nie znam jego ludzi, z tym że te grupy były tylko do dyspozycji Kiełbasy i Jacka Dresza. W połowie 1994 roku zostałem aresztowany, a następnie zwolniony w 1995 roku, w czerwcu. Wtedy okazało się, że po moim powrocie grupa zmieniła strukturę. Spowodowane było to aresztowaniem Pershinga. Jego grupa podzieliła się, a kiełbasa z rępałkiem stworzyli nową grupę. W miarę niezależną od starych, z tym, że dalej dawane im były pieniądze, na wojnę z dziadem. Wtedy doszło też do konfliktu pomiędzy starymi a Kiełbasą, który chciał się usamodzielnić i nie dawał im pieniędzy. Kiełbiński nie chciał dawać pieniędzy z haraczy ściąganych z restauracji z terenu Warszawy, z agencji towarzyskich, kantorów i hurtowni. Doszło wtedy do zaostrzenia konfliktu starych z grupą Kiełbasy i Rympałka. Z tym, że nie jestem pewien, czy było to przed czy po podziale na odrębne grupy Kiełbasy i Rympałka. W każdym razie, w 1995 roku, starzy zaczęli domagać się od Rympałka płacenia im większych kwot pieniędzy. Kazali mu stawić się na spotkanie w klubie Dekadent w Warszawie. Wtedy Rympałek zrobił demonstrację siły. Zebrał grupę około 100 osób i z tą grupą zjawił się w Dekadencie. Ze strony starych byli tam Raźniak, Malizna, Szwarc, Słowik, Parasol i Wańka. Rępałek wtedy powiedział im, że nic im się nie należy i nie będzie im płacił. Wtedy oni uznali, że Rępałek jest za silny. Ma swoją grupę i jest od nich niezależny. W tamtym czasie ja pokłóciłem się z Kiełbasą i sam odszedłem z jego grupy i przeszedłem do Rępałka. Po tym jak starzy uznali, że Rępałek ma niezależną grupę, wezwali mnie do siebie. Raźniak, Słowik i Parasol powiedzieli mi, żebym bardziej związał się z nimi niż z Rępałkiem bo łączy nas dłuższa znajomość niż moja z Rympałkiem. Ja te propozycje konsultowałem z Rympałkiem i on nie miał co do tego zastrzeżeń. Wcześniej doszło do rozłamu pomiędzy Rympałkiem i Kiełbińskim, w wyniku czego Kiełbiński miał własną grupę w składzie Żyd, jego ludzie i inni. Ich składy były dość płynne i trudno jest mi w tej chwili dokładnie określić, kto należał do której grupy i kto był komu podporządkowany. W lutym 1996 roku zastrzelony został Kiełbasa. A w połowie roku 1996 aresztowany został Rympałek i większa część jego grupy. Po aresztowaniu Rympałka, zostałem wezwany przez Parasola, a później przez Raźniaka bądź Słowika. I polecono mi, abym zebrał pozostałości po grupie Rympałka i zajął się ściąganiem haraczy z miejsc, z których on ściągał. Powiedzieli mi również, że grupa bezpośrednio ściągająca haracz połowę zebranej kwoty będzie oddawała mnie. A ja z mojej części będę połowę oddawał im, to znaczy grupie, która kierowała organizacją. W tym czasie na czele grupy Pruszkowskiej stali raźniak, wańka, malizna, słowik, parasol i szwarc. Ja byłem bezpośrednio podporządkowany parasolowi i Pawlikowi, jeżeli Pawlik akurat nie siedział w więzieniu. Po otrzymaniu tego polecenia zorganizowałem spotkanie w dyskotece Koloseum w Warszawie. Byli tam Robert Frankowski, Jerzy Wieczorek, Adrian, nie znam jego nazwiska, Jarosław Merincz, Bolo Grodziska, Brędziakami, to jest Damian Kotlarski, Marcin Bereza, Jacek Matecki, Jacek Rafałowicz, pseudonim Senkul, Paweł Burzyński, Mirosław Lisiecki i Bysio, to jest Dariusz Bytniewski. Powiedziałem im, jakie jest polecenie starych. I jakie są warunki finansowe dalszej działalności. Oni wyrazili na to zgodę. W związku z tym ukształtowała się struktura, w której ci, których teraz wymieniłem, podlegali mnie wraz ze swymi ludźmi. A ja podlegałem bezpośrednio parasolowi, który miał równorzędną pozycję z malizną, szwarcem, słowikiem i wańką do chwili jego aresztowania, i raźniakiem. To była grupa decydująca o wszystkim. Pozycję równorzędną ze mną zajmował zbynek. To jest Zbigniew wieczorek, który miał swoją grupę. Podlegał bezpośrednio raźniakowi. A także Kazimierz Klimas, który ze swoją grupą podlegał bezpośrednio parasolowi. Początkowo grupa, którą stworzyłem na polecenie parasola i reszty trzonu, kierowałem wraz z żabą, to jest Jerzym wieczorkiem. On sukcesywnie wyrabiał sobie pozycję i ostatecznie w 1998 roku, po wyjściu Pershinga z więzienia, był już na tyle silny, że dołączył do trzonu grupy. Nie był on jednak jeszcze wtedy uznawany przez starych za równorzędnego partnera. Parasolowi podlegałem bezpośrednio do czasu wyjścia z więzienia Ryszarda Pawlika chyba w 1998 roku. Potem podlegałem już bezpośrednio Pawlikowi. Trwało to bardzo krótko. W sierpniu 1998 roku wyszedł z więzienia Pershing. Stworzył własną grupę na którą składali się Rosjanie, między m.in. Walery, Siergiej. Grupa Bola Zgrodziska, moja grupa i najsilniejsza grupa, to jest Grupa Bedzia. Chcę jednak zaznaczyć, że nadal przekazywałem pieniądze z haraczy ściąganych przez moich ludzi starym. Do czasu wyjścia Pershinga z więzienia, struktura grupy wyglądała następująco. Osobą najważniejszą, mającą głos decydujący, był Zygmunt Raźniak. Prawie równorzędną z nim pozycję zajmowali Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik i Leszek Danielak, pseudonim Wańka. Nieco niżej od nich byli Ryszard Szwarc, Mirosław Danielak, pseudonim Malizna i Janusz Prasol, pseudonim Parasol. Taką samą pozycję zajmował też Ryszard Pawlik, z tym, że on dość często przebywał w więzieniu. Te siedem osób stanowiło i stanowił nadal trzon całej grupy Pruszkowskiej. Mieli i mają decydujący głos w każdej sprawie. Decydują o działalności każdej podporządkowanej im mniejszej grupie i otrzymują pieniądze z działalności tych grup. Grupami takimi kierują podporządkowane im bezpośrednio osoby. Do czasu wyjścia Pershinga z więzienia, grupami takimi kierowali podporządkowani Starym Kazimierz Klimas, Zbigniew Wieczorek, Pseudonim Zbynek, Jerzy Wieczorek, Pseudonim Żaba oraz ja. Każdy z nas miał własną grupę, za którą był odpowiedzialny przed Starymi. To jest trzonem grupy Pruszkowskiej i musiał się dzielić z nimi pieniędzmi. Jeżeli ktoś nie chciał się podporządkować, narażał się na wojnę z nimi i kończył tak jak Wiesiek Niewiadomski, Nikoś, albo w ostatnim okresie czasu, Pershing. W tym miejscu przesłuchanie przerwano o godzinie trzynastej. Przesłuchanie wznowiono o godzinie piętnastej. Ujmując rzecz ogólnie, mógłbym porównać strukturę Grupy Pruszkowskiej, szczególnie po aresztowaniu Rympałka, Perszynga i zabójstwie Kiełbińskiego, do struktury wojskowej, gdzie każdy musiał wykonać wydany mu rozkaz. A na czele tej grupy stoi dowództwo, składające się z tak zwanych starych, którym nikt nie ośmielał się sprzeciwić. Podobnie było w Grupie Perszynga, w której funkcjonowałem od czasu jego zwolnienia z więzienia w sierpniu 1998 roku, do czasu jego śmierci. W tej grupie on miał decydujący głos, wydawał wszystkie polecenia. Ja, Bedio, Bolo i Rosjanie wszyscy musieliśmy podporządkować się Pershingowi. Ja swoją działalność w grupie Pruszkowskiej rozpocząłem na pozycji tak zwanego adiutanta wojciecha Kiełbińskiego. To było trochę więcej niż jego ochroniarza. Na przykład przekazywałem jego polecenia innym. Moja pozycja wzrosła po tym jak doprowadziłem do zażegnania konfliktu Kiełbińskiego z Pershingiem na przełomie 1993 i 4. roku. Stałem się zaufanym człowiekiem Kiełbińskiego, mogłem w jego obecności przedstawić własne zdanie. Nie podejmowałem jeszcze własnych decyzji i nie kierowałem żadną podgrupą, ale liczono się ze mną. Po aresztowaniu Rympałka i otrzymaniu polecenia od starych przejęcia haraczy po Rympałku, moja pozycja jeszcze bardziej wzrosła. Dostałem pozwolenie na kierowanie pod grupą, otrzymywanie od podległych mi ludzi połowy zarobionych przez nich pieniędzy. Z tym, że z części, którą otrzymałem, połowę musiałem oddawać starym. Z wyjątkiem otrzymanych od żaby pieniędzy ze sprzedaży przez jego ludzi narkotyków, które oddawałem w całości najpierw Parasolowi, a później Pawlikowi. Jako przykłady poleceń otrzymywanych od starych, mogę podać rozkaz nieściągania haraczu z pubu John Bull, mieszczącego się w budynku Pasty. Nie tłumaczono mi dlaczego mam to zrobić, a ja też nie śmiałem pytać o powody takiego polecenia. Wielokrotnie też otrzymywałem polecenia oddania samochodów skradzionych przez podległych mi złodziei. Tak było na przykład w przypadku samochodu marki Mercedes Okular, skradzionego jakiemuś znajomemu raźniaka. Również wtedy nie tłumaczono mi powodów takich rozkazów. Nie wiem na jakie konkretnie cele przeznaczane były pieniądze, jakie ja i inni im dawaliśmy. Początkowo tłumaczyli nam że pieniądze są przeznaczane na wojnę z dziadem jego grupą. Natomiast kiedy przeszedłem do grupy Pershinga, on powiedział mi, że rozmawiał ze starymi. W czasie tej rozmowy oni powiedzieli mu, że ja dorobiłem się majątku na ich plecach, a oni zrobili porządek na mieście. To znaczy, doprowadzili do zastrzelenia juniora, nikosia i wariata to jest Wiesława Niewiadomskiego. I teraz i ja, i Pershing, musimy zwrócić im część kosztów, jakie w związku z tym poniesieli. Pershing powiedział mi też, że nie mamy wyjścia i musimy zapłacić. Powiedział, że ja muszę zapłacić 15 tysięcy dolarów. Pieniądze te przekazałem Pershingowi i on miał przekazać je starym. Zrobiłem to, ponieważ tak polecił mi Pershing, mówiąc, że on to uzgodnił ze starymi. Miało to miejsce już po zabójstwach tych osób. Wcześniej nie żądano ode mnie pieniędzy na taki cel. Tak samo jak nigdy starzy nie tłumaczyli mi się, na co przeznaczają otrzymane ode mnie pieniądze. Od chwili mojego przyjścia do grupy, wiadomo mi było, że poszczególni członkowie grupy dysponują bronią palną, która używana jest w czasie dokonywania przestępstw. Oprócz przypadków używania broni przy przejmowaniu tirów, wiem, że broń używana była przez grupę Rympałka w czasie napadu na autobus jadący do Turcji. Nie wiem, kto brał udział w tym napadzie. Oraz podczas napadu na ulicy Zamiany. Oprócz osób, które wymieniłem wcześniej, broń widziałem u Zbynka podczas strzelaniny pod klubem Park w Warszawie. Miał pistolet CZ. U Pawlika widziałem kolta 38 Special. Broń tę widziałem u niego w domu, pokazywał mi ją. Było to latem, nie pamiętam w którym roku. Było to przed śmiercią Maćka Piekarza, zastrzelił go budzik. Wtedy, kiedy Pawlik wychodził na ulicę, broń nosiła w torebce jego konkubina. Żona Bytniewskiego, siostra piekarza. Broń widziałem też u parasola. Pamiętam, że miał pistolet Czaje, który nosił przy sobie oraz Kałasznikowa, którego w mojej obecności przekazał Brędziakom dla Rympałka. Szczawik miał broń w czasie strzelaniny pod klubem Park. Karabin Kałasznikow widziałem także w Ożarowie, w siedzibie spółki DAK należącej do Malizny. Wtedy karabin ten Wańka pokazywał Sylwkowi ze Szczecina, jako jeden egzemplarz z partii przeznaczonej do sprzedaży. Żaba miał pistolet z celownikiem laserowym. A w mojej obecności, przed aresztowaniem Rympałka, Żaba sprzedał ten pistolet komuś z grupy Rympałka. Nie pamiętam w tej chwili komu. U słowika widziałem różne typy broni, nosił je ze sobą. Budzik miał pistolet CZ, z którego strzelał do parasola w hotelu Polonia. Pokłócili się wtedy, parasol ubliżał budzikowi. Budzik zdenerwował się i przestrzelił but parasolowi. Szymczak od kiełbasy miał beretę. Broń nosił także pako. Misiek z Nadarzyna miał dużo broni, lubił się nią chwalić. Radek Kucharski ze Żbikowa miał pistolet. Rępałek miał cały magazyn broni. Taki magazyn mieli też brędziaki, kilka razy widziałem u nich broń, najczęściej u Berezji. Widziałem też broń u Boguckiego. I jeszcze jednego człowieka z jego grupy. Nie wiem jak się nazywa, często chodzi z Boguckim. Kilkakrotnie widziałem broń u Franka i czarnego złodzieja samochodowego. Bysio miał pistolet CZ, kilka razy widziałem, że tę samą broń nosił Chyla. W grupie Bysia były cztery sztuki broni. Były to pistolety CZ, nosili je na zmianę Bysio, Chyla, Chińczyk, Szlachet, Szuler, Gonzo, Sikor. Bolo pokazywał przy mnie broń bedziowi, nie pamiętam co to była broń. Bedzio też pokazywał mi broń. Widziałem też broń, był to kałasznikow u buraka. Było to w pruszkowie, w parku Sokoła. Burak przywiózł Kałasznikowa w wózku dziecięcym, był wtedy razem ze stockim. Broń używana była w czasie pilnowania mnie przez brędziaków i grupę Bysia, w czasie kiedy mnie okraniali po śmierci Pershinga. W czasie zamachu na wieśka niewiadomskiego w miejscowości Zakręt i potem do jego zabójstwa, kiełbasa użył broni w czasie najazdu na dyskotekę w Babicach. Strzelił wtedy do samochodu. Innych zdarzeń w tej chwili nie przypominam sobie. Od 1996 roku bałem się broni. I tym, którzy mi podlegali, zabroniłem jej posiadania. Pozwoliłem im na to dopiero po śmierci Pershinga, kiedy mnie pilnowali. Natomiast z tego co się orientuję, inni nie mieli takich zachowań. Z mojej wiedzy, broń zakupywana była na wojnę z dziadem, z pieniędzy grupowych. U kogoś z członków z grupy, w magazynie grupy, nie pamiętam gdzie był ten magazyn, widziałem kilka kostek trotylu. Wydaje mi się, że przyniósł to kapeć, ale nie jestem tego pewien. Trotyl wyglądał jak kostki szarego mydła. Z boku kostki te miały wywiercone otwory na zapalniki. Oprócz tych źródeł zaopatrzenia w broń, o których już mówiłem, nie przypominam sobie innych. Nadto, jak już powiedziałem, mnie temat broni nie interesował. Wiem tylko, że Bogucki po śmierci Nikodema Kotarczaka sprzedawał pistolety CZ po 600 dolarów, a karabiny Skorpion po 900 dolarów. Wiem to od niego, bo oferował mi sprzedaż broni. Dojście do Kałasznikowów mieli też Parasol i Wańka, ale nie wiem nic więcej na ten temat. Wiem natomiast, że nie było problemów z nabyciem broni. Ja osobiście pomogłem Kiełbińskiemu w zakupieniu kilku sztuk broni, dając na ten cel kilkaset dolarów. Była to broń przeznaczona dla grupy kiełbasy, w której wtedy byłem. Kiełbasa nosił broń przy sobie, nie wiem, czy ta broń była użyta do jakiegoś przestępstwa. Po śmierci kiełbasy, przejął ją Mietek Oława. Nie wiem, gdzie ją ukrył, podobno gdzieś u siebie, w rejonie Wrocławia. Okoliczności zakupienia tej broni przez Kiełbasę podałem już wcześniej. Przypominam sobie też zdarzenie z roku, w którym odbierał budowę domu Oczko. Dom ten budowała dla niego firma Paradowskiego. I Oczko stwierdził, że przecieka dach. Wtedy przyjechali wraz ze Słowikiem do Paradowskiego i mu naubliżali. I wtedy Oczko wyjął broń i groził nią Paradowskiemu. Był to jakiś pistolet. Ogólnie mogę stwierdzić, że broń była powszechnie używana przez członków grupy, wiele osób ją nosiło. Było to tak, że nie zwracałem na to specjalnej uwagi, dlatego nie jestem w stanie opisywać poszczególnych przypadków wyjęcia przez kogoś broni lub jej pokazania. Odnośnie zarzutu drugiego wyjaśniam, że przyznaję się do jego dokonania. Okoliczności sprzedaży skradzionych samochodów obszernie opisywałem w poprzednich przesłuchaniach. W dniu dzisiejszym nie jestem w stanie podać nowych szczegółów mogących uzupełnić w sposób istotny treść tych wyjaśnień. W okresie, który objęty jest tym zarzutem, rzeczywiście pośredniczyłem w sprzedaży około 350 samochodów różnych marek, wiedząc, że pochodzą one z kradzieży. Z tych samochodów dla siebie nabyłem trzy. To jest Audi 100, Opla Kalibra i BMW 320. Kwoty, jakie uzyskiwałem ze sprzedaży poszczególnych samochodów, były różne. Osobiście oceniam, że zarobiłem na tym około 650 tysięcy dolarów. Nie potrafię podać innych szczegółów, oprócz tych, o których już mówiłem, mogących pomóc w identyfikacji tych pojazdów, ponieważ było ich bardzo dużo. Większość z tych pojazdów legalizowana była w Wydziale Komunikacji na Ochocie. Być może tam można będzie ustalić, jakie samochody zostały sprzedane. Ale był to okres taki, w którym kontrola rejestrowanych pojazdów była praktycznie żadna. Nie wykluczam, że mogę sobie jeszcze przypomnieć jakieś istotne zdarzenia związane z tym procederem. Wtedy natychmiast złożę dodatkowe wyjaśnienia. Prawdą też jest, że przyjmowałem pieniądze pochodzące z przestępstw, o czym wiedziałem i znałem sposób, w jaki zostały uzyskane. W tamtym okresie czasu miałem już taką pozycję w grupie, że nie interesowały mnie szczegóły ich uzyskania. Istotne dla mnie było, aby podlegające mi grupki osób, na przykład wymuszające haracze, dostarczyły określoną kwotę pieniędzy. Z których z kolei ja połowę musiałem oddać starym. Przekazywanych kwot pieniędzy nikt nie weryfikował. Wszystko opierało się na wzajemnym zaufaniu wszystkich członków grupy. Podobnie działo się w innych podgrupach, podlegających pod starych. Powszechnie było wiadomo, że jeżeli ktoś oszuka grupę, zostanie ukarany poprzez pobicie i nałożenie kary finansowej. Pieniądze pochodzące z napadu na ulicy zamiany otrzymałem od Roberta Bartnika, który przekazał mi je w imieniu Rympałka. W napadzie tym nie brałem udziału. Nie wiedziałem o przygotowaniach do niego, a pieniądze dostałem, ponieważ należałem wtedy do grupy Rympałka. Tak samo jak żaba, który otrzymał taką samą kwotę pieniędzy, choć też nie brał udziału w tym napadzie. Z tego samego powodu jako członek grupy, otrzymałem alkohol, który jest wyszczególniony w zarzucie, który mi dziś ogłoszono. Wiedziałem, że pochodzi on z przestępstwa, ale nie interesowało mnie kto i w jaki sposób dokonał tego przestępstwa. Odnośnie zarzutu trzeciego, wyjaśniam, że przyznaję się do dokonania wymuszeń. Natomiast chcę wyjaśnić, że sam fakt pobierania haraczy w znacznym stopniu wynikał z atmosfery, jaka wówczas panowała w Warszawie. Sprowadzało się to do tego, że w większości wypadków, w rozmowach, w czasie których ja, czy też inni członkowie grupy proponowaliśmy zbieranie opłat za tak zwaną ochronę, nie było konieczności używania bezpośrednich gruźb. Właściciel, na przykład restauracji czy kantoru, przeważnie zgadzał się na płacenie określonej kwoty, bez grożenia z naszej strony pobiciem czy czymś podobnym. W wielu wypadkach, kiedy potrzebowali pomocy, bo na przykład ktoś awanturował się w restauracji i zadzwonił do nas, od razu mu pomagaliśmy. Były wypadki, jak na przykład w przypadku dyskoteki Trend, że właściciel odmawiał płacenia. I wtedy wystarczyło zrobienie kilku awantur przez podstawionych przez grupę ludzi, aby zgodzili się na płacenie. Trudno mi w tej chwili wymienić poszczególne restauracje, które płaciły takie haracze. Ale wiem, że takie haracze ściągane są do tej pory przez każdą z grup podlegającym starym. Podobnie jest z firmami ustawiającymi automaty do gry. Jest to odrębna gałość osiągania zysków przez grupę. Po haraczach, które przywoził Franek, to jest Robert Frankowski. W czasie, kiedy pracował dla Pershinga, mogę ocenić, że są to ogromne pieniądze, przynoszące grupie większy zysk niż handel narkotykami. Wydaje mi się również, że chęć przejęcia przez starych zysków, jakie osiągał Pershing z automatów, była jedną z przyczyn, dlaczego został zastrzelony. Przyznaję się również do zarzutu piątego, to jest do oszukiwania wspólnie ze sznytem i kręconym Kłopotowskiego. Z tym, że w zarzucie wymieniona jest kwota 400 tysięcy złotych. Natomiast ja otrzymałem z tego 110 lub 120 tysięcy złotych. Pieniądze, które Kłopotowski przekazał dla Cytrynowskiego, przyniósł sznyt w torbie. W tak zwanej reklamówce i powiedział, że jest tam 4 miliardy starych złotych. Banknoty były podzielone na 4 paczki banknotów. Każda paczka była owinięta paskiem z tworzywa sztucznego i folią. Przy mnie tych pieniędzy nie przeliczano. Sznyt dał mi jedną z takich paczek w całości, a drugą rozerwał i dał mi z niej część. Wcześniej ustaliliśmy, że sznyt, kręcony i ja otrzymamy porówno. A jakaś działka miała też być dla mężczyzny, który wystawił ten interes, ale nie wiem kto to był. Widziałem tego mężczyznę przy podziale pieniędzy, byłbym w stanie go rozpoznać. Teraz przypominam sobie, że miał na imię Krzysiek. Wcześniej kiedyś widziałem go w towarzystwie Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. Nie znam szczegółów, na czym polegało wystawienie interesu przez tego Krzyśka. Nadmieniam, że podział pieniędzy nastąpił w dniu, w którym zostały one uzyskane. Miało to miejsce na terenie stadionu Skra w Warszawie. Oprócz nas czterech uczestniczących w podziale tych pieniędzy, nikogo innego z nami nie było. Odnośnie zarzutu szóstego przyznaję się do dokonania tego czynu. Prawdą jest, że brałem udział w tak zwanych wykupkach samochodów. Prawdą jest, że w okresie od września 1998 roku do grudnia 1999 roku, to jest dnia mego aresztowania, wziąłem udział w wykupce około 100 samochodów. Ich liczby również nie jestem w stanie dokładnie określić, jak również kwoty pieniędzy, jaką z tego tytułu uzyskałem. Nie potrafię też wskazać właścicieli poszczególnych aut. Z tego co się orientuję, większość faktów wykupienia wcześniej skradzionych samochodów nie była zgłaszana na policję. Kradzieżami samochodów zajmowały się i zajmują nadal grupy złodziei podlegających również w ramach poszczególnych podgrup starym Pruszkowskim. Jest to kolejne źródło dochodów grupy jako całości. Ponieważ każda grupa złodziei jest opodatkowaną na rzecz starych. System funkcjonowania tego procederu przedstawiłem w poprzednim przesłuchaniu. Nie mam nic więcej do dodania na ten temat. Na pytanie prowadzących przesłuchanie, podejrzany odpowiada: Nigdy nie miałem nic wspólnego z handlem fałszywymi złotymi monetami. Nikt nie zwracał się do mnie z taką propozycją. Nie znam żadnych osób, które miałyby uprawiać taki proceder. Wiem, że tego typu oszustwa. Dokonywane były kilkanaście lat temu, kiedy zabroniony był legalny handel złotem i walutą. Jest to wyłącznie moja wiedza ogólna, wynikająca z plotek, jakie krążyły w środowisku, że oszukuje się w ten sposób ludzi, którzy chcą dokonać lokaty kapitału. Ja sam nigdy tym się nie zajmowałem. Nie wiem, dlaczego wiązany jestem z tego typu oszustwami. Podejrzewam, że wynika to stąd, iż wiele osób ze środowiska przestępczego. Dokonując przestępstw lub chcąc podnieść swoją rangę, twierdziło, że są z grupy masy lub z Pruszkowa. Media kreowały mnie na przywódcę grupy Pruszkowskiej, ale nigdy w rzeczywistości nie miałem tak wysokiej pozycji. Zawsze podporządkowany byłem Starym, o których nie pisano tyle w gazetach. Ja nie miałem wpływu na to, kto i w jakich sytuacjach powołuje się na mój pseudonim Masa, choć wiedziałem o tym, że były takie przypadki. To wszystko, co mam do wyjaśnienia w dniu dzisiejszym. Na tym protokół zakończono dnia 13 lipca 2000 roku o godzinie 18. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 14 lipca 2000 roku. W uzupełnieniu wczorajszych oraz wcześniej składanych wyjaśnień, chciałem dodać, że posiadam informacje na temat zabójstwa czarka Dresza. Nie pamiętam w tej chwili, kiedy go zastrzelono. Czarka Dresza poznałem pod koniec lat 80. przez Wojciecha Kiełbińskiego. Czarek doszedł do grupy na początku lat dziewięćdziesiątych. Przyszedł wtedy do grupy, w której byłem ja, jego ojciec Jacek Dresz, Żyd i Kiełbiński. W grupie dochodziło do konfliktów pomiędzy Dreszami, ponieważ Jacek krótko trzymał Czarka. Nas traktował jak kolegów, a jego cały czas jak niechcianego syna, który musi być mu w pełni podporządkowany. Ośmieszał go przy grupie, nie pozwalał mu na robienie różnych rzeczy bez pozwolenia. Złamał mu charakter. W konsekwencji czarek odłączył się od grupy i poszedł do grupy Henryka Niewiadomskiego. Początkowo ukrywał, że jest w grupie dziada. Dopiero po śmierci ojca przestawał się z tym ukrywać. Jacek Dresz został zastrzelony na klatce schodowej w bloku, w którym mieszkał. Nie pamiętam kiedy to było. Początkowo nie było wiadomo, kto zastrzelił Jacka Dresza. Potem różne osoby zebrały informacje, żeby wykryć zabójcę. Żona Jacka, pieniądze i złoto, przekazała przy mnie Kiełbińskiemu. Był przy tym czarek. Kiełbiński powiedział mu, że nic nie dostanie, ponieważ nie należy mu się. Bo zgodnie z wolą ojca, pieniądze są dla Tomka. Pieniądze i złoto, zapakowane były w torbę foliową. Nie wiem ile tego było, ponieważ Kiełbiński mi nie powiedział. Pieniądze Jacka były też u Wojtka Paradowskiego. Nie pamiętam w tej chwili, kiedy został zastrzelony Czarek Dresz. W jakiś czas potem piłem. Alkohol ze Słowikiem, to jest Andrzejem Zielińskim. Było to po moim wyjściu z aresztu. Był to chyba 96 lub 97 rok. Wtedy opowiadał różne rzeczy. O tym, jak był z Paradowskim w Stanach, jakie ma zasługi dla grupy. Ja odebrałem to w ten sposób, że Słowik chce zbliżyć się do mnie i poznać moje interesy. Wtedy też Słowik opowiadał mi, że to on zastrzelił czarka. Mówił, że był jeszcze z kimś. Nie, mówił z kim, a ja o to nie pytałem, ponieważ bałem się, że zbytnia ciekawość może się źle dla mnie skończyć. Wiedziałem, że Słowik jest człowiekiem bezwzględnym, pozbawionym skrupułów. Bałem się go. Słowik mówił mi wtedy, że strzelał do czarka z pistoletu i że czarek zrobił głupią minę. Pokazywał, jak wycelował do czarka. W jaki sposób stał i jaką miną zrobił czarek? Mówił, że po trafieniu go czarek jeszcze jechał samochodem. Szydził z całej sytuacji. Moim zdaniem, Słowik opowiadał mi o tym, żeby wywołać na mnie odpowiednie wrażenie. Miało to pokazać, że starzy mają silną pozycję i trzeba im się bezwzględnie podporządkować. Słowik mówił też, że widział go ktoś z okna i że ta osoba go nie rozpozna. Kontekst tego był taki, że ta osoba, która go widziała, wystraszyła się go. Wynikało z tego, przynajmniej ja to tak odebrałem, że ta osoba zna Słowika i boi się go. Przy tej samej rozmowie Słowik mówił też, że to on stoi za śmiercią Sebre. Mówił też, że bliski współpracownik dziada, Połdek, był niebezpieczny dla starych. I że dumą grupy jest to, że został zabity. I wszyscy z grupy powinniśmy być wdzięczni Słowikowi za to, że Połdek został zabity. Pieniądze Jacka były też u Wojtka Paradowskiego. Nie pamiętam w tej chwili, kiedy został zastrzelony Czarek Dresz. W jakiś czas potem piłem alkohol ze Słowikiem, to jest Andrzejem Zielińskim. Było to po moim wyjściu z aresztu. Był to chyba 96 lub 97 rok. Wtedy opowiadał różne rzeczy. O tym, jak był z Paradowskim w Stanach, jakie ma zasługi dla grupy. Ja odebrałem to w ten sposób, że Słowik chce zbliżyć się do mnie i poznać moje interesy. Wtedy też Słowik opowiadał mi, że to on zastrzelił czarka. Mówił, że był jeszcze z kimś. Nie, mówił z kim, a ja o to nie pytałem, ponieważ bałem się, że zbytnia ciekawość może się źle dla mnie skończyć. Wiedziałem, że Słowik jest człowiekiem bezwzględnym, pozbawionym skrupułów. Bałem się go. Słowik mówił mi wtedy, że strzelał do czarka z pistoletu i że czarek zrobił głupią minę. Pokazywał, jak wycelował do czarka, w jaki sposób stał i jaką miną zrobił czarek. Mówił, że po trafieniu go czarek jeszcze jechał samochodem. Szydził z całej sytuacji. Moim zdaniem, Słowik opowiadał mi o tym, żeby wywołać na mnie odpowiednie wrażenie. Miało to pokazać, że starzy mają silną pozycję, i trzeba im się bezwzględnie podporządkować. Przy tej samej rozmowie, Słowik mówił też, że to on stoi za śmiercią cebra. Mówił też, że bliski współpracownik dziada, Poldek, był niebezpieczny dla starych. I że dumą grupy jest to, że został zabity. I wszyscy z grupy powinniśmy być wdzięczni Słowikowi za to, że Poldek został zabity. Mówił też, że trzech zabitych w gołębniku, to też jego zasługa. Mówił, że to on wraz z kimś drugim, ich załatwił. Jako drugiego wymienił kajaka lub budzika. W tej chwili dokładnie nie pamiętam kogo. Mówił też, że jeden z tych trzech zabitych został zastrzelony przypadkowo. Słowika wprowadził do grupy raźniak, nie wiem, skąd się znali. Być może siedzieli razem w więzieniu. Opowiadanie słowika, zrobiło na mnie wtedy wielkie wrażenie. Wierzyłem w to, co mówił, uznałem go za człowieka bezwzględnego, którego należy się bać. Wiedziałem, że słowik, opowiadając mi o tych swoich zasługach, nie oszukuje. Słowik, jeżeli mówił poważnie, między kolegami nigdy nie kłamał. Nie był fantastą. Wszystko to wpłynęło na mnie tak, że zacząłem się bać starych. Uznałem, że nie można im się sprzeciwić. Takie przekonanie miałem już wcześniej i to opowiadanie tylko je spotęgowało. Wiem, że grupa miała i ma wpływy na terenie różnych miast Polski. Obecnie wpływy ma grupa w Szczecinie. Nie wiem, kto tak kieruje ludźmi z Pruszkowa. Grupa pomogła oczce zdobyć dominującą pozycję w Szczecinie i przestał słuchać się Starych. Po aresztowaniu Oczki i jego grupy Pruszków odzyskał pozycję. Razem z Pruszkowem pracuje Sławek Niewiera ze Świnoujścia. W Słupsku rządzi jakiś były rugbista, podporządkowany jest Słowikowi i Raźniakowi. Jest to ich przyjaciel. W Trójmieście łącznikiem Pershinga był Andrzejewski. Teraz przeszedł do Słowika i Raźniaka. Andrzejewski zjednoczył grupy z Gdańska wokół Pershinga i Pershing miał propozycję, żeby zostać szefem, numerem jeden. W Olsztynie w imieniu grupy działa w tej chwili Bysio. Ma tam do pomocy grubego i jego grupę. Działa tam również Paweł Miller, pseudonim Plak, który działa też w Giżycku. Miller chwalił mi się, zabił w Olsztynie braci Orów. Wiem również, że wspólnikiem Millera jest Uchał. Uchał jest szefem grupy Zwyżkowa, był często widywany z Millerem. Jego grupa podporządkowana była Wołominowi, nie wiem jak jest teraz. W Bydgoszczy interesy miał Pershing. Przejął całe podziemie, po tym jak podłożył bombę pod samochód Księcia. Opowiadał mi o tym, z tym, że z tego co wiem ze środowiska, nie robił tego osobiście, tylko komuś zlecił. Po nim wszystko przejął słowik ze starymi i doszło do jakichś podziałów, ale nie znam szczegółów. Pod hasłem bydgoszcz należy rozumieć także Toruń, Włocławek i okolice. W Poznaniu i okolicach w imieniu grupy działa bysio, to jest Dariusz Bytniewski. Ma on podporządkowaną grupę miejscową, składającą się z bojówkarzy drużyny piłkarskiej Lecha Poznań. Na czele tych bojówkarzy stoi chłopak o imieniu Damian. W Poznaniu ma też wpływy Grupa Lelka ze Zgorzelca. Grupa ta ma bardzo mocne wpływy również w Koszalińskim, Lubuskim i Dolnośląskim, wyłączając Wrocław. Jest to grupa silna i bezwzględna, podporządkowana Robertowi Frankowskiemu. Franek jest pomostem pomiędzy grupą Pruszkowską a Lelkiem. Wcześniej ja poznałem Lelka. Było to w 1997 roku. Ja widziałem osobiście Lelka tylko raz. Rozmawialiśmy przez 30 minut o interesach, które w Zgorzelcu chciał robić Nikoś. Ja byłem potrzebny Nikosiowi, abym potwierdził starym Pruszkowskim, że grupa Pruszkowska jest wzięta do działki. Nikosiowi zależało na tym, aby nie było aktów agresji ze strony starych. W interesach chodziło o haracze z agencji towarzyskich z terenu Lelka, oraz możliwość dokonywania przemytu papierosów i alkoholu przez nikosia i lelka. Z tym, że papierosy były wywożone na zachód, a alkohol wożony do Polski. Wiem, że przemyt papierosów kontrolowała grupa oczki, która miała też działkę z tego tytułu. Grupa pruszkowska, z przemytu, którym miał zająć się Nikoś z Lelkiem, miała mieć mniej więcej jedną trzecią zysku. Oprócz grupy pruszkowskiej, część dostawał też oczko. Na tym protokół przesłuchania podejrzanego zakończono o godzinie 12.00. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 26 lipca 2000 roku. W uzupełnieniu wcześniejszych wyjaśnień, chcę powiedzieć, że przypominam sobie o zdarzeniu, które miało miejsce w 92 lub 93 roku. W tym czasie grupa zajmowała się napadami na tiry zawierające przemycony alkohol i papierosy oraz wyłudzeniami od przemytników tego towaru. To zdarzenie przypomniałem sobie z tego powodu, że było powodem konfliktu między dziadem, czyli Henrykiem Niewiadomskim, a grupą Pruszkowską. A właściwie konsekwencje tego zdarzenia doprowadziły do konfliktu. Do tego czasu dziad był pionkiem w grupie i zajmował się upłynnieniem przemyconych towarów. Pamiętam, że pewnego dnia... Nie pamiętam daty, razem z Wojciechem Kiełbińskim i Jackiem Dreszem siedzieliśmy w domu Henryka Niewiadomskiego w ząbkach. Był z nami jeszcze ktoś, ale w tej chwili nie pamiętam kto. W domu dziada czekaliśmy na wiadomość od kogoś z grupy, czy już został przejęty jeden lub dwa tiry z przemycanym spirytusem. Myślę, że chodziło o dwa tiry. Nie wiem, w jaki sposób miały być przejęte te tiry, ponieważ ja w tym bezpośrednio nie uczestniczyłem. Pożatym miałem za niską pozycję w grupie, aby być o tym poinformowanym. Ogólnie wiem, w jaki sposób był przemycany towar, ale o tym już wcześniej mówiłem. Ale który z możliwych sposobów był użyty w tym przypadku, tego nie wiem. Mógł być to napad lub oszustwo. Przypominam sobie, że gdy czekaliśmy na wiadomość w domu dziada, to dziad z dreszem pili jakiś dobry alkohol. W pewnym momencie dziad wyszedł z pokoju i zaraz wrócił ze strzelbą typu pompa i chwalił się nią przed nami. Za chwilę wyszedł ponownie i wrócił jeszcze z dwoma jednostkami broni. W tym jeden to był kolt, drugiej jednostki broni nie pamiętam. Dziad przyniósł broń, aby się nią pochwalić i zademonstrować jej walory. Nie wiem gdzie dziad przechowywał tę broń, ale musiało to być gdzieś w domu, bo nigdzie dalej nie wychodził. Nikt z nas nie pokazywał dziadowi broni. Ja takiej nie miałem ze sobą, natomiast dresz i kiełbasa swoją broń mieli w samochodzie. Siedzieliśmy w domu dziada około godziny, kiedy przyjechał tam Słowik i oczko. Oni przyjechali sami. Nie pamiętam, czym przyjechali. Jak weszli do pokoju, któryś z nich powiedział, że mamy jechać do magazynu, gdzie miał być składowany spirytus. Właściwie nasza rola miała polegać na tym, że mieliśmy doprowadzić tiry do magazynu, aby bezpiecznie tam dojechały. Zaraz jak przyjechali Słowik i oczko, wyszliśmy z domu dziada i wsiedliśmy do samochodów. Ja jechałem z Kiełbińskim, a dziad jechał z dreszem innym samochodem, który kierował dresz. Słowik i oczko weszli do trzeciego samochodu, którym kierował oczko. Innych osób tam nie było. Kiełbiński prowadził samochód bardzo szybko i zgubił się zresztą. Wtedy było już wiadomo, gdzie mamy jechać, ponieważ dziad tłumaczył Dreszowi, gdzie jest magazyn, gdy jeszcze siedzieliśmy w domu dziada. Kilka godzin wcześniej spotkaliśmy się ze Słowikiem i Oczkiem na parkingu przy trasie na przed Ząbkami, gdzie codziennie zatrzymywało się wiele tirów. Na tym parkingu był Słowik, Oczko, dziad, Kiełbiński, ja, Pershing, Raźniak, Parasol, Klimas i jeszcze inne osoby, których w tej chwili nie pamiętam. W sumie było dużo osób. Powodem tego spotkania było ustalenie czynności, które miały być przeprowadzone od przejęcia tirów przez grupę do rozładowania ich w magazynie. Wtedy ustalenia te robili Raźniak, Słowik, Oczko, Dziad, Dresz i Pershing. Reszta słuchała co oni ustalają, to oni wydawali dyspozycje. Właśnie na tym spotkaniu ustalono, że Dresz, Kiełbasa, ja, Dziad i jeszcze ludzie z samochodu mieliśmy ochraniać te tiry od przejęcia przez grupę do chwili przywiezienia ich do magazynu. Jeżeli dobrze pamiętam, to z podziału ról wynikało, że przy tirach mieli czekać klimas i parasol. Ról innych osób nie pamiętam w tej chwili, bo upłynęło już dużo czasu. Już od tego spotkania na parkingu było wiadomo, że gdy Dresz, Kiełbasa, Dziad i ja otrzymamy informację o przejęciu tirów, mamy jechać na parking na, którym się wcześniej spotkaliśmy i wprowadzić tiry do magazynu. Wracając do momentu, gdy wychodziliśmy z domu dziada, to jak mówiłem, Kiełbiński szybko ruszył swoim samochodem i zgubił się z pozostałymi. Jednak wiedział, gdzie ma jechać, to znaczy na ten parking, na którym byliśmy kilka godzin wcześniej. Jak zajechaliśmy z Kiełbińskim na parking, to stały tam dwa tiry i samochód osobowy, w którym byli, o ile dobrze pamiętam, parasol i klimas. Kiełbiński zwolnił, machnął ręką i krzyknął przez otwarte okno, że mają ruszyć. Te samochody ruszyły za samochodem kiełbasy, w którym ja też byłem. Jechaliśmy w stronę ząbek i na skrzyżowaniu drogi, która prowadzi do posesji Henryka Niewiadomskiego, skręciliśmy nie w prawo tak jak się jechało do niego, lecz w lewo, w kierunku na brudno. Okazało się po paru metrach, że źle jedziemy i że kiełbasa pomylił drogę. Narobiło się dużo hałasu, ponieważ tiry zaczęły zawracać na drodze, która była nieprzystosowana do takiego rodzaju manewrów. Podczas wykonywania manewru zawracania do tego miejsca podjechał Dresz z dziadem. Dresz naubliżał Kiełbińskiemu, że pomylił drogę i nie słucha poleceń. I powiedział, a raczej rozkazał mnie i Kiełbińskiemu, żebyśmy wracali do domu. W tym czasie do tego miejsca podjechał Słowik i Oczko. Pamiętam, że obydwaj mieli zapaskiem spodni z przodu broń. Były to pistolety, które było bardzo dobrze widać. Podejrzewam, że specjalnie umieścili te broń w takich miejscach, aby wywrzeć wrażenie na kierowcach Tirów. Tego mogę się tylko domyślać. Po słowach dresza, Kiełbiński i ja odjechaliśmy i nie braliśmy już udziału w dalszych zdarzeniach w tym dniu. Następnego dnia dowiedziałem się chyba od Jacka Dresza, że był nalot policji na magazyn, gdzie był składowany spirytus. I w konsekwencji tego, zostali aresztowani dziad, oczko i słowik. Dresz nie mówił mi o szczegółach tego najazdu policji na magazyn. W późniejszym czasie byłem świadkiem spotkania grupy z Henrykiem Niewiadomskim. Ze strony grupy Pruszkowskiej było tam bardzo dużo osób. Ja tam uczestniczyłem, bo był tam Kiełbiński. Było tam około 30 lub 40 osób, w tym ci najważniejsi, to znaczy Raźniak, Wańka, Pershing i Jacek Dresz. Były jeszcze inne osoby, ale teraz już nie pamiętam kto konkretnie. Wańka wtedy rozmawiał z Henrykiem Niewiadomskim. Nie pamiętam, gdzie odbywało się to spotkanie. Wańka rozmawiał z dziadem i żądał od niego 300 tysięcy dolarów amerykańskich za utracony towar. Dziad nie chciał się na to zgodzić. Uważał, że wina za utracony towar leży po stronie grupy Pruszkowskiej, która przyciągnęła ogon policji. Wańka i dziad mieli do siebie pretensje. Ostatecznie Wańka oświadczył dziadowi, że ma on dostarczyć pieniądze w określonym terminie. Zraz potem wszyscy się rozjechali. To był pierwszy powód konfliktu z dziadem, który w późniejszym czasie się rozwinął, gdy Wiesiek Niewiadomski usiłował porwać Wańkę. Potem było o tym głośno. Dziad dał policji dużą łapówkę za ukręcenie tej sprawy. To wszystko wiem na podstawie plotek, które chodziły w grupie. To znaczy, mam na myśli wręczenie łapówki. Dziad później żądał od grupy pieniędzy za załatwienie tej sprawy. To znaczy za jej ukręcenie. Chcę powiedzieć, że w owym czasie ja byłem przy Kiełbińskim. Pełniłem funkcję, jak gdybym był adiutantem. Nie miałem wpływu na żadne decyzje, które były podejmowane. A tylko przysłuchiwałem się rozmowom, podczas których takie decyzje podejmowano. Odnośnie poleceń, jakie otrzymywałem od starych, to przypominam sobie takie zdarzenie, że zostałem wezwany przez Raźniaka, Słowika i Maliznę do restauracji Zielony Lew w Ursusie. Było to przed Andrzejkami 1998 roku, pamiętam tę datę, ponieważ w Andrzejki 1998 roku był otwierany klub Planeta w Bytomiu. I ja się tam udałem, razem z Andrzejem Gołotą. Na tym spotkaniu w restauracji Zielony Lew usłyszałem, a właściwie było to polecenie, że mam sprowadzić na ziemię Simona z Katowic, który robi coś przeciwko Starym. Nie mówili konkretnie o co chodzi. Miałem na niego pokrzyczeć. A Parasol wręcz powiedział, że Simon nie ma prawa się zesrać, jeżeli pruszków o tym nie wie. Starzy wiedzieli, że znam Simona, bo wcześniej jeździłem do Simona z Rympałkiem, czyli Markiem Czarneckim. W czasie tego spotkania nie było mowy o konsekwencjach, jakie mogą spotkać Simona, jeżeli się nie podporządkuje Starym. Ale było powszechnie wiadomym, że może polecieć głowa Simona. Takie były zasady w grupie. Przy okazji pobytu w klubie Planeta, spotkałem się tam z Simonem i przekazałem mu to, co powiedzieli mi Starzy. Simon wszedł do planety jak Paw, z ochroną. Wywołałem go z zewnątrz, za mną stała ochrona dyskoteki. Skrzyczałem Simona słowami, które przekazali mi starzy. Simon oświadczył, że nic nie robi przeciwmo starym i że mam zapewnić starych o jego lojalności. Po powrocie zbytomia zrelacjonowałem treść rozmowy z Simonem Parasolowi. On był zadowolony z tego, że rozmawiałem z Simonem. Po pewnym czasie, podczas libacji alkoholowej, dowiedziałem się od Parasola, że Simon robi coś przeciwko niemu. Parasol mówił mi, że po mnie rozmawiał z Simonem Bogucki, który został oddelegowany przez starych do pilnowania interesów na Śląsku. Powiedział mi, że Bogucki został pobity przez Sajmona. Z ironią opowiadał o tym zdarzeniu, ponieważ jego zdaniem ja powinienem jeszcze raz pojechać na rozmowę z Sajmonem. Nadto Parasol mówił, że Raźniak i Malizna bez jego wiedzy wysłali Boguckiego na rozmowę z Saimonem. Bogucki, zdaniem Parasola, nie nadawał się do tego. W tym czasie... Bogucki mówił, że nie podaruje Simonowi zniewagi i że poleje się krew. Parasol śmiał się z tego. Po kilku tygodniach dowiedziałem się o zastrzeleniu Simona i jego śmierć skojarzyłem z Boguckim, ponieważ Parasol powiedział, że Bogucki szykuje zemstę. Po śmierci Simona z plotek słyszałem, nie pamiętam od kogo, że na zbicie Simona polecenie wydał Bogucki. A cyglami byli Marek i Władek z Tomaszowa Mazowieckiego któryś z nich ma ksywę bokser. Oni należeli do grupy szramy z Łodzi, która była podporządkowana maliźnie. I stąd miał z nimi kontakt Bogucki, jako podlegający bezpośrednio maliźnie. Po śmierci Simona jego interesy przejął Bogucki. Odnośnie Simona, przypominam sobie takie zdarzenie, które miało miejsce po mojej rozmowie z nim w planecie w Bytomiu, a przed jego rozmową z Boguckim. Pewnego dnia spotkałem się na obiedzie w Bristolu w Warszawie ze Słowikiem. Słowik w tym czasie chciał się do mnie zbliżyć i poznać moje prywatne interesy. W czasie pobytu w Bristolu, spotkaliśmy tam Simona, który był w towarzystwie Domańskiego, starego warszawskiego cinkciarza. Oni byli tam z żonami. Chcę sprostować, że to spotkanie było przed aresztowaniem Simona i przed moją rozmową z nim w bytomiu. Słowik umówił się z Simonem, że jeszcze tego samego wieczoru spotkają się w restauracji Odeon na marszałkowskiej. Na spotkanie do Odeonu pojechałem razem ze Słowikiem. Simon zaproponował Słowikowi kupno zegarka marki Kartie, którym Słowik był zainteresowany. Słowik wziął zegarek, który był wart 3000 dolarów, i oświadczył Simonowi, że nie myśli za niego płacić. A wręcz zrugał Simona, że nie wpadł na pomysł, aby dać ten zegarek Słowikowi w prezencie. Simon od razu się poprawił i oświadczył, że zegarek jest w prezencie i powiedział, że jest lojalny staremu Pruszkowskiemu. W czasie tego spotkanie Słowik powiedział Simonowi, że ma robić to, co każe robić stary Pruszków. Ma po prostu robić wszystko pod dyktando Pruszkowa. Simon nie dyskutował ze Słowikiem, przyjął jego słowa z pokorą. Nie było wtedy rozmowy o żadnych konkretnych sprawach, czy też pieniądzach, które miał płacić Simon. Przypominam sobie, że w czasie, kiedy Simon przebywał w areszcie, ktoś z trójki Słowik, Parasol, Raźniak, kazał mi pojechać na Śląsk i przeprowadzić rozmowę z Sandokanem, który miał największą grupę na Śląsku. Na to spotkanie pojechałem z Bolem z Grodziska, który znał Sandokana, bo prowadził z nim jakieś wspólne interesy. Takie dostałem polecenie, aby pojechać tam z Bolem. Spotkaliśmy się z Sandokanem w McDonaldzie, w Będzinie. Sandokan przyjechał z ochroną. Stamtąd pojechaliśmy do chińskiej restauracji, w pobliżu Jasnej Góry, w Częstochowie. Na tym spotkaniu przekazałem wolę starych z Pruszkowa, że oni chcą, aby Sandokan opiekował się Śląskiem, z błogosławieństwem starego Pruszkowa. I że ma przekazać połowę zarobionych przez siebie pieniędzy, poprzez bola, dla starych z Pruszkowa. Sandokan zgodził się na to i wręcz sprawiał wrażenie uradowanego. Powiedział, że to jest zaszczyt pracować dla Pruszkowa. O wynikach rozmowy poinformowałem jak zwykle parasola. Na tym się skończyła moja rola w kontaktach z Sandokanem i jego grupą, a dalej prowadził to bolo. Nie znam szczegółów, jakie kwoty płacił Sandokan i z czego pochodziły te pieniądze. Pamiętam, że między 96 a 97 rokiem dostałem polecenie od parasola, raźniaka oraz wańki. Byli też przy tym Słowik, Malizna i Szwarc. Było to podczas libacji alkoholowej, na którą zaprosił ich parasol, który był zaproszony przez właściciela nowo otwartego baru w Pruszkowie. Libacja odbywała się w tym baru, i ja tam zostałem wezwany telefonicznie przez parasola. Polecenie, o którym mówię, polegało na tym, że mam zająć się zgorzelcem. Chodziło o to, że tam trwa wojna między grupami przestępczymi. A jeżeli tak, to są tam pieniądze. Oni nie mówili mi, co mam konkretnie robić, tylko żebym szukał pieniędzy w zgorzelcu. Na tym się skończyła moja rozmowa z nimi. Po tej rozmowie wezwałem do siebie Pedra, który był dilerem narkotyków u Bysia. Wiedziałem, że jego ojciec jest przy Karinktonie ze Zgorzelca. Pedro miał na imię Piotrek, nie znam jego nazwiska. Poprosiłem Pedra o spotkanie z jego ojcem. Ojciec Pedra przyjechał do Pruszkowa i spotkaliśmy się pod moim blokiem na ulicy Kopernika, gdzie wówczas mieszkałem. On przyjechał samochodem marki Mercedes 190 koloru czarnego. Był ubrany w kurtkę skórzaną i miał gruby łańcuch na szyi. Pedro przyjechał sam. Ja nie miałem mu nic do zaoferowania od starych Pruszkowskich, ale chciałem w ich imieniu, by Keiryn ten dzielił się z nimi pieniędzmi. Ojciec Pedra powtórzył to Carringtonowi. Wiem to od jego syna, Pedra. Tą samą drogą ten przekazał, że jeżeli grupa Pruszkowska pomoże mu w wojnie na terenie Zgorzelca, to on będzie się dzielił pieniędzmi. To, co usłyszałem od Pedra, przekazałem parasolowi. Parasol skwitował to słowami, że ten to stary cwaniak. Wiem, że później wysłali do Zgorzelca jakiś ludzi z łodzi, którzy mieli uprowadzić lub uprowadzili jakiś handlarzy z i ludzi, którzy zajmowali się wyłudzeniami na terenie Zgorzelca. To wiem od parasola, który mi o tym powiedział. Nie wiem, czy Pruszków zaangażował się w wojnę w Zgorzelcu. W tym miejscu przesłuchanie zakończono o godzinie 20:15. Protokół przesłuchania podejrzanego Jarosława Sokołowskiego z dnia 27 lipca 2000 roku. W uzupełnieniu swoich poprzednich wyjaśnień, wyjaśniam, co następuje. Podawałem do protokołu, że leczyłem się psychiatrycznie. Prawdą jest, że gdy miałem 17 lat, Zgłosiłem się do poradni zdrowia psychicznego w Pruszkowie. Zrobiłem to tylko po to, aby uniknąć służby wojskowej. Z doktor Mioduszewską uzgodniłem, że ona stworzy historię choroby, która będzie podstawą do zwolnienia mnie od służby wojskowej. W zamian za to, sprezentowałem jej mięso i wyroby wędliniarskie, które były wtedy reglamentowane. Dodaję, że lekarka stworzyła historię choroby z datą wsteczną o rok, żeby wyglądało to bardziej wiarygodnie przed uzyskaniem zwolnienia ze służby bywałem w poradni kilkakrotnie po to tylko aby w historii choroby znajdowały się odpowiednie wpisy Lekarka wypisywała mi recepty na leki, ale ja ich nie wykupywałem, ponieważ tak uzgodniliśmy z lekarką. Mioduszewska powiedziała, że lepiej to będzie wyglądać, gdy ona będzie wypisywać leki i wpisywać to w historię choroby. W oparciu o te historie choroby uzyskałem zwolnienie ze służby wojskowej. Nadmieniam, że doktor Mioduszewska była w komisji lekarskiej, która przyznała mi zwolnienie ze służby wojskowej. Ja przy każdym kontakcie z doktor Mioduszewską przekazywałem jej mięso i wędliny, które wtedy były bardzo poszukiwane. Nie dawałem jej żadnych pieniędzy. Po zwolnieniu ze służby wojskowej w dalszym ciągu utrzymywałem kontakty z doktor Mioduszewską. Ale było to już rzadziej, utrzymywałem ten kontakt na wszelki wypadek. Nigdy nie zażywałem żadnych środków psychotropowych przepisywanych przez lekarkę. Gdy byłem aresztowany w 1994 roku, podałem, że leczyłem się psychiatrycznie. Wówczas badali mnie biegli lekarze. Byłem obserwowany psychiatrycznie w areszcie w Warszawie. Wiem, że też Jerzy Wieczorek, Ksywka Żaba i Ryszard Szwarc posiadają fikcyjne zaświadczenia lekarskie stwierdzające choroby serca i układu krążenia. O tym powiedzieli mi Żaba i Szwarc. Było to wtedy, gdy okazało się, że ja mam faktyczne kłopoty z zastawką i początki choroby wieńcowej. Oni wtedy stwierdzili, że jest to świetna okazja do wyrobienia sobie lewych kwitów, tak jak oni to zrobili. Szwarc i Żaba mają znajomych lekarzy w szpitalu w Aninie i poprzez tych znajomych wyrobili sobie dokumentację lekarską. Nadto Żaba ma znajomych lekarzy w szpitalu wojskowym, na ulicy szaserów. Wiem, że Żaba i Szwarc, Znają profesora Kubika z tego szpitala i on załatwia im dokumenty lekarskie. O tej znajomości wiem stąd, że Żaba i Szwarc proponowali mi też stosowne dokumenty. Oni mówili mi, że załatwienie takich dokumentów kosztuje drogo, ale jest wiarygodnie. Ponieważ robią to specjaliści klasy światowej, i nikt nie śmie podważyć takich dokumentów. Wiem, że Szwarc wyszedł z aresztu w oparciu o fikcyjne dokumenty stwierdzające ciężki stan jego zdrowia. On sam mi o tym mówił. Szwarc po wyjściu z aresztu, chodził na siłownię, tam ćwiczył. Było to na siłowni w Ursusie, gdzie ja też bywałem. Jest to siłownia przy stadionie klubu RKS Ursus. Również żabę spotkałem na siłowni, z tym, że była to siłownia w starej miłosnej. Wiem o tym, że żaba i szwarc przebywali w szpitalu tylko po to, by umocnić historię choroby. Oni na noc przyjeżdżali do domu. Pamiętam, że jednego razu byłem w domu żaby i wówczas żaba wieczorem przyjechał ze szpitala w szlafroku. On przyjechał swoim samochodem BMW. Żaba wtedy przyjechał ze szpitala na szaserów. Wiem też, o czym wcześniej wyjaśniałem, zaświadczenia o stanie zdrowia słowika są fikcyjne. Wiem, że lekarz, który załatwiał operację Słowika, dostał w zamian mieszkanie w Warszawie. Wiem to od brata tego lekarza, który razem z moim szwagrem skwarą, trenowali rugby. A nadto pracował on w firmie ochroniarskiej Marka Toczyskiego, to jest mojego szwagra. Ze słyszenia wiem też, że wiele osób z grupy Pruszkowskiej na wszelki wypadek załatwiało sobie fikcyjne zaświadczenia lekarskie, po to by uchronić się przed ewentualnym aresztowaniem. Nie znam jednak w tym zakresie żadnych szczegółów. Ja, mówiąc w protokole przesłuchania z 22 czerwca 2000 roku, że jeden z pistoletów, które przechowywał u siebie Kiełbiński, był mój. Miałem na myśli, że nie musiałem dokładać się do zakupu broni, tak jak to było w innych przypadkach, o których mówiłem. Te dwa pistolety zostały sprezentowane przez Krzyśka Szymczaka, który powiedział, że jeden prezentuje mnie, a drugi Kiełbińskiemu. Jednakże od razu Kiełbiński wziął oba te pistolety do siebie. Ja nigdy nie użytkowałem pistoletu, sprezentowanego przez Krzyśka Szymczaka. W ostatnich dwóch latach woziłem w swoim samochodzie atrapę broni. Była to zabawka dziecięca, taki pistolet na kulki. Robiłem to z ostrożności. Nigdy natomiast nie posiadałem broni palnej, uważałem, że jest to zbyt ryzykowne. Jeszcze raz chcę podkreślić, że nigdy nie zakładałem ani nie kierowałem grupą przestępczą. Mówiąc w poprzednich protokołach, tak jak w protokole z dnia 15 czerwca 2000 roku, 22 czerwca 2000 roku, 25 czerwca 2000 roku, 7 lipca 2000 roku, że zorganizowałem grupę osób, że stałem na czele. Że pracowały dla mnie określone osoby, mówiłem w kontekście całej struktury grupy. Gdzie ja zajmowałem pozycję podporządkowaną Starym i w związku z tym sam z własnej inicjatywy, nie robiłem, a jedynie wykonywałem polecenia, jakie otrzymywałem. Faktem jest, że zwołałem zebranie po aresztowaniu Rympałka i stworzyłem z osób pozostałych po jego grupie nową formację. Ale zrobiłem to na polecenie starych i w tym kontekście w poprzednich protokołach mówiłem o zorganizowaniu grupy. Nie była to grupa samodzielna, lecz podgrupa w strukturze Grupy Pruszkowskiej. Również mówiąc o tym, że stałem na czele podlegających mi osób, takich jak Orzeł, Mięśniak i inni, nie było to tak, że była to grupa samodzielna. Dostałem polecenie. Od parasola i raźniaka, abym stworzył nową formację oprócz tych ludzi, którzy pozostali po rępałku, która będzie silną bojówką. W ramach tego polecenia stworzyłem tę bojówkę, w skład której weszli orzeł, mięśniak i inni. Wydając polecenie, starzy określali konkretny cel lub dziedzinę, którą mam się zająć. A mnie pozostawiali wybór sposobu do osiągnięcia celu. Na przykład otrzymałem polecenie ściągania haraczy i dostarczania z tego tytułu pieniędzy dla starych. Ale nie wskazano mi sposobu działania i to nie interesowało, na mnie spoczywał obowiązek dostarczenia pieniędzy. Nigdy nie było tak, żebym ja z własnej inicjatywy, bez konsultacji i zgody starych, podjął jakąś działalność, z której były pieniądze. Zawsze musiałem uzyskać zgodę starych. Na przykład, żeby zająć się wykupkami samochodów jako nową działalnością, zgłosiłem chęć podjęcia takiej działalności, i oni na to się zgodzili. Zazwyczaj konsultowałem się z parasolem i raźniakiem. Były też przypadki, że konsultowałem się także ze Słowikiem i pozostałymi osobami z trzonu Grupy Pruszkowskiej. Tak samo jak ja, postępowali inni, którzy zajmowali w Grupie Pruszkowskiej równorzędną pozycję jak ja. Byli to Pawlik, Klimas, Zbynek Wieczorek, Żaba i inni. Generalnie było tak, że bez zgody i wiedzy trzonu Grupy Pruszkowskiej nikt nie mógł nic zrobić. Tak jak już wcześniej mówiłem, Grupa Pruszkowska składała się z wielu mniejszych grup, które były w jej strukturze. Żadna z tych grup nie była samodzielna, lecz ściśle podporządkowana trzonowi Grupy Pruszkowskiej. Tak jak wcześniej mówiłem, strukturę Grupy Pruszkowskiej można porównać do struktury wojskowej. Tak jak w wojsku wyglądało też dowodzenie. Rozkazy szły z samej góry, czyli od trzonu grupy. Trafiały do osób określonych przeze mnie. A ci z kolei, jako kapitanowie, przekazywali je niżej, z tym, że ci kapitanowie już określali sposób realizacji otrzymanego rozkazu. Było też tak, że sposób ten określały dopiero osoby, które dowodziły szczeblami niższymi. Zdarzało się też, że od samego początku, sposób realizacji był określany przez osoby z samej góry, to jest stanowiące trzon grupy Pruszkowskiej. Osoby będące w trzonie grupy, z każdej działalności podlegających im grup, otrzymywały określone sumy pieniężne. Ja już wcześniej podawałem zasady rozliczeń finansowych. A mianowicie, że osoba taka jak ja, z otrzymanych pieniędzy oddawała dla trzonu grupy połowę. Tak jak już wcześniej wyjaśniałem, w ostatnim okresie czasu, to jest od wyjścia Pershinga z więzienia do jego śmierci, podlegałem bezpośrednio Andrzejowi Kolikowskiemu. Pershing dogadał się najpierw z raźniakiem, a po wyjściu Słowika z aresztu, z nim i z parasolem. Że ja przechodzę do niego, ale żeby nie było konfliktów z tego powodu. W dalszym ciągu będę odprowadzał dla trzonu grupy pieniądze z działalności prowadzonej wcześniej. Tak też było przez cały czas. W dalszym ciągu starzy wydawali mi polecenia, ale było to albo poprzez pershinga, który mi to przekazywał i akceptował, albo wydawali mi bezpośrednio. Ale wtedy ja informowałem o tym pershinga i on wyrażał zgodę. Przypominam sobie, że były takie przypadki, iż Pershing nie akceptował pewnych poleceń starych. I wtedy on już rozmawiał na ten temat ze starymi, przeważnie z raźniakiem. Przypominam sobie, że kiedyś otrzymałem od parasola polecenie wyjazdu w Polskę, żeby coś załatwić, nie pamiętam co dokładnie. Powiedziałem o tym Pershingowi, a on stwierdził, że to koliduje z jego interesami i się nie zgadza. Wówczas Pershing skontaktował się z raźniakiem. I powiedział mu, że ja nie wykonam polecenia parasola, wyjaśniając powody. Nie miałem żadnych nieprzyjemności ze strony Starych z powodu niewykonania polecenia, bo to wszystko wziął na siebie Pershing. Mówiąc w protokole z 13 lipca 2000 roku, o tym, że byłem jednocześnie u Rympałka i u Starych Pruszkowskich, chciałem powiedzieć, że Starzy chcieli mnie mieć w grupie Rympałka jako szpiega. I z tego powodu zostałem wezwany na rozmowę przez Raźniaka, Słowika i Parasola. I wówczas właśnie usłyszałem, że mam informować Starych o tym, co dzieje się w grupie Rympałka i nadal jestem członkiem grupy Pruszkowskiej. O rozmowie ze Starymi poinformowałem Rympałka i on nie miał zastrzeżeń, żebym należał do dwóch grup. On zaakceptował moją przynależność do Starych pod warunkiem, że będę informował go, co dzieje się u Starych. Tak też było. W tym czasie grupa na czele z Rympałkiem była grupą samodzielną i dowodził nią Rympałek. Ja w tej grupie pełniłem funkcję doradcy rympałka z uwagi na to, że byłem bardziej doświadczony. Wszystkie decyzje podejmował samodzielnie rympałek. Rympałek nigdy ze mną nie rozmawiał na temat planowanych przestępstw. Jemu potrzebna była moja znajomość miasta, i w tym zakresie konsultował się ze mną i prosił o radę. Nigdy nie brałem udziału w przestępstwach, których dokonywała grupa rympałka. To odbywało się poza mną, bez mojej wiedzy. Prawą. Ręką Rępałka był w grupie Jacek Stoki i Pinokio. To oni realizowali polecenia Rępałka i przygotowywali poszczególne przestępstwa. Natomiast cynglem tej grupy do najbrudniejszych robót był Ziomal. To jest mężczyzna o nazwisku Burak. O nim powiedział mi osobiście Rępałek. Powiedział mi, że jest to najbardziej odważny człowiek w jego grupie i jest do czarnej roboty. Chcę uściślić to, co mówiłem w protokole, z dnia 10 lipca 2000 roku na temat spotkania w marcu bieżącego roku Słowika i Raźniaka z Bedziem. O tym spotkaniu wiem od mojej żony. Ona z kolei została o tym poinformowana przez któregoś z chłopaków z grupy Bedzia, którzy pomagali mojej żonie podczas mojego aresztowania. Osoba, która powiedziała to mojej żonie, była obecna przy rozmowie Bedzia z Raźniakiem i Słowikiem. Nie wiem konkretnie, od kogo żona dowiedziała się o tym, ponieważ odwiedzało żonę i pomagało jej wiele osób. Tak samo żona mówiła mi, że Wagner poinformował ją o tym, że po śmierci Pershinga przyszli do Gawronika Słowik i Raźniak. Oni wówczas stwierdzili, że wchodzą w miejsce moje i Pershinga i narzucili mu, aby płacił im kwotę 40 lub 60 tysięcy złotych. W protokole z dnia 10 czerwca 2000 roku zostało to ściśle zapisane, albowiem wówczas Wagner mówił o tym mojej żonie, a nie mnie. Z tym, że żona mi o wszystkim powiedziała. Mówiąc w protokole z 22 czerwca 2000 roku, o tym, że Lisicki mówił mi, że Matecki został uprowadzony przez grupę Bedzia, wiem to od samego Lisieckiego. On przyszedł do mnie w odwiedziny do mojego domu po moim wyjściu z aresztu i mi o tym powiedział. Było to w moim domu w Komorowie. Obecnie Lisicki nie jest związany z żadną grupą przestępczą. W okresie wcześniejszym był on w grupie Damiana Kotlarskiego i Marcina Berezi, ale został przez nich pobity i wyrzucony z grupy Brędziaków w 1997 roku. Został pobity w 1999 roku, po czym trafił do szpitala. O ostatnim pobiciu mówił mi podczas wizyty u mnie w domu. Po wyjściu z aresztu w obawie o swoje bezpieczeństwo chciałem dowiedzieć się, co robią i zamierzają starzy. W tym celu skontaktowałem się z parasolem, który dał mi numer telefonu w systemie tak tak do bedzia. Zadzwoniłem do niego. Wiedziałem, że Bedio posiada informacje, które mnie interesują, ponieważ masz u starych. Nie wiem, kto to jest. O wszystkim o czym dowiadywałem się od bedzia, powiedziałem w swoich wcześniejszych wyjaśnieniach, w tym m.in. o ewentualnym powodzie śmierci sekuły. W czasie tej rozmowy telefonicznej. Będzie poinformował mnie, że stanowię dla nich przeszkodę w interesach. A poza tym, nie mogą mi darować przejścia pod skrzydła Pershinga. Przypominam sobie taką sytuację. Było to chyba w 1998 roku, przed wyjściem Pershinga z więzienia, a żył jeszcze wówczas malarz. Parasol przekazał mi polecenie od trzonu grupy, że mam jechać do Świnoujścia i spotkać się ze Sławkiem Niewierem, który weźmie na spotkanie z Trójwąsa. Natomiast strójwą miał przyjechać na to spotkanie z biznesmenem, który był opodatkowany przez grupę pruszkowską. Nie wiem, jak nazywał się ten biznesmen. Do Świnoujścia pojechaliśmy około dwudziestoma samochodami. Łącznie było około pięćdziesięciu osób, które ja zebrałem na polecenie starych. Jeszcze przed wyjazdem, w Pruszkowie, dostałem telefon od parasola, że jednak sprawa jest poważna i wymaga ich obecności. Na miejsce zbórki w Pruszkowie, na alei wojska polskiego przy Myjni samochodowej, przyjechali raźniak i parasol, chyba samochodem parasola. I oni wtedy do nas dołączyli. W tym momencie, to oni przejęli dowodzenie całą wyprawą. Pojechaliśmy do Świnoujścia, do restauracji na pasażu, w centrum miasta. Tam czekali na nas niewier i strójwąs. Spotkaliśmy się na zewnątrz, w ogródku pubu. Samochody zaparkowaliśmy na pasażu. Po chwili do tego miejsca przyjechali ludzie oczki, w liczbie około 30 swoimi samochodami. Oczki nie było, bo był wtedy aresztowany. Pertraktacje z grupą oczki zaczął raźniak i parasol. Te pertraktacje dotyczyły kolejności spłaty długu przez biznesmena, który był powodem spotkania. Ja, mówiąc o długu, mam na myśli opodatkowanie i karę, która została nałożona na tego biznesmena. Kara dotyczyła zalegania z spłatą rzeczywistego długu strójwąsa przez tego biznesmena. Chodziło o to, że ten biznesmen w pierwszej kolejności miał wypłacić grupie taką samą ratę 150 tysięcy dolarów amerykańskich, jaką w drugiej kolejności miała uzyskać od niego Grupa Oczki. To właśnie był powód pertraktacji. Raźniak prowadził rozmowy z pastorem, który występował w imieniu Grupy Oczki. Jednakże pastor. Był cały czas w kontakcie telefonicznym z Sylwkiem ukrywającym się za granicą. Ten Sylwek miał decydujący głos. Raźniak z parasolem dogadali się z Sylwkiem za pośrednictwem pastora, że ten biznesmen najpierw przekaże grupie Pruszkowskiej 100 tysięcy dolarów amerykańskich, a następnie taką samą kwotę grupie Oczki. Po uiszczeniu tych pieniędzy znowu przekaże grupie Pruszkowskiej 50 tysięcy dolarów amerykańskich i taką samą kwotę grupie Oczki. Te rozmowy przebiegały spokojnie, ale widoczna była demonstracja siły po stronie Pruszkowskiej. Przejawiało się to w ilości osób, które tam przyjechały, oraz w uzbrojeniu. Kilkanaście osób miało zapaskiem broń, jak też niby przypadkowo, został otwarty jeden bagażnik któregoś samochodu, przy którym stali jacyś ludzie oczki. W tym bagażniku leżały co najmniej dwa karabiny maszynowe i cztery karabiny typu pompa. Nie pamiętam do kogo należał ten samochód. Był to samochód kogoś ze żbikowskiej grupy Klimasa. Nie pamiętam wszystkich osób, które miały przy sobie broń. Widziałem broń u bysia i Chińczyka. Jak też u szlacheta i mięśniaka. Oni mieli krótką broń w postaci pistoletów CZ. Przypominam sobie, że jeszcze w jednym bagażniku samochodu była broń długa. Nie wiem, czyj to był samochód. Po sprawdzeniu miejsca, w którym mieszka Żaba, zawróciliśmy w stronę restauracji UFO. Jadąc ulicą kajki, dostrzegliśmy kawalkadę aut policyjnych, jadących w przeciwnym kierunku. Wtedy przyspieszyliśmy, skręciliśmy w prawo i dojechaliśmy pod dyskotekę UFO. Pod dyskoteką staliśmy około 15 minut. Wyszli do nas szwarc, słowik, malizna i raźniak. Wyszedł też Marian Klepacki, żegnając towarzystwo. Po czym zabraliśmy spod dyskoteki UFO Słowika i Raźniaka i ruszyliśmy w stronę Ostrobramskiej, gdzie mieszkał Raźniak. Po przejechaniu kilkuset metrów znowu zauważyliśmy tą samą kawalkadę aut policyjnych, również jadących w przeciwnych kierunku. Przyspieszyliśmy i podjechaliśmy pod blok, gdzie mieszkał Raźniak. Pod blokiem Raźniaka wysiedliśmy z samochodów, aby pożegnać Raźniaka i w tym momencie podjechała ta sama kawałkada aut policyjnych, którą widzieliśmy wcześniej. Widziałem wtedy jak Słowik, Raźniak i Byniewski odrzucają pistolety. W krzaki też odrzucał jakiś przedmiot, ale nie wiem co to było, Czarek Dubczyk, osobisty ochroniarz Rępałka. Po kilku sekundach z aut wybiegli policjanci w kominiarkach. Dobiegli do nas, bijąc nas i kopiąc czym popadnie. Po uderzeniu przez policjanta straciłem przytomność, którą dopiero odzyskałem w radiowozie. Potem zostałem przywieziony na komendę przy grenadierów i po kilku godzinach wypuszczony. Na grenadierów zorientowałem się, że połowa z ludzi, którzy z nami przyjechali, pod blok raźniaka uciekła i był wśród nich słowik. Po opuszczeniu komendy, wróciliśmy po auta pod blok raźniaka i rozjechaliśmy się do domów. Wiele razy odbywało się to właśnie w ten sposób, że starze dzwonili do nas, żeby ich ochraniać. Słowik, raźniak, bytniewski odrzucali wtedy jakieś pistolety, ale nie wiem, jakiego typu była to broń. Przypominam sobie również sytuację kiedy byłem na siłowni w Ursusie razem z Raźniakiem. Jak on mi opowiadał o planach zabicia Kłopotowskiego, którego miał zabić jego kolega Kajtek, będący już wtedy śmiertelnie chory na marskość wątroby. Pamiętam, że byłem wówczas przerażony planami Raźniaka, jak to z zimną krwią i wyrachowaniem, chciał pozbawić życia Kłopotowskiego i jednocześnie za to pomagać finansowo rodzinie Kajtka. Rodzina Kajtka miała mieć zapewniony byt do końca życia, co bardzo w tej sytuacji pasowało Kajtkowi. Z tego, co wiem, plan ten spalił na panewce, ponieważ umarł przed realizacją tego planu, i raźniak był zły, ponieważ musiał szukać innego człowieka do wykonania tego zadania. Parasol, gdy przekazywał mi polecenie wyjazdu do Świnoujścia, rzucił hasło jedziemy na ostro, co oznacza, że zabieramy broń. Ja zabierając ludzi, tak właśnie im mówiłem. Sam nie miałem przy sobie broni. W czasie, gdy raźniak i parasol prowadzili rozmowę w Świnoujściu, ja. Siedziałem w pobliżu i wszystko słyszałem. Ta demonstracja siły wobec Grupy Oczki była drugą tego rodzaju demonstracją. Wcześniej taka demonstracja odbyła się w hotelu Radisson, w Szczecinie. Ja wówczas w tym nie uczestniczyłem, natomiast wiem to od osób, które tam były. Chodziło o to, żeby wyeliminować konkurencję Grupy Oczki. Z tego, co słyszałem, pojechało tam około siedemdziesięciu osób z Grupy Pruszkowskiej. Byli tam Pershing, Parasol, Raźniak, Klimas, Pawlik ze swymi ludźmi. Był także Malizna, Szwarc, Wańka i Słowik. Mówił mi o tym Pershing, Nowak, Klimas, Pawlik, Parasol oraz wielu innych, którzy tam byli. Oni wszyscy szczycili się tym najazdem na Szczecin. Oni opowiadali mi, że ich karabiny typu kałaszników leżały na bufecie. Mieli ze sobą dużo broni. Opowiadali mi, że jeden z tych, do których pojechali, ze strachu sfajdał się w portki, jak go wynosili z hotelu. Nie wiem, kto konkretnie posiadał broń. Wiem tylko, że wzięli jej tam dużo. Ten wyjazd zorganizował wtedy Oczko. Oczko był wtedy przyjacielem Słowika. A Słowik załatwiał przez Raźniaka. Ja nie uczestniczyłem w tym spotkaniu, ponieważ wymyśliłem jakiś pretekst, żeby nie jechać. Nie wiem, czy wtedy oni użyli broni. W tym miejscu przesłuchanie przerwano o godzinie 13. Przesłuchanie z dnia 27 lipca 2000 roku wznowiono o godzinie 15.15. .15. Podejrzany w dalszym ciągu wyjaśnia. Przypominam sobie taką sytuację, było to przed moim aresztowaniem w 1994 roku. Nie pamiętam dokładnie daty. Starzy to jest Raźniak, Szwarc, Malizna i Słowik szli na jakąś imprezę. I kazali Pershingowi oraz Kiełbińskiemu pilnować miasta. Pershing ze swoimi ludźmi, w restauracji hotelu Polonia, natomiast ja z Kiełbińskim jeździliśmy po obrzeżach Warszawy. W pewnym momencie Kiełbasa dostał telefon. Najpierw od raźniaka, żebyśmy pokręcili się po Aninie, bo starzy są w restauracji UFO na Aninie. Ja i Kiełbasa najpierw jeździliśmy po Aninie. Byliśmy pod domem Żaby, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Dodaje, że oprócz mnie i Kiełbińskiego jeździło z nami około 10 samochodów, w których byli Rympałek i jego ludzie. Odpis z dnia 10 sierpnia 2000 roku przy udziale prokuratora Jerzego Merzewskiego. Po rozmowie w sprawie przeciwko Jarosławowi Sokołowskiemu, podejrzanemu z artykułu 258 kodeksu karnego i na podstawie pierwszej, trzeciej i czwartej ustawy o świadku koronnym. Sąd postanawia dopuścić dowód z zeznań Jarosława Sokołowskiego w charakterze świadka koronnego w postępowaniu prowadzonym przez prokuratora prokuratury okręgowej w Warszawie o sygnaturze 6ds5400. Uzasadnienie. Jarosławowi Sokołowskiemu przedstawiono zarzuty przestępstw, z których każde zalicza się do czynów wymienionych w artykule pierwszym ustawy o świadku koronnym. Podejrzany w swoich wyjaśnieniach przyznał się do zarzucanych czynów i przekazał informacje, które mogą się przyczynić do ujawnienia nieznanych okoliczności tych i innych przestępstw oraz wykrycia pozostałych sprawców. Zobowiązał się także do złożenia przed sądem wyczerpujących zeznań co do powyższych okoliczności. Spełnione więc zostały przesłanki, dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego zakreślone przez artykuł pierwszy i trzeci ustawy. Nie zachodzi żadna z przesłanek, o których mowa w artykule czwartym ustawy. W oparciu o dotychczas zebrany materiał dowodowy, nie ma podstaw do przyjęcia, iż oskarżony miał związek z jakimś zabójstwem, kierował lub zakładał grupę albo związek przestępcz, bądź nakłaniał inną osobę do przestępstw w celu skierowania przeciwko niej ścigania. Wobec powyższych ustaleń, sąd postanowił, jak w sentencji. Chcę jeszcze dodać, odnośnie okresu przed moim aresztowaniem. Tak jak już mówiłem, Pozostałe wymienione przeze mnie osoby zajmowały pozycję w grupie w miarę równorzędną, ale nie do końca. Większym poważaniem cieszyły się osoby, które miały za sobą przeszłość kryminalną i siedziały w więzieniu, tak jak Parasol czy Pawlik. Ewentualnie cieszyły się poważaniem w mieście, bo były silne. Tak jak Malizna, Szwarc, Dzik czy Oczko. Po moim wyjściu z aresztu okazało się, że grupa podzieliła się na trzy mniejsze. Jedną z nich kierował rympałek i pomagał mu kiełbasa. Było to do czasu kłótni rympałka i kiełbasy, pod koniec 1995 roku. Drugą pozycję stanowili ludzie Pershinga, który w tym czasie był aresztowany. Ale kierował grupą poprzez ścisłego, który jeździł do niego na widzenia. Trzecią, najsilniejszą grupę stanowiła grupa starych Pruszkowskich, kierowana przez raźniaka, słowika, parasola, szwarca, maliznę i wańkę. Ja po wyjściu z aresztu dołączyłem do grupy Rympałka, ponieważ w tej grupie był także Kiełbiński. Po śmierci Wojtka Kiełbińskiego i aresztowaniu Rympałka, zostałem wezwany przez dowodzących grupą Pruszkowską, którą wyżej wymieniłem. Byli obecni wszyscy, z tym że bezpośrednio polecenia wydawali mi Raźniak i Parasol. W rozmowie aktywnie uczestniczyli też Słowik i Wańka. Spotkanie to odbyło się w klubie Dekadent w Warszawie. Polecenie pojechania tam dostałem wcześniej od parasola. Na spotkaniu tym polecono mi, abym zebrał pozostałości po grupie Rympałka i przejął dla starych Pruszkowskich jego interesy. To jest ściąganie haraczy, odbieranie długów i utworzenie silnej podgrupy o charakterze bojówki. Wykonując to polecenie, doprowadziłem do spotkania z Adrianem, Frankiem, Jerzym Wieczorkiem pseudonim Żaba, Jarosławem Merincz, Bolem z Grodziska, Dariuszem Bytniewskim pseudonim Bysio. I Pawłem Podwapińskim z Piaseczna. To były osoby, które wcześniej należały do grupy Rympałka. Nadto, na tym spotkaniu byli Brędziaki, to jest Jacek Matecki, Paweł Burzyński oraz Mirosław Lisicki. Przed moim aresztowaniem, grupa Brędziaków podlegała najpierw Parasolowi, a później Bysiowi. Było to w czasie mojego aresztowania. W jakiś czas po moim wyjściu z aresztu dostałem Brędziaków od Bysia jako moją osobistą ochronę. W czasie spotkania ze starymi poinformowano mnie o nowym sposobie dzielenia się pieniędzmi, pochodzącymi z przestępstw. Polegało to na tym, że grupa, na przykład ściągając haracz, połowę pieniędzy musiała przekazać mnie lub innej osobie zajmującej równorzędną pozycję ze mną. Z czego ja połowę zatrzymywałem dla siebie, a drugą połowę przekazywałem starym. Tak samo robili inni kapitanowie grupy. W tej chwili nie pamiętam, czyja była inicjatywa takiego podziału pieniędzy, w każdym razie została ona zaakceptowana przez Starych i przyjęta przez nich jako obowiązująca. O zasadach podziału pieniędzy poinformowałem na spotkaniu, które zwołałem po spotkaniu ze Starymi, z osobami, z których kazano mi stworzyć podgrupę. Wtedy też, chodzi o 1996 rok, ukształtowała się struktura grupy, która z niewielkimi zmianami funkcjonowała do mojego aresztowania. 30 grudnia 1999 roku. Na czele grupy stali Raźniak, który miał najwyższą pozycję. Nieco niżej, ale na tym samym poziomie, byli Wańka, Malizna, Słowik, Parasol i Szwarc. Pod koniec 1999 roku na ten sam poziom weszli Żaba, to jest Jerzy Wieczorek i Ryszard Pawlik. Ja bezpośrednio podporządkowany byłem Parasolowi i Pawlikowi, o ile Pawlik był na wolności. Równorzędną pozycję ze mną, tak zwanych kapitanów, był już to szczebel niższy, zajmowali. Kazimierz Klimas, który podporządkowany był bezpośrednio parasolowi. W skład podgrupy Klimasa wchodziły grupki ze Żbikowa, w tym grupa Radka Kucharskiego oraz Fabiana, który mieszka w Żyrardowie, ale działa w Pruszkowie, na Żbikowie. Grupa Festusa, nie znam nazwiska i Gienka, pseudonim Jajco. Osoby należące do tych podgrupek jestem w stanie rozpoznać. W okresie około 1996 roku własną podgrupę miał także Ryszard Pawlik, który pod koniec 1999 roku wszedł do trzonu Grupy Pruszkowskiej. W tym początkowym okresie Pawlik podlegał bezpośrednio parasolowi. Z tym, że jego pozycja była silniejsza niż moja. Wynikało to z jego przeszłości więziennej i pozycji w grupie na początku lat 90. W skład podgrupy Pawlika wchodzili grupa Pęczonka, czyli grupka dilerów narkotykowych dowodzonych przez Kenysa i grupa Zbyszka z Warszawy, który zajmował się opodatkowaniem złodziei kieszonkowych na stadionie Dziesięciolecia. Pod koniec 1999 roku do Pawlika dołączył Gąsior z Sochaczewa wraz ze swoją podgrupą. W podgrupie Pawlika był też jego pasierb Adam, który kieruje grupą złodziei, tak zwanych małolatów pruszkowskich. Pozycję kapitana zajmował też Zbigniew Wieczorek, pseudonim Zbynek. On od śmierci Wiesława Niewiadomskiego ukrywa się za granicą. Słyszałem, że chyba w Budapeszcie. Mimo pobytu za granicą, Zbynek dalej kierował swoją podgrupą. W skład jego podgrupy wchodzili. Michał, który był aresztowany za zabójstwo Wiesława Niewiadomskiego. Darek, pseudonim Drakula. Adam, który został zabity około roku temu w siłowni i inni, których znam z widzenia i potrafię ich rozpoznać. Nadto pozycję kapitana zajmował Jerzy Wieczorek, pseudonim Żaba. Dodaję, że zbynek Wieczorek ze swymi ludźmi podlegał bezpośrednio Zygmuntowi Raźniakowi. Z kolei Jerzy Wieczorek ze swymi ludźmi podlegał bezpośrednio Ryszardowi Szwarcowi. W skład podgrupy Żaby wchodził Jarosław Merincz, który był odpowiedzialny za handel narkotykami. Jarosława Merincz poznałem, gdy po wyjściu z aresztu dołączyłem do grupy Rympałka. On był wówczas żołnierzem Rympałka. On potem przeszedł do podgrupy, utworzonej z pozostałych ludzi Rympałka. Około 1997 roku Merincz awansował za handel narkotykami. Merinch miał podporządkowanych dilerów narkotykowych, których znam tylko z widzenia. Wiem, że był tam jakiś Włodek, bokser z Saskiej Kępy. Nadto pod żabę podlegali jeszcze inni, których znam tylko z widzenia. Byli to tak zwani mięśniacy. Oddzielną podgrupą, która w pewnym okresie podlegała mnie, a potem wyrobiła sobie równorzędną pozycję, była grupa brędziaków. Wśród nich nie było jednego przywódcy, wszystkie decyzje ustalali wspólnie. A w ich imieniu występował Marcin Bereza i Damian Kotlarski. W skład tej podgrupy, oprócz dwóch wyżej wymienionych, wchodzili także Jacek Rafałowicz, pseudonim Sankul, Paweł Burzyński, pseudonim Bysio, Jacek Matecki, pseudonim Matyś i Mirosław Lisicki, pseudonim Lisek. W 1997 roku Lisicki został przez pozostałych brędziaków pobity i wykluczony z grupy. "Ponieważ chciał założyć rodzinę i zacząć żyć uczciwie, zabrali mu stary, klasyczny samochód, który sobie wyremontował i wszelkie oszczędności. Od Lisickiego wiem, że on w bieżącym roku został ponownie pobity przez brędziaków. Ponieważ oni chcieli go zmusić do powrotu do ich podgrupy, a on nie chciał, Lisicki na skutek tego pobicia trafił do szpitala. Z Lisickim został pobity jego kolega Andrzej Szymczak." Nie jest to rodzina Krzysztofa Szymczaka. Nie należy do grupy, na stałe mieszka w Niemczech. Ja również, jak mówiłem, zajmowałem pozycję kapitana od 1996 roku. Podlegałem bezpośrednio, tak jak Brędziaki, Januszowi Parasolowi. W skład podgrupy, którą kierowałem, wchodziła grupka bysia, to jest Dariusza Bytniewskiego, do której należał Chińczyk, zajmujący pozycję adiutanta bysia. Artur Hyla, pełniący funkcję doradcy bycia. Był odpowiedzialny za handel narkotykami, w przeszłości był za to aresztowany w Niemczech. Ludzie Petracha i Sikora, którzy również handlowali dla bysia narkotykami. Złodzieje samochodowi, na czele z braćmi jasikami. Oraz inne osoby, które znam z widzenia i jestem w stanie je rozpoznać. Nadto do kierowanej przeze mnie podgrupy należała grupa szlacheta, do której przynależeli Gonzo Schuler. Tomek z Komorowa, który ma swoją firmę i dom w Komorowie, jeździł Audi A8. Oraz Muchowicz, nie znam jego imienia, jest on w wieku około 50-60 lat i zajmuje się oszustwami i wyłudzeniami dla Grupy Pruszkowskiej. Ma bardzo dobry układ w różnych partiach i urzędach Warszawy. Do grupki szlacheta należało też kilku osiłków, których znam tylko z widzenia, ale ich rozpoznam. Do kierowanej przeze mnie podgrupy należeli też mięśniaki. To jest Grzegorz Mięśniak, Orzeł, Sproket i grupka Pawła Podwapińskiego z Piaseczna. Sproket ma pod sobą dużą grupę Ormian. Pode mnie podlegał też Nastek, który na co dzień jest w grupie Krakowiaka i Jacka Plaka, która była samodzielną grupą. Nastek działał równolegle i u mnie, i w drugiej grupie. Podlegała mi też grupka Franka, to jest Roberta Frankowskiego. W skład której wchodzili ludzie ściągający haracze z agencji towarzyskich. Znam ich z widzenia i ich rozpoznam. Kierowałem też, w ramach struktury grupy Pruszkowskiej, pod grupą Bola z Grodziska. On mi mówił, że może mieć do dyspozycji około 300 ludzi. Oprócz wymienionych kapitanów i ich grup, starym Pruszkowskim podlega też grupa młodego Wańki, to jest syna Leszka Danielaka. Jest to grupa licząca kilkanaście osób. Są to przeważnie handlarze narkotyków i złodzieje samochodowi. Jej członków znam z widzenia. Jak również grupa młodego malizny, to jest syna Mirosława Danielaka. Znam ich wszystkich jedynie z widzenia. Jest to grupa zajmująca się ściąganiem haraczy z maszyn do gry oraz handlem narkotykami. Tym samym zajmuje się grupa podlegająca bezpośrednio maliźnie. Potrafię rozpoznać tych ludzi. Istnieje też grupa. Podległa bezpośrednio parasolowi. Jest to grupa Krawata Spruszkowa, grupa Jeża Zeżbikowa oraz inne podgrupy, których członków również jestem w stanie rozpoznać. Oprócz wymienionych grup istnieją również grupy na terenie całego kraju, podlegające Grupie Pruszkowskiej. W Gdańsku takim rezydentem jest Andrzejewski. Przekazuje polecenia dla grup działających na tamtym terenie. Andrzejewski podporządkowany jest Raźniakowi i Słowikowi. W Świnoujściu jest to Grupa Sławka Niewiera. Na terenie Wybrzeża działa również Jacek Haron ze swoją grupą, w skład której wchodzą także płatni mordercy. Wiem o tym, bo przy mnie odbywało się telefoniczne przekazywanie zlecenia od Słowika dla Harona na zabójstwo Nikodema z Kotarczaka. W łodzi jest człowiek o pseudonimie Szrama. Ma dwóch płatnych morderców z Tomaszowa Mazowieckiego. Zajmują się oni maszynami do gry dla malizny. Osobną grupą jest grupa Boguckiego z południa Polski. Oni operują na terenie Śląska i Małopolski. Bogucki ma bojówkę. Zajmuje się też maszynami do gry. Podporządkowany jest bezpośrednio maliźnie. Bogucki związany był z Nikosiem, a po jego śmierci przeszedł do Pruszkowa. Na terenie południowo-zachodniej Polski działa Lelek. Miał z nim kontakt Frankowski, wspólnie prowadzili haracze z maszyn do gry. W Lublinie jest funiek, podporządkowany parasolowi. Nie wiem, czym się zajmuje. W 1998 roku, po wyjściu z więzienia, do trzonu grupy Pruszkowskiej dołączył Pershing. Z tym, że utworzył on własną grupę, do której wkrótce dołączyłem. Miałem w niej pozycję kapitana, podobnie jak Bedzio, bolo z Grodziska i bolo z Wołomina. W skład grupy Pershinga wchodziła też grupa Rosjan. Podlegali oni bezpośrednio Pershingowi. Nie wiem, jak liczna była to grupa, wiem, że można było się ich bać. Właściwy człon grupy Pershinga tworzyła grupa Bedzia. W składzie Masłowski, Adam Dudała, Adam Schreiber i wiele innych osób. Rozpoznam te osoby. Do składu grupy Pershinga zaliczała się też grupa Kamyka z Mokotowa. Nie znam ich nazwisk, ale większość z nich rozpoznam. Bedio zajmował się haraczami, maszynami do gry i ściąganiem długów. Byli też reprezentacyjną bojówką Pershinga. Po śmierci Pershinga grupą tą zaczął kierować Bedzio. Bedzio był wspólnikiem Klajniaka, to jest Jasińskiego, który został zatrzymany w Niemczech za narkotyki. Bedzio poprzez Jasińskiego wszedł do grupy Pershinga. Ja Bedzia poznałem po wyjściu Pershinga z więzienia. Bola z Grodziska poznałem w 1995 roku, był wtedy w grupie Rympałka. Po aresztowaniu Rympałka Bolo stworzył własną podgrupę, która podlegała bezpośrednio mnie. Grupa Pruszkowska składała się z wielu mniejszych grup przestępczych, które podporządkowane są w tej chwili osobom stanowiącym trzon grupy. To jest Zygmuntowi Raźniakowi, Andrzejowi Zielińskiemu pseudonim Słowik, Leszkowi Danielakowi pseudonim Wańka, Mirosławowi Danielakowi pseudonim Malizna, Ryszardowi Szwarcowi i Januszowi Prasolowi. W ostatnim okresie do tej grupy dołączyli Ryszard Pawlik i Jerzy Wieczorek pseudonim Żaba. Jest to grupa, która wydaje rozkazy, określa cele działalności i czerpie największe zyski. Wiem, że właśnie ta grupa zadecydowała o dokonaniu zabójstw. Między innymi Cebra i Maliszewskiego. Czy trzech mężczyzn w gołębniku w Rembertowie? Poldek i Czarek Dresz również zginęli z rąk tej grupy. Oni też są odpowiedzialni za śmierć Juniora, Nikosia, Wariata i Pershinga. Dochody grupy Pruszkowskiej pochodzą głównie z wymuszeń haraczy, handlu narkotykami, kradzieży samochodów i opodatkowaniu innych przestępców. Pieniądze są prane poprzez lokowanie ich w różnych instytucjach. Takich jak dyskoteki, restauracje czy giełda papierów wartościowych. Nie znam dokładnie tych interesów. Wiem, że lokowaniu na giełdzie pomaga syn mecenasa Wasilewskiego. Wiem, że na podstawie zleceń Raźniaka i Słowika pracują prawnicy, którzy zajmują się ich interesami. Kasę grupy trzymają Raźniak i Słowik. To oni decydują o podziale pieniędzy. Decydują także o lokowaniu pieniędzy i sposobie ich wydawania. Do czasu mojego aresztowania, w całej grupie Pruszkowskiej obowiązywał podział pieniędzy taki jak przedstawiłem wcześniej. To znaczy, że każda podgrupa oddawał połowę zarobionych pieniędzy swojemu kapitanowi, a ten połowę z tego oddawał dla kierownictwa grupy. Grupa miała swoich etatowych obrońców. Byli to adwokaci Berus, Puławski i Wolfowa. Swojego adwokata miał też żaba. Adwokaci ci. Zawsze byli do dyspozycji członków grupy. Grupa ma także swoich lekarzy, którzy wystawiają fałszywe zaświadczenia o stanie zdrowia. Takim lekarzem jest na przykład dr Mioduszewska. Psychiatra stworek, który załatwiał opinie lekarskie i historię choroby, dla mnie, dla parasola, i chyba załatwiła coś też Pawlikowi. Dotarcie do niej było możliwe poprzez jankę, siostrę dzikusa Borowskiego. Janka mieszka w piastowie. Jej dwaj synowie należą do grupy Klimasa. Jeden z nich ma pseudonim Stolarz, a drugi jest chyba aresztowany za zabójstwo. Innym lekarzem był profesor Kubik ze szpitala wojskowego na Szaserów, który załatwił zaświadczenie dla Szwarca i Żaby, że są ciężko chorzy na serce. Dla Słowika załatwił zaświadczenie lekarz, który jest bratem rugbisty o pseudonimie Gregor. Osobiście operował Słowika, a potem dostał za to mieszkanie. Polecenia od starych dostawałem wtedy za pośrednictwem Pershinga, który je akceptował. A jeżeli nie, to wtedy rozmawiał na ten temat z raźniakiem. Nadmieniam, że w okresie, gdy byłem w grupie rympałka, grupa ta była niezależna od starych pruszkowskich. W pewnym momencie zostałem wezwany na rozmowę przez raźniaka i parasola, którzy chcieli, abym dalej pracował dla starych pruszkowskich. Chodziło o to, abym ich informował, co dzieje się w grupie rympałka. Ponieważ w tamtym czasie. Oni bardzo się Rympałka obawiali. Ja ich informowałem, tak jak chcieli. O swojej rozmowie z raźniakiem i parasolem poinformowałem Rympałka, który zgodził się, abym dalej współpracował ze starymi. Jednak także on polecił mi, abym informował go, co dzieje się w grupie starych. I tak też robiłem. Odnośnie posiadania broni palnej przez członków grupy Pruszkowskiej. Oprócz ludzi, których już dziś wymieniłem. Po 1994 roku bronią posługiwała się grupa rępałka przy dokonywaniu przestępstw. Grupa ta dysponowała bronią zarówno gdy wchodziła jeszcze w struktury grupy pruszkowskiej, jak i wtedy, kiedy działała samodzielnie. Nadto wiem, bo widziałem, że broń posiadali bolo z grodziska, będzie ksiądz Stefan z Żoliborza, zabity w tym roku i powiązany ze starymi pruszkowskimi. Zauszczak, wspólnik księdza. Czarny, złodziej samochodowy, należący najpierw do podgrupy Franka, a potem Malizny. Franek to jest Robert Frankowski. Bogucki i jego kolega, którego nazwiska nie znam, ale jestem w stanie go rozpoznać. Pako i Krzysiek Krzymczak, należący do grupy Kiełbińskiego. Sławek Niewier ze Świnoujścia. Bysio, Artur Chyla, Szlachet, Sikor, Szuler, Chińczyk, Gonzo, Brędziaki i Radek Kucharski. Tomek Skomorowa, Należący do grupy Szlacheta twierdził, że ma pozwolenie na broń. Miał on Waltera P. 99. Ja nigdy nie posiadałem broni i nie używałem jej do przestępstw. Wiem również, że broń była użyta przez członków grupy do dwóch zamachów na Wiesława Niewiadomskiego, również do zabójstwa Czarka Dresza, Wojtka Kiełbińskiego, Nikodema Skotarczaka i Andrzeja Kolikowskiego. Osobiście widziałem, jak przed zabójstwem Kiełbińskiego parasol przywiózł karabin kałasznikowa, który odbierali Marcin Bereza i jeszcze ktoś od Brędziaków. W tej chwili już nie pamiętam kto. Widziałem kilka sztuk broni w samochodach, gdy pojechaliśmy do Świnoujścia, na rozmowy z grupą oczki. To wszystko, co mam do zeznania w dniu dzisiejszym. Czuję się zmęczony, i zeznania będę składał w dniu jutrzejszym. Na tym protokół zakończono dnia 16 sierpnia 2000 roku o godzinie 18.30. Odnośnie strzelaniny pod klubem park, przypominam sobie, że doszło do niej w niedługim czasie po moim wyjściu z aresztu, w grudniu 1991 roku. Tego dnia, daty nie pamiętam, rano spotkałem się z Kiełbińskim. On powiedział mi, że wieczorem pojedziemy skasować dyskotekę park, ponieważ źle potraktowano zbynka, to znaczy zbigniewa wieczorka. Nie mówił dokładnie o co chodziło, w każdym razie wynikało z jego wypowiedzi, że uwłaczało to ambicji zbynka. Mówi, że zbynka źle potraktowali bramkarze z parku. A szczególnie Czaja, jest to pseudonim, nazwiska nie znam. Wieczorem pojechaliśmy pod klub park. Zbiórka była pod klubem Stodoła. Ja przyjechałem wraz z Kiełbińskim jego mercedesem, nie pamiętam w tej chwili koloru ani rejestracji samochodu. Kiedy przyjechaliśmy pod klub Stodoła. Była tam już grupa ludzi z Pruszkowa. Z grupy tej ze znanych mi osób byli tam Raźniak, Słowik, Jacek Dresz, Czarek Dresz, Zbynek, Szczawik, Adaś z grupy Zbynka, partyzant z Pragi Południe, Bęklarze, innych osób nie pamiętam. W sumie było tam kilkadziesiąt osób. Wszyscy byliśmy uzbrojeni w kije bejsbolowe i łańcuchy. Potem okazało się, że niektórzy posiadają pistolety. Wszyscy razem poszliśmy do klubu PARK. Kiedy tam doszliśmy, podeszliśmy do głównego wejścia. Kiełbiński, Zbynek, Słowik i Szczawik podeszli do drzwi i wyciągnęli na zewnątrz czaje. Ja wiedziałem, że to czaja, ponieważ znałem go już wcześniej. Oni wyciągnęli czaje, szarpiąc go za ubranie. Razem z czają stał też w drzwiach drugi bramkarz, blondyn o kręconych włosach. Znałem tego mężczyznę z widzenia, pracował tam przez długi okres czasu. Po wyciągnięciu Czaja zaczął się im szarpać, w pewnym momencie próbował przeskoczyć przez drewniany murek, ale nie udało mu się to. Z murku ściągnęli go kiełbasa i zbynek, a słowik uderzył go w głowę metalowym gryfem, od sztangi do podnoszenia ciężarów. Czaja wyrwał się, a słowik w tym czasie zadał mu kilka uderzeń w głowę. W końcu Czaja wyrwał się, przeskoczył przez ten płotek i pobiegł do tylnego wejścia klubu. Po chwili wyszedł z tych drzwi. Ubrany był w kamizelkę kuloodporną, długą, sięgającą do połowy bioder, z wysokim kołnierzem osłaniającym szyję. Kamizelka ta wyglądała jak zimowa kurtka bez rękawów. W ręce trzymał pistolet maszynowy. Taki jak był na uzbrojeniu wojska, był to pistolet maszynowy wyglądający jak pepesza, ale z łukowym magazynkiem. Z tego pistoletu wystrzelił serię w powietrze i wtedy automat mu się zaciał. Wychodząc, krzyczał coś, czego w tej chwili dokładnie nie pamiętam. My, widząc, że on ma automat, odeszliśmy na pewną odległość. Kiedy Czaja zaczął strzelać, wtedy osoby z naszej grupy, które miały broń, zaczęły strzelać do Czai. Najbliżej mnie stał Kiełbiński, i według mnie on zaczął strzelać pierwszy, z tym, że to wszystko działo się bardzo szybko. Ja wtedy, nie miałem broni, zacząłem uciekać z linii starzału. Widziałem, że do Czaj strzelali też Słowik, Jacek Dresz, Zbynek, Szczawik i jeszcze kilka osób, których w tej chwili nie pamiętam. Czaja uciekał w kierunku tylnych drzwi. Widziałem, że pociski trafiają w niego kilka razy, bo potykał się jakby po uderzeniu. Teraz przypomina sobie, że mniej więcej w tym samym czasie z drugiej strony budynku wybiegł Biały, potem był on w grupie Rympałka. Wpadł w ręce partyzanta i Czarka Dresza. Czarek dresz uderzył go w plecy kijem bejsbolowym, aż kij się złamał. A Biały uciekł w kierunku kładki i przystanku autobusowego. Kiedy Czaja uciekł do budynku, strzelania się skończyła. My rozpoczęliśmy odwrót w kierunku klubu stodoła, gdzie mieliśmy zaparkowane samochody. Kiedy byliśmy w odległości około 20 metrów od głównego wejścia do klubu, zobaczyłem jak raźniak strzela z pistoletu w kierunku drzwi wejściowych do klubu. Potem wszyscy odjechaliśmy. Całe to zdarzenie było później opisywane w gazetach, stąd wiem, że zostały postrzelone samochody. W 1997 roku byłem na wczasach w Międzyzdrojach wraz ze Zbynkiem. Wtedy Zbynek powiedział mi, że wraz ze swoją ekipą wywiózł później czaje nad Wisłę i strzelił mu równo między oczy. Przy tej rozmowie byli też Adam, Darek i jeszcze jeden z grupy Zbynka. Zbynek mówił też wtedy, że Czaja razem z Lewisem i kuzynem okradli mu mieszkanie. Za to wywieźli do lasu kuzyna i połamali go baseballem. A z Lewisem umówili się w zielonym lwie, w ursusie, i próbowali go porwać. Ale on krzyczał, wyrywał się, i nie udało się im tego zrobić. Mówili też, że mają do połamania jeszcze sporo osób, które pobiły zbynka w dyskotece koloseum i że połamali już jedną z tych osób ludzika. Przypominam sobie, że w niedługim czasie po tej strzelaninie. Było to na początku 1992 roku, do Kiełbasy zgłosił się mężczyzna, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, Wolny Strzelec. Wiem, że pochodził on ze Szczecina, a Kiełbiński poznał go w czasie wakacji w Międzyzdrojach. Powiedział Kiełbińskiemu, że potrzebuje amfetaminy. Kiełbiński zgodził się to załatwić. W dniu, którego nie pamiętam, w godzinach południowych Kiełbiński powiedział mi, że jedziemy po amfetaminę, którą ma załatwić Wańka. Pojechaliśmy na żolibosz w okolice Placu Słonecznego. Rozpoznam to miejsce. Po zatrzymaniu samochodu na ulicy podszedł do naszego samochodu wańka. Przywitał się z nami, a potem poszedł gdzieś razem z kiełbasą. Po chwili wrócił z reklamówką, w której miał foliowy worek spięty gumką. W worku był biały proszek. Kiełbiński powiedział mi, że jest to dwa kilogramy amfetaminy i zapłacił za nią sumę 8 tysięcy dolarów amerykańskich. Potem pojechaliśmy do Pruszkowa. Po drodze, za przejazdem kolejowym w Ożarowie, Kiełbiński polecił mi rozpakować paczkę. I spróbowaliśmy, czy jest to amfa. Ja wziąłem trochę na palec i spróbowałem. Substancja ta była gorzka, miała dziwny zapach, coś jakby zioła zmieszane z benzyną. Po spróbowaniu zdrętwiały mi usta. Z tego, co później mówił mi kiełbasa, wynikało – że przekazał amfetaminę temu chłopakowi ze Szczecina i chłopak ten został zatrzymany w Szwecji. Po napadzie na ulicy Zamiany, w kilka dni później ja i Żaba dostaliśmy 10 tysięcy złotych z pieniędzy, które tam skradziono. Pieniądze wręczył nam Robert, pseudonim brat, w restauracji hotelu przy Wisłostradzie. Zawołał nas do toalety i tam wręczył pieniądze. Powiedział, że są to pieniądze, które daje nam rympałek. Wiem też o tym, że część pieniędzy pochodząca z napadów na ulicy Zamiany została zainwestowana w pralnię chemiczną, przy ulicy Wolskiej, przy budynku Tonsilu. Byłem obecny przy rozmowie Rympałka i Stockiego. Z rozmowy tej wynikało, że Rympałek, Stocki i Żaba chcą wspólnie otworzyć pralnię chemiczną. Kojarzę, że finansowo miał też uczestniczyć Remek. Słyszałem też, nie pamiętam już w jakich okolicznościach, że miejsce na pralnię załatwiła żona Rympałka. Maszyny pralnicze miały być wylizingowane. Z tego, co wiem, to Żaba nie partycypował finansowo w tym interesie. Na pewno Pinokio nie uczestniczył finansowo w założeniu pralni. Ja, mówiąc wcześniej w protokole, że Pinokio uczestniczył w tym finansowo, pomyliłem się. Pomyliłem Pinokia z Remkiem. Część pieniędzy pochodzących z napadu na ulicy Zamiany została przeznaczona na leasing maszyn pralniczych i opłacenie pierwszej raty leasingu. Po aresztowaniu Rympałka. Doszło do konfliktu między żabą a rympałkiem, gdy żaba zaczął traktować pralnię wyłącznie jak swoją. Żona żaby pozbyła się ze spółki żony rępałka. Żona rępałka przestała dostawać pieniądze z zysku pralni. Czytałem gryps, który przesłał rępałek z aresztu żabie. Żaba mi pokazywał ten gryps, z jego treści wynikało, że rępałek odgrażał się żabie za pozbawienie go pieniędzy. Grupa Pruszkowska. Przez długi czas polowała na Wiesława Niewiadomskiego, pseudonim Dziad. Ale prasa nadała mu pseudonim Wariat, nie wiem dlaczego. Jeżeli dobrze pamiętam, było to w 1997 roku, nie pamiętam dokładnie daty. Zadzwonił do mnie parasol i kazał mi przyjechać do restauracji Duch na Żbikowie w Pruszkowie. Właścicielem tej restauracji był jakiś mężczyzna o imieniu Stefan. Był on także wspólnikiem Pawlika w sklepie monopolowym na Żbikowie. Jeżeli dobrze pamiętam, pojechałem tam razem z Berezą. W restauracji tej byli już parasol, Kazik Klimas i jeden z dwóch synów siostry Czesława Borowskiego, pseudonim Dzikus, która ma imię Janka. Była tam jeszcze jakaś młodzież zeżbikowa, ale nie pamiętam kto. Parasol był pijany, wznosił toast za śmierć wieśka niewiadomskiego. Powiedział, że Wiesiek został zastrzelony, i ja muszę dołożyć pięć tysięcy dolarów do tego. Mówił, że cały Pruszków powinien być zadowolony ze śmierci niewiadomskiego, bo zakończy to wojnę. Parasol opowiadał mi, że wieśka zastrzelił on, malizna i ktoś czwarty. Mówił, że gdzieś na drodze zrobili zasadzkę, ukryli się za drzewami, czekając na niewiadomskiego. O zabójstwie Wiesława Niewiadomskiego, które miało miejsce w jakiś czas później, opowiadał mi Ryszard Szwarc. Mówił, że miejsce pobytu wieśka ustalili poprzez kogoś pracującego w telefonach komórkowych. Kogoś, kto mógł namierzyć, gdzie znajduje się osoba rozmawiająca przez telefon. Szwarc powiedział mu, że po ustaleniu, gdzie jest Niewiadomski, wysłali ekipę Zbynka. W ekipie tej był Michał, którego aresztowano potem za to zabójstwo i jeszcze ktoś drugi, ale nie wiem kto. Szwarc mówił, że to oni we dwóch zastrzelili Wieśka. Z plotek wiem także, że po zabójstwie Wieśka odbyła się impreza, na której byli starzy Pruszkowscy i ludzie Zbynka. Na temat tego zabójstwa mówił mi także Żaba. Mówił mi, że wie od Szwarca, że Niewiadomski został postrzelony w Jądra. Dla wszystkich było to bardzo zabawne. Innym wrogiem grupy Pruszkowskiej był Nikodem Skotarczak, pseudonim Nikoś. Był wrogiem grupy, ponieważ miał silną pozycję na wybrzeżu i nie dopuszczał grupy do robienia interesów na terenie Trójmiasta. Nikoś robił też interesy z wieśkiem Niewiadomskim i podobno dokładał się do wojny z grupą Pruszkowską. Nie pamiętam daty. Wydaje mi się, że było to w pierwszej połowie 1998 roku. Byłem na spotkaniu w hotelu Holiday Inn w Warszawie. Na spotkaniu tym byli też Raźniak, Słowik, Parasol, Malizna, Wańka i chyba Szwarc. Spotkanie odbywało się w holu hotelowym, siedzieliśmy na fotelach. Ja zdawałem relację z jakiegoś interesu, który zrobiłem. W czasie tej rozmowy Raźniak powiedział do Słowika, te kurwę z Gdańska trzeba zabić. Było dla mnie oczywistym, że chodzi o Nikodema Kotarczaka. Potem Słowik do kogoś zadzwonił z telefonu komórkowego. A na pytanie Parasola czy Raźniaka powiedział, że dzwoni do Harona zapytać go na jakim etapie są przygotowania do zabicia Nikosia. Kiedy Słowik rozmawiał z Haronem, Parasol głośno powiedział, że pieniądze są już przygotowane. Domyśliłem się, że oni wydali wyrok na Nikosia. Kiedy wyszedłem z hotelu, zadzwoniłem do Waldka Górskiego z Bytomia. Bo wiedziałem, że Waldek jest dobrym znajomym Nikosia. Powiedziałem Górskiemu, żeby ostrzegł Nikosia, ale by nie mówił, że jest to informacja ode mnie. Ja nie dzwoniłem do Nikosia, ponieważ w czasie wakacji 1997 roku spotkałem się z Nikosiem. I w czasie jednego ze spotkań zauważył nas Zbynek Wieczorek i powiedział o tym Raźniakowi. Z tego powodu byłem potem szykanowany przez Starych Pruszkowskich. Ubliżali mi za to spotkanie Raźniak, Słowik i Szwarc. Wzywał mnie do siebie parasol o różnych porach, na dywanik i też mi ubliżał. Informacja o tym, że ostrzegłem Nikosia, dość szybko dotarła do Starych. W krótki czas po rozmowie z górskim, przyjechał do mnie Słowik i miał pretensję, że ostrzegłem Nikosia. Powiedział, że po raz ostatni grupa mnie ostrzega i że więcej takich ostrzeżeń nie będzie. W kilka dni później byłem wraz z żoną na imieninach Wojciecha Paradowskiego w hotelu Mariot w Warszawie. W trakcie imprezy podszedł do mnie Paradowski i powiedział mi, że wywnioskował, że mam być zastrzelony, kiedy będę wracał do domu po jego imieninach. Mówił też, że jestem obserwowany przez Słowika i jego żonę i bym nie robił żadnych dziwnych ruchów. Ja to ostrzeżenie potraktowałem bardzo poważnie, i przy pierwszej okazji wraz z żoną wyszliśmy z hotelu. Od tego czasu miałem się na baczności. Chciałem dodać, że w czasie rozmowy ze Słowikiem u mnie w domu, Słowik powiedział mi, że o moim ostrzeżeniu Nikosia wie od kogoś z grupy Nikosia. Na temat śmierci Grzymskiego, pseudonim junior wiem, że zostało ono dokonane na zlecenie grupy Pruszkowskiej, wspólnie z grupą Wołomińską. Junior podlegał bezpośrednio Barańskiemu, pseudonim Baranina, który na stałe przybywa w Austrii. Wspólnikami Baraniny byli Rosjanie z Grupy Malowanego. Grupa ta planowała porwanie wielu osób, m.in. Wańki, Ludka Adamskiego, malarza i Sewera, właściciela kantoru w hotelu Warszawa. Miały to być porwania dla okupu. Listę osób przeznaczonych do porwania sporządził junior. O liście tej krążyły po Warszawie plotki i mówił mi o tym Wańka lub Szwarc. Potem rozmawiałem na temat z juniorem, który potwierdził, że sporządził taką listę. Powiedział mi o tym, bo miał do mnie zaufanie i znał mój negatywny stosunek dla starych Pruszkowskich. Junior mówił mi także, że na jego zlecenie grupa rosyjska zastrzeliła malarza. Malarz został zastrzelony przed swoim domem. O tym, że Junior został zabity na zlecenie grupy Pruszkowskiej i Wołomińskiej dowiedziałem się od parasola i raźniaka na spotkaniu w restauracji Zielony Lew w Ursusie. Oni nie mówili żadnych szczegółów, a jedynie że zrobili to wraz z Ludkiem Adamskim i Marianem Klepackim z grupy wołomińskiej. Przed zabójstwem kiełbasy, rępałek wielokrotnie mówił, że musi dać kiełbasie nauczkę. Przyczyną konfliktu między nimi było to, że pozycja rępałka stale rosła i kiełbasa drażnił rępałka. Rępałek dość szybko wyrobił sobie wyższą pozycję w grupie niż kiełbasa. Moim zdaniem bezpośrednią przyczyną wydania wyroku na kiełbasę było to że Kiełbasa nie ostrzegł grupy Rympałka o przeszukaniach mieszkań. Pierwsze takie przeszukanie było u Kiełbasy, i dopiero potem policjanci pojechali do innych z grupy Rympałka. Wtedy znaleziono magazyn broni u Buraka. Rympałek uważał, że gdyby Kiełbasa ostrzegł o tych przeszukaniach, nie doszłoby do wpadki magazynu u Buraka. Żaba mówił mi także, że za zabójstwo Kiełbasy pieniądze dostał Pinokio, a Franek nie. Żaba nie mówił, dlaczego tak się stało. Z kolei rympałek mówił mi, że na zabójstwo kiełbasy przeznaczył dla swoich ludzi 15 tysięcy dolarów. Rępałek nie mówił mi komu dał te pieniądze. Po moim zwolnieniu z aresztu w 1995 roku, Bysio, to jest Dariusz Bytniewski, poprosił mnie, żeby umieścić brędziaków w grupie rympałka, żeby mogli sobie zarobić. Ja już w tym czasie byłem w grupie rympałka. Rympałek się na to zgodził. Po jakimś czasie zaproponował, aby oni byli moim ochroniarzami. Oni od tego czasu wszędzie chodzili ze mną i nabrali do mnie zaufania. Ja traktowałem ich jako młodych chłopaków i myślałem, że jeszcze nie mieli do czynienia z poważnymi przestępstwami. Dlatego też bardzo się zdziwiłem, kiedy w 1996 roku opowiedzieli mi o swoim udziale w nieudanym zamachu bombowym na cebra. Nie pamiętam dokładnie, który z nich CO opowiadał ponieważ rozmowa wyglądała w ten sposób, że mówili praktycznie wszyscy po kolei, a każdy z nich wtrącał jakieś inne szczegóły. Z opowieści tej wynikało, że w okresie gdy ja byłem aresztowany w tamtym czasie, wezwali ich klimas, budzik, parasol, pawlik i dzikus do firmy Dak w Ożarowie. Była to firma Wańki i Malizny. Tam zlecono im podłożenie bomby, którą mieli podłożyć cebrowi, to jest Cześkowi Kamińskiemu. Mówili, że bombę odebrali od parasola i budzika w Pruszkowie i pojechali z nią przez całe miasto na Pragę. Na Pradze czekał na nich jakiś człowiek umówiony przez parasola, który pokazał im trasę, jaką musi przejść ceber, z mieszkania do parkingu. Oni wtedy podłożyli ładunek pod jakiś stary samochód marki Łada, obok którego musiał przejść ceber. Ładunek został zdetonowany, ale nie wiem przez kogo. Samochód wyleciał w powietrze, rozerwało go na kawałki. Ale ceber wtedy nie zginął. Z opowieści brędziaków wynikało, że ładunek był przewożony samochodem, którym kierował Kotlarski. Razem z nim jechał Jacek Rafałowicz i Paweł Burzyński. Ładunek mieli podłożyć Burzyński i Rafałowicz. W podobny sposób jak na cebra, próbowano dokonać zamachu na mnie. Dokładnej daty już nie pamiętam, było to na początku stycznia 1996 roku, w godzinach wieczornych. Wówczas pod blok na ulicy Kopernika nr 6 w Pruszkowie, w którym mieszkałem, podwiózł mnie Dariusz Bytniewski. Z tym, że nie zatrzymał się w miejscu, w którym zwykle zatrzymywał samochód. Był z nami jeszcze Chińczyk, to jest Sławomir Kociel. Ja wysiadłem z samochodu Bytniewskiego marki BMW i wziąłem siatki z zakupami. Szedłem w kierunku klatki schodowej. Żeby dojść do klatki schodowej, musiałem przejść pomiędzy zaparkowanymi wzdłuż ulicy samochodami. Ponieważ Bysio zatrzymał się w innym miejscu niż zwykle, ja też przechodziłem przez ulicę w innym miejscu niż zwykle. Kiedy doszedłem do samochodu zaparkowanego prostopadle do ulicy, pod samochodem zaparkowanym jako drugi od mojej prawej strony, nastąpiła eksplozja. Był to silny wybuch, rozerwał cały samochód. Maska tego samochodu uderzyła mnie w plecy i poleciała jakieś 80 metrów dalej, na koniec bloku. A podmuch wybuchu urwał siatki z zakupami, które niosłem. Kiedy się odwróciłem, zobaczyłem, że z samochodu, pod którym nastąpił wybuch, pozostała przednia i tylna kanapa i kawałek konstrukcji. Po kilku sekundach zaczęły spadać blachy z tego samochodu. Był to stary model Forda Escorta, należący do mojego sąsiada z bloku. Potem, po jakimś czasie, dowiedziałem się od Lisickiego, że bombę tę podłożono na zlecenie starych Pruszkowskich. Lisickiemu powiedział o tym: Jeden z synów Janki, Siostry Dzikusa Borowskiego, który był wtedy ochroniarzem parasola. Parasol śmiał się szyderczo z podłożenia tej bomby. Mówił, że skoro tym razem się nie udało, to podłożą jeszcze raz. Nie wiem, jaki był konkretny powód podłożenia bomby. Wiem tylko, że parasol mnie nienawidził. Tolerował mnie i Kiełbińskiego tylko wtedy, gdy przynosiliśmy mu duże pieniądze. Nienawiść parasola do mnie i Kiełbińskiego zaczęła się od czasu śmieci w siestrzeni lulka i słonia. O okolicznościach śmierci Lulka i Słonia opowiem w terminie późniejszym. Nie wiem, kto fizycznie podłożył ładunek pod samochodem przed moim blokiem. To wszystko, co mam do zeznania w dniu dzisiejszym. Na tym protokół zakończono, dnia 17 sierpnia 2000 roku o godzinie 19.30. Protokół przesłuchania świadka Jarosława Sokołowskiego z dnia 18 sierpnia 2000 roku. Kontynuując zeznania złożone w dniu wczorajszym, chcę uzupełnić, że od 1992 lub 1993 roku członkiem grupy Pruszkowskiej był również Henryk Niewiadomski, pseudonim dziad. Nie miał w grupie wysokiej pozycji, był paserem. Nie pamiętam daty, ale było to przed podłożeniem na dachu kantoru dziada w ząbkach, ładunku wybuchowego. Krótko wcześniej, jak zwykle rano, spotkałem się z Kiełbińskim. Wtedy pełniłem rolę jego kierowcy i ochroniarza. Kiełbiński powiedział mi, że pojedziemy do Ząbek ochraniać grupę, która będzie rozmawiać z dziadem. Kiełbiński miał wówczas przy sobie broń. Była to broń krótka, typu nie pamiętam. Pojechaliśmy wtedy do Ząbek przez Rembertów. Po drodze spotkaliśmy się z ludźmi Pershinga, było ich kilka samochodów. Miejscem spotkania całej grupy był parking za przejazdem kolejowym w Ząbkach i tam pojechaliśmy. Gdy dojechaliśmy, na tym parkingu zebrała się już duża grupa osób. Pamiętam, że byli tam Pershing, Tolo, Walery, Nowak, Miller, Szczepański, Ścisły i inni ludzie Pershinga. Nadto byli tam Raźniak, Słowik, Szwarc, Parasol, Klimas, Budzik, Pawlik, Dzikus, Wleciał i wiele innych osób, których w tym momencie nie pamiętam. Pershing kazał zebranym złożyć broń do jednego lub dwóch bagażników w samochodach, nie pamiętam dokładnie. Były to samochody, w których siedzieli Rosjanie od Pershinga, Tolo i Valery. Nie potrafię określić, kto wtedy oddawał broń, ale broni było kilkadziesiąt sztuk, była to tylko broń krótka. Po złożeniu broni podjechaliśmy wszyscy pod kantor dziada w Ząbkach nie znam ulicy, jest to główna ulica w Ząbkach. Pod kantor podjechali też Wańka i jego dwaj ochroniarze, Rosjanie. Oni nie byli obecni na spotkaniu na parkingu. Do kantoru dziada weszli Pershing, Wańka i Szwarc. Wyszli po ponad godzinie i powiedzieli, że rozmawiali z dziadem i Cebrem, ale tamci nie chcieli się ułożyć. Potem wsiedliśmy do samochodów i się rozjechaliśmy. Wróciliśmy na parking, na którym wcześniej się spotkaliśmy i tam każdy, kto złożył broń, wtedy ją odbierał. Ja nie miałem ze sobą broni. Celem tej wizyty u dziada było zmuszenie go do podporządkowania się starym i zapłacenie tych 300 tysięcy dolarów za stracony spirytus. W czasie, kiedy staliśmy przed kantorem dziada, główną ulicą Ząbek, jeździli tam i z powrotem syn dziada i cebra. Nakręcali wszystko kamerą wideo. Słyszałem plotki, według których kaseta z nagraniem została przejęta przez warszawską policję. Potem potwierdził mi to Wróbel, naczelnik PZ Policji w Warszawie. W niedługim czasie po tej rozmowie z dziadem podłożono mu bombę na dach kantoru. W grupie się mówiło, że zrobili to ludzie od Pershinga na zlecenie starych. Od tego czasu rozpętała się wojna z dziadem, ale jeszcze nie była taka intensywna. W czasie tej wojny doszło do próby porwania Wańki przez Wieśka Niewiadomskiego. Skutecznego porwania szwarca, potem podłożenia ładunku wybuchowego w Multipabie na ulicy meksykańskiej, na Pradze. Podłożenia bomby pod mieszkanie raźniaka i postrzelenia Florka, to jest Andrzeja Florowskiego. Z tych wydarzeń najwięcej wiem o postrzeleniu Florka. Nie pamiętam dokładnie daty, było to w każdym razie na krótko przed aresztowaniem Pershinga. Było to wiosną lub latem, w godzinach wieczornych. Odnośnie próby porwania wańki, wiem tyle, że dostaliśmy, nie pamiętam już od kogo, polecenie natychmiastowego udania się do restauracji na tyłach Placu Leńskiego w Warszawie. Kiedy tam przyjechałem razem z kiełbasą, który otrzymał to polecenie, przed restauracją stali już Wańka, wleciał, słowik i raźniak. Byli tam także jacyś ludzie od Pershinga, ale nie pamiętam kto. Wańka był roztrzęsiony, opowiadał, że Wiesiek Niewiadomski i dwóch innych mężczyzn chciało go zabić lub zawinąć. Mówił, że tego dnia zatrzymał się na parkingu przed hotelem Warszawa. Wszedł do środka, bo chciał coś kupić w restauracji. Kiedy wszedł do budynku, zobaczył wieśka niewiadomskiego i dwóch innych mężczyzn. U wieśka zauważył ukrytą pod ubraniem broń. Podszedł wtedy do wieśka, coś do niego powiedział, a potem uciekł. Potem ktoś odwiózł Wańkę do domu i rozjechaliśmy się, ustalając, że będziemy niszczyć interesy dziada. W jakiś czas potem Kiełbasa powiedział mi, że został porwany Ryszard Szwarc. Potem Pershing i Wańka poinformowali grupę, że prowadzą negocjacje z porywaczami. W jakiś czas później szwarc został zwolniony, nie wiem dokładnie, jaką kwotę za niego zapłacono. Było to na pewno ponad 100 tysięcy dolarów. Potem pojechałem wraz z kiełbasą na spotkanie ze starymi, w czasie którego szwarc opowiadał, jak doszło do porwania. Szwarc mówił, że umówił się na spotkanie z kimś od wieśka niewiadomskiego na Pradze. Wtedy podjechał duży samochód typu bus i otworzyły się jego tylne drzwi. Wewnątrz samochodu był mężczyzna z karabinem maszynowym, który kazał mu wsiadać do środka. Potem zarzucono mu worek na głowę i nie wie, gdzie został wywieziony. Był przetrzymywany w jakimś pomieszczeniu. Prawie przez cały czas był przywiązany do łóżka, a do ciała miał przyczepiony granat. Mówił, że porwał go wiesiek niewiadomski. Wydarzenie to spotęgowało nienawiść do Henryka i Wiesława Niewiadomskich. Po wybuchu w multipabie. Było powszechnie wiadomym, że bombę tę podłożył dziad, ponieważ w lokalu tym spotykali się ludzie z grupy Pruszkowskiej. Żadnych szczegółów dotyczących tego wybuchu nie znam. Po wybuchu bomby pod mieszkaniem Raźniaka, z ustaleń grupy wynikało, że bombę tę podłożyli Czarek Dresz i Wojtek Zwoli na zlecenie Henryka Niewiadomskiego. Było to m.in. jednym z powodów zastrzelenia Czarka Dresza. Wojciecha Paradowskiego poznałem w 1989 roku. Poznałem mnie z nim Wojciech Kiełbiński. Nie wiem skąd znał go Kiełbiński. Paradowski prowadził wtedy firmę budowlaną. Firma ta nazywała się najpierw AR, a potem Ardom i w końcu Ardomex. Firma ta mieściła się wtedy przy ulicy Francuskiej w Warszawie. Dokładnego adresu nie pamiętam. Potem ta firma miała siedzibę na ulicy Paryskiej, a w końcu na Zwycięzców. W tej firmie pracowała wtedy Agnieszka Szymańska pracowała też tam jako sekretarka Bożena Wyganowska która później została dyrektorem handlowym tej firmy Ja i Kiełbasa pracowaliśmy tak na początku jako ochroniarze Paradowskiego Dostawaliśmy wtedy 50 dolarów dziennie od Paradowskiego Paradowski zatrudnił nas jako swoich ochroniarzy ponieważ wszędzie chciał szpanować i świecić Ja w tym czasie byłem ochroniarzem i jednocześnie asystentem Kiełbasy Codziennie rano meldowaliśmy się w biurze Paradowskiego Jeździliśmy z Paradowskim, asystowaliśmy mu we wszystkich sprawach, które robił. Jeździliśmy z nim nawet na wycieczki i zakupy. Po pewnym czasie Kiełbiński poznał Paradowskiego z Parasolem, z Alim, z Pawlikiem, z Raźniakiem, ze Słowikiem i innymi ludźmi z Pruszkowa. Miało to miejsce przy okazji świętowania jakichś uroczystości Kiełbińskiego. Poznał go też z Jackiem Dreszem, który był blisko Kiełbasy. Kontakty te stawały się z biegiem czasu coraz bardziej zażyłe. Dochodziło do tego, że w siedzibie firmy Paradowskiego odbywały się spotkania Grupy Pruszkowskiej. Spotkania te odbywały się prawie codziennie. Najczęściej spotykali się tam Raźniak, Słowik, Dresz, Paradowski, Kiłebiński i ja. Bywali tam często też Parasol, Żaba, Lucyfer, Malizna, Szwarc, Pawlik i Klimas. Nie prowadzili oni wtedy wspólnych interesów z Paradowskim, ale Paradowski był obecny przy tych rozmowach. My omawialiśmy tam całą swoją działalność, to znaczy, kogo napaść, czy jak zarobić pieniądze. Jako nasz przyjaciel, Paradowski dostawał od nas działkę. W mojej obecności Paradowski dostał od grupy pieniądze. Konkretnie od dresza, który wtedy razem z raźniakiem trzymali kasę. Była to suma 15 tysięcy dolarów. Te pieniądze pochodziły z wymuszenia, dokonanego na przemytniku spirytusu. Było to na początku lat dziewięćdziesiątych. Nie pamiętam teraz nazwiska tego człowieka, wiem jednak, że mieszkał on w łomiankach. Był to mężczyzna w wieku około czterdziestu lat, niski, krępy, o blond włosach. Mężczyzna ten miał chyba firmę przewozową. Tego człowieka z Jackiem Dreszem poznał mężczyzna o pseudonimie Badyl. Nie znam nazwiska tego człowieka. Mężczyzna ten powiedział dreszowi, że w zamian za ochronę tirów z przemycanym spirytusem. Będzie płacił grupie pruszkowskiej działkę za każdy przemycony transport z alkoholem. Na spotkanie z tym człowiekiem Jacek Dresz umówił się w siedzibie firmy Paradowskiego na ulicy Paryskiej w Warszawie. Na tym spotkaniu byłem ja, Dresz, Kiełbiński, syn Dresza, Paradowski, Raźniak, Słowik, Lucyfer, Szymczak i Krzysiek. Na tym spotkaniu ustalono, że będzie on płacił pieniądze. I na pierwszym lub na drugim spotkaniu Wręczył Dreszowi pieniądze, które podzieliliśmy na wszystkich wtedy obecnych. Pamiętam, że przy podziale pieniędzy wybuchła awantura, ponieważ Dresz nie chciał dać działki paradowskiemu. Ale został przez pozostałych przegłosowany i w końcu dał Paradowskiemu działkę. Paradowski miał otrzymać te pieniądze, ponieważ był na spotkaniu i wszyscy go traktowali jako członka grupy. Ostatecznie przekonał Dresza Kiełbiński, po to, żeby Paradowski poczuł się związany z grupą. W mojej ocenie Paradowskiemu zależało na stworzeniu mitu, że należy do grupy Pruszkowskiej, ponieważ ułatwiało mu to prowadzenie interesów. Z tego, co pamiętam, ten przemytnik zapłacił pieniądze dla grupy raz lub dwa, a później zniknął i zerwał kontakty z grupą. Po jakimś czasie Kuba Wilczyński poinformował nas, że jego znajomy Paser jest wspólnikiem tego przemytnika, który nadal sprowadza alkohol. Powiedział też, że dwa tiry z przemycanym spirytusem miały stać w dziupli w Raszynie. I Kuba nas tam zawiózł i pokazał, gdzie jest ta dziupla. Pamiętam, że naprzeciwko wjazdu na tę posesję, stało ogromne drzewo. Kuba nas tam zawiózł, ale ja bym tam dziś nie trafił. Kuba zawiózł tam mnie, Kiełbińskiego i Szymczaka. Dziupla mieściła się na posesji ogrodzonej, był tam dom mieszkalny i duży budynek. Budynek typu magazyn, w którym mogły zmieścić się tiry. To znaczy, zawartość dwóch tirów. Nie sprawdzaliśmy, czy wewnątrz tego magazynu jest rzeczywiście alkohol. O tym, że istnieje taka posesja, byli poinformowani wszyscy, którzy byli na spotkaniu w biurze Paradowskiego. Na kolejnym spotkaniu w biurze Paradowskiego, Dresz i Raźniak polecili Kiełbasie, żeby przypilnował tej posesji. Ponieważ Kiełbasie nie chciało się tego robić, namówił Kubę Wilczyńskiego, żeby umówił się na spotkanie z tym przemytnikiem. Kuba to zrobił i umówił się z przemytnikiem i paserem gdzieś na mieście. Nie pamiętam w tej chwili, gdzie oni się umówili. Kuba powiedział Kiełbińskiemu, gdzie i kiedy ma odbyć się to spotkanie. Wtedy my z Kiełbińskim tam przyjechaliśmy i być może był z nami Szymczak, ale tego nie pamiętam. Kazaliśmy przemytnikowi pojechać z nami do biura Paradowskiego, na ulicę Paryską. W biurze czekali na nas Słowik, Raźniak, Paradowski, Dresz i jego syn i jeszcze jakieś osoby, których już nie pamiętam. W czasie, kiedy Paradowski był w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pojechał tam również Słowik. I tam Słowik spotkał się z Dariuszem Wandelem. Z mojej wiedzy, Wandel zapoznał Słowika z jakimś Kolumbijczykiem, któremu podobno kiedyś uratował życie. A ten Kolumbijczyk zajmuje teraz jakąś wysoką pozycję w kolumbijskiej mafii narkotykowej. Paradowski opowiadał mi, że poprzez tego Kolumbijczyka Miała być dokonana transakcja dużej partii narkotyków, z której on miał dostawać określoną działkę. I obiecywał mi, że ja też będę miał z tego swoją działkę. Interes miał polegać na tym, że z Ameryki Południowej miała być sprowadzona duża partia narkotyków. Miała być rozprowadzona po Polsce, a dopiero potem pieniądze miały być zwrócone do Ameryki Południowej. Wtedy to słowik razem z żoną pojechali do Ameryki Południowej i mieli tam zostać w zastaw za narkotyki. Było to po aresztowaniu grupy Rympałka. Paradowski mówił mi, że narkotyki zostały załadowane na statek i wysłane do Europy. Ale w Hiszpanii jeden z marynarzy z tego statku został zatrzymany na przemycie jakiejś małej ilości narkotyków. I właśnie wtedy Wandel w jakiś sposób spowodował cofnięcie tej partii narkotyków z powrotem do Ameryki Południowej. Osobiście nie znam szczegółów tej operacji. Jeżeli chodzi o członków grupy, Wandel kontaktował się ze słowikiem, wańką, raźniakiem i oczywiście Paradowskim. Paradowski przez cały czas utrzymywał kontakty z kierownictwem grupy pruszkowskiej. W 1998 roku, w czasie swoich imienin, które odbywały się w Mariocie, a na które zaproszeni byli m.in. Słowik, raźniak i inni, Paradowski ostrzegł mnie, że na tych imieninach ma się odbyć zamach na moją osobę. Podszedł do mnie i powiedział mi, że starzy mają zamiar mnie zastrzelić. Powiedział, że starzy wydali na mnie wyrok, i mam być zastrzelony po wyjściu z tej imprezy. Mówił mi też, że obecny na tej imprezie Krzysztof Podsiadły, wystawił Nikodema z Kotarczaka. Ja wtedy wraz z żoną niepostrzeżenie wyszliśmy z tej imprezy. Ja poznałem Krzysztofa podsiadłego na początku lat 90. przez Paradowskiego. On przyjeżdżał do Paradowskiego i oferował mu sprzedaż kradzionych samochodów. Paradowski kupił od niego kilka takich samochodów, ale ja pamiętam tylko trzy z nich. Były to Audi 90 koloru czerwonego, BMW M3 koloru czarnego i Mercedes S. SL Cabrio koloru czarnego, którego później Paradowski sprzedał Żabie za 10 tysięcy dolarów. A Żaba chyba zarejestrował ten samochodów na siebie albo na firmę. Podsiadły rozprowadzał samochody kradzione i później legalizowane przez grupę Nikodema Skotarczaka. Potem podsiadły zajmował się sprowadzaniem samochodów z Niemiec, które były odkupowane od przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Podsiadłego ostatni raz widziałem na tej imprezie u Paradowskiego. Na tym przesłuchanie zakończono w dniu 5 września 2000 roku o godzinie 17.30. Protokół przesłuchania świadka Jarosława Sokołowskiego z dnia 6 września 2000 roku. Andrzeja Kolikowskiego poznałem pod koniec lat 80 lub na początku lat 90. Kolikowski nie był jeszcze wtedy w składzie Grupy Pruszkowskiej. Miał własną, silną grupę. Ta grupa zajmowała się wtedy nielegalnymi zakładami na wyścigach konnych, odzyskiwaniem długów i prowadzeniem nielegalnych kasyn gry. Pamiętam, że jedno z takich kasyn znajdowało się na ulicy Rutkowskiego. Pomiędzy domami centrum, a ulicą Szpitalną, w pobliżu sklepu rybnego. W skład Grupy Pershinga Wchodzili m.in. Rosjanin Tolo i Długi Wojtek, którego nazwiska nie znam. Był on z Pragi i w połowie lat 90. zmarł na raka. Należeli też Gruby Marek, jego nazwiska nie pamiętam, miał takie żydowskie nazwisko, jest on teraz lichwiarzem w kasynach gry. Następnie Grabar, jest to mężczyzna, który w połowie lat 80. pobił raźniaka. Innych w tej chwili nie kojarzę. W tamtym okresie nie utrzymywałem z nim żadnych kontaktów. Wiedziałem tylko, kim jest Pershing. Z Raźniakiem i innymi starymi Pruszkowskimi, Pershinga zapoznał Jacek Dresz, który wcześniej miał z nim kontakt. Wtedy zaczęły się nasze wspólne spotkania, na których bywałem i ja, ponieważ byłem ochroniarzem Kiełbasy. Po pewnym czasie Pershing zorientował się, że grupie Pruszkowskiej dobrze wychodzą napady na Tiry i inne przestępstwa. Zaproponował wtedy, żeby stworzyć jedną, silną grupę, która zajmie się różnego rodzaju działalnością przestępczą, na szeroką skalę. Było to około 1992 roku. Propozycja ta została przyjęta i wtedy powstał trzon grupy Pruszkowskiej w składzie, jaki przedstawiałem wcześniej. Wraz z Pershingiem doszła duża grupa jego ludzi. Pamiętam, że Rosjanin Tolo, który miał silną pozycję wśród przestępców rosyjskich, mógł w każdej chwili ściągnąć z Rosji ludzi do mokrej roboty. To znaczy do pobić, odzyskiwania długów i tym podobnych rzeczy. Przyszedł również Walery, asystent Tola, Długi Wojtek, Ścisły, Marek Szczepański, Jacek Nowak, Paweł Miller, Kręcony, to jest Krzysztof Ostojski, Sznyt, to jest Piotr Borusiński, Florek, to jest Andrzej Florowski, Nastek, Krakowiak, Plak i Kopera. Oni mieli własne grupy, ale byli podporządkowani Pershingowi. Oprócz nich byli jeszcze Janusz Graf. W tej chwili nie przypominam sobie innych nazwisk i pseudonimów, wypisałem je na kartce, która jest dołączona do poprzedniego protokołu mojego przesłuchania. Grupa Pershinga zajmowała się w tym czasie pobieraniem haraczy u agencji towarzyskich, restauracji i sklepów. Szczegółów tej działalności nie znam, ponieważ byłem wtedy przy Kiełbasie. Wiem tylko, że odprowadzali oni pieniądze dla grupy Pruszkowskiej. Na początku 1994 roku ja, Kiełbiński, Jacek Dresz i Żyd z Otwocka odłączyliśmy się od grupy. Wtedy też powstała nieprawdziwa plotka, że Kiełbiński dał zlecenie zabójstwa Pershinga. Wtedy Pershing zaczął organizować zamachy na kiełbasę. Wiem od Pershinga i od Pawła Millera, że Miller na polecenie Pershinga strzelał do Kiełbińskiego, gdzieś pod pęcinami. Raz próbował podłożyć mu ładunek wybuchowy, i raz podłożył bombę, która eksplodowała przed domem Kiełbińskiego. Ja wtedy podjąłem się negocjacji pomiędzy Kiełbińskim i Pershingiem i po kilku spotkaniach z Pershingiem zażegnałem ten konflikt. Od tej pory moja znajomość z Pershingiem stała się bardziej zażyła. Z tym, że nie wchodziłem w skład jego grupy, a były to kontakty bardziej towarzyskie. Do czasu aresztowania Pershinga nie utrzymywałem z nim bliższych kontaktów i nie byłem jego wspólnikiem. Pershing został zwolniony z więzienia na wiosnę 1998 roku. W czasie kiedy Pershing siedział w więzieniu, ja dostałem zezwolenie od starych na samodzielne zarabianie pieniędzy, którymi nie musiałem dzielić się z grupą. Wtedy zacząłem zarabiać pieniądze w sposób legalny oraz inwestować je w legalne interesy, co przynosiło mi dość duży dochód. Po pewnym czasie starzy się w tym zorientowali i zaczęli wywierać na mnie różnego rodzaju naciski, aby im te pieniądze oddać. Jednocześnie w tym samym czasie raźniak dość często odwiedzał Pershinga w więzieniu. I po tych wizytach opowiadał, że kiedy tylko Pershing wyjdzie, to razem ze swoimi Rosjanami przejmie wszystkie nielegalne interesy i z wszystkich wyciągnie pieniądze. Raźniak mi mówił, że w szczególności chodzi Pershingowi o mnie i że Pershing pozbawi mnie całego majątku. Dlatego, kiedy Pershing wyszedł, umówiłem się z nim na spotkanie, żeby to wyjaśnić. Pojechałem do niego do domu i on wtedy mi wyjaśnił, że jest to nieprawda. I tak naprawdę to Starzy chcą mi wszystko zabrać. W tamtym czasie wiedziałem również, że Starzy wydali na mnie wyrok za to, że ostrzegłem Nikosia o planowaniu jego zabójstwa. Ja wtedy zaproponowałem Pershingowi, że przyłączę się do niego. Zrobiłem tak dlatego, że wiedziałem, że Pershing będzie mnie chronił. Pershing uzgodnił z raźniakiem, że pieniądze, które do tej pory przekazywałem raźniakowi i starym, będą im nadal przekazywane. Natomiast ja będę podlegał Pershingowi, a nie starym. Pershing mówił mi, że mimo tych uzgodnień, starzy nadal czepiali się mnie na spotkaniach z nim. W grupie Pershinga miałem pozycję taką samą jak u starych. To znaczy, miałem swoje podgrupy, ale podlegałem bezpośrednio Pershingowi i musiałem wykonywać wszystkie jego polecenia. Taką samą pozycję jak ja, miał Bedio, Andrzejewski z Gdańska i Bolo z Grodziska. W skład podgrup, które mi podlegały, wchodziły grupa Franka z Anina, grupa Pawła Podwapińskiego z Piaseczna, mięśniaki, nastek ze swoją grupą, grupa Bysia, to jest Bytniewskiego. A w skład której wchodziło wiele podgrup, takich jak Grupa Szlacheta, Grupa Chińczyka, Grupa Sikora czy Grupa Braci Jasików. Ja osobiście znałem tylko niektórych dowodzących tymi grupami, które mi podlegały. Nie interesowało mnie, kto dokładnie wchodzi w ich skład. Z kolei Bedziowi podlegała praktycznie jedna duża grupa, w skład której wchodzili między innymi Schreiber, jako zastępca Bedzia, Adam o pseudonimie Plamka, Masłowski i wiele innych osób, których pseudonimów w tym momencie nie kojarzę. Oprócz tego Pershingowi podlegała też grupa Rosjan. Wiem, że taka istniała, ale ich nie znałem. Grupy te zajmowały się haraczami z terenu Warszawy i odzyskiwaniem długów. Z mojej wiedzy, Pershing inwestował te pieniądze w legalne interesy. Na przykład w wytwórnię płyt w Trójmieście i we wspólną firmę z Gawronikiem, która nazywała się Italmarka. Na temat wytwórni płyt i innych jego legalnych interesów nic nie wiem, ponieważ Pershing utrzymywał to w tajemnicy. Jeżeli chodzi o firmę Italmarka, to odbyło się to w ten sposób, że na początku 1999 roku byś powiedział mi, że skontaktował się z nim Drecki z Poznania, który chce nawiązać kontakt ze mną. Bysio tłumaczył mi wtedy, że Drecki występuje w imieniu Aleksandra Gawronika, który chce otworzyć jakąś firmę związaną z odzyskiwaniem akcyzy i handlem papierosami. Ja postanowiłem spotkać się z Dreckim, żeby zorientować się o co chodzi. Spotkaliśmy się w restauracji, która znajduje się za Pruszkowem. Spotkanie to odbyło się wiosną 1999 roku. Drecki powiedział mi, że chodzi o założenie firmy, która będzie handlowała papierosami pochodzącymi z przemytu i że jest to propozycja Gawronika. Mnie to zainteresowało i postanowiłem spotkać się z Gawronikiem. Po tym spotkaniu z Dreckim pojechałem do Pershinga i powiedziałem mu o treści naszej rozmowy. Wtedy Pershing powiedział mi, że na temat Ponieważ Gawronik dzwonił do niego wcześniej i chciał od niego pieniądze na rozkręcenie tego interesu. Pershing mówił mi też, że kontaktował się w tej sprawie z Baksikiem i Baksik odradził mu ten interes. Pershing powiedział, że jeżeli chce, to mogę się spotkać z Gawronikiem i posłuchać, co ma do powiedzenia. Jednocześnie powiedział, żebym przekazał Gawronikowi, że nie będziemy w tym inwestować dużych pieniędzy. Po tej rozmowie, poprzez Dreckiego umówiłem się na spotkanie z Gawronikiem. Spotkanie to odbyło się w kilka dni po rozmowie z Pershingiem na stacji benzynowej w Morach. Gawronik przyjechał na to spotkanie sam, wiśniową Mazdą. Natomiast ja pojechałem na to spotkanie wraz z Bysiem, Chińczykiem i Dreckim. Wtedy poznałem Gawronika. Ja powiedziałem Gawronikowi, że nie mam za dużo czasu, i poprosiłem, aby w sposób zwięzły przedstawił swoje plany. Na tym spotkaniu ja występowałem jako przedstawiciel grupy Pruszkowskiej. Gawronik powiedział, że potrzebuje od grupy Pruszkowskiej 2 milionów dolarów na rozkręcenie interesu. A w zamian za te pieniądze grupa będzie czerpała określone korzyści. Firma, którą już założył i na którą już miał papiery, miała zająć się otwarciem sieci sklepów na granicy zachodniej i hurtowym oraz detalicznym handlem papierosami bez akcyzy dla Niemców. Te pieniądze były potrzebne na pierwszy sklep w Słubicach. Na pierwszy transport papierosów, a także na opinie prawne, które robił dla niego profesor Modzelewski. Jak również na łapówki dla Modzelewskiego i Goryszewskiego, którzy mieli coś dla niego załatwić. W zamian za te dwa miliony oferował duże zyski. Nie mówił wtedy, jakiej wielkości będą to pieniądze, mówił tylko, że będą to ogromne pieniądze. Mnie ta propozycja bardzo zainteresowała, więc postanowiłem poinformować o niej Pershinga. Pojechałem do niego. I powiedziałem mu, że według mnie propozycja jest realna i można na tym dużo zarobić. Pershing ostrzegł mnie, że Gawronik to jest niezły szachraj i żebym patrzył mu na ręce. Ale jednocześnie powiedział, że mogę robić ten interes. Po tej rozmowie z Pershingiem, umówiłem się kilka dni później na spotkanie z Gawronikiem, na tej samej stacji benzynowej. Powiedziałem mu, że rozmawiałem z Pershingiem i że jesteśmy zainteresowani tym biznesem. Więc niech dostarczy potrzebne dokumenty i papiery, aby już szczegółowo wyjaśnił mi, na czym to wszystko będzie polegać. Na następne spotkanie umówiliśmy się kilka dni później. Odbyło się ono w lokalu La Cucaracha w Pruszkowie. Na spotkanie w La Kukaracza również przyjechał sam, ale przywiózł ze sobą wszystkie potrzebne dokumenty i zezwolenia, które były mu potrzebne do przekonania mnie o słuszności zainwestowania pieniędzy grupy przestępczej w jego interes. Te dokumenty to były zezwolenia i koncesje, a także opinie prawne podpisane przez profesora Modzelewskiego. Na wielu papierach widniały ministerialne pieczątki. Nie zagłębiałem się w lekturę tych dokumentów i dlatego nie pamiętam z jakiego ministerstwa pochodziły te dokumenty. Słuchałem uważnie, co ma mi do powiedzenia Gawronik. Gawronik pokazywał mi te dokumenty i mówił mi, czego one dotyczą. Powiedział mi, że są to wszystkie potrzebne dokumenty. Aby otworzyć firmę, która będzie odbierała podatek akcyzowy, zakupione w Polsce przez turystów zagranicznych papierosy. W czasie tego spotkania była w lokalu cała jego obsługa, która wiedziała, że rozmawiam z Gawronikiem. Gawronik powiedział mi, że w tej chwili nie jest to ostatecznym celem, bo wiedział do Goryszewskiego i Modzelewskiego, że podatek akcyzowy ma się zwiększyć za kilka miesięcy. Powiedział również, że jeżeli uruchomimy tę firmę to w pierwszym kwartale 1999 roku oddamy do skarbu państwa miliard nowych złotych. Chodziło mu o zobrazowanie dochodów, jakie będzie uzyskiwać firma. Powiedział, że do otwarcia pierwszego ze sklepów potrzebne jest właśnie dwa miliony dolarów, o których mówił na poprzednich spotkaniach. Powiedział, że struktura firmy będzie wyglądała w ten sposób, że Grupa Pruszkowska wyznaczy cztery osoby do rady nadzorczej i że znajdzie połowę obsługi prawnej firmy. Prezesem i wiceprezesem firmy miałyby być osoby znalezione przez Gawronika i przez grupę. Ale takie, których nie można by łączyć ze światem przestępczym. Do naszej części Rady Nadzorczej miała wejść córka Pershinga i inne osoby, które on wyznaczył. Ja nie wiem, co to były za osoby. Gawronik miał ze swojej strony wyznaczyć cztery inne osoby. Prezesem ze strony Gawronika miał być pan Krause, który kiedyś nadzorował jego kantory. A wiceprezesem z naszej strony miał być pan Wagner, którego kiedyś poznałem jako psychologa w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka i z którym się zaprzyjaźniłem. Następne spotkanie odbyło się też w Laku Karacza, z tym, że był już na nim obecny Pershing. Wtedy Gawronik powiedział, że do realizacji przedsięwzięcia potrzebny jest sklep w Słubicach. Pershing powiedział Gawronikowi, że ma taki obiekt i dysponuje takimi pomieszczeniami, które można zaadaptować na sklep. Był to kompleks hotelowo-gastronomiczny, należący do jakiejś Rosjanki, która była związana z Krzysztofem Ostojskim, pseudonim Kręcony. Na tym spotkaniu postanowiliśmy, że ten sklep będzie się znajdował właśnie w tym kompleksie. Wtedy też ustaliliśmy, że ponieważ grupa daje pomieszczenia na sklep, to w związku z tym suma pieniędzy, którą wniesie grupa, będzie wynosić 100 tysięcy dolarów. Ponadto ja, poprzez znajomego bankiera o imieniu Piotrek. Miałem ułatwić Gawronikowi wzięcie przez niego kredytu na sumę 50 milionów nowych złotych. Ja poznałem Gawronika z tym Piotrkiem i dalej już Gawronik załatwiał kredyt. Z tego co się orientuję, uzyskanie kredytu odbyło się w następujący sposób, że formalną właścicielką firmy, którą zakładaliśmy razem z Gawronikiem, była jego konkubina Kasia Iwasińska. Ponieważ ta nowo zakładana firma nie miała zdolności kredytowych, i na swoje nazwisko kupiła firmę o nazwie Italmarka, która taką zdolność kredytową miała. I jednocześnie była częścią firmy, również o nazwie Italmarka, której właścicielem był Kolasiński, poseł do Sejmu. Bankier Piotrek, o którym mówiłem, sporządził biznesplan na firmę Italmarka i bank przyznał kredyt. Szczegóły tych operacji będzie znał Wagner, ja się tym nie interesowałem. Przed przyznaniem kredytu, Gawronik powiedział mi, że na adaptację sklepu. Potrzebne jest 100 tysięcy marek niemieckich. Powiedział mi o tym w rozmowie telefonicznej, ponieważ ja w tym czasie byłem na wycieczce na Krecie. Wtedy ja zadzwoniłem do Pershinga i poprosiłem go, aby w imieniu grupy przekazał te pieniądze Gawronikowi. Siedziba firmy była w Poznaniu. W tym czasie moje spotkania z Gawronikiem były dość częste i po pewnym czasie przydzieliłem mu mięśniaka, orła i maćka od żaby jako ochronę osobistą. Wiem od nich, że odwozili z Poznania do Warszawy profesora Modzelewskiego po jego spotkaniu z Gawronikiem. Gawronik mówił mi, że 10% udziałów w firmie miał mieć Goryszewski. Natomiast generał Petelicki ma się zająć ochroną firmy. Nie wiem, czy tak rzeczywiście było. Wiem, że w tę firmę pieniądze zainwestował również Drecki. Było to 50 tysięcy marek na zakup kas fiskalnych. Z mojej wiedzy, kredyt jaki firma dostała. Wynosił 24 miliony nowych złotych. I w pierwszej transzy przekazano nam 8 milionów nowych złotych. Załatwienie kredytu i formalności trwało dosyć długo i Pershing zaczął domagać się od Gawronika zwrotu 100 tysięcy marek, należących do grupy. Z pierwszej transzy kredytu, Gawronik zwrócił te pieniądze mnie, a ja Pershingowi. Mówił też, że zwrócił 50 tysięcy marek Dreckiemu. Oprócz tego przekazał. Mi jeszcze 2 miliardy starych złotych, dla mnie i Pershinga. Dał mi te pieniądze w firmie Mercedesa w Aninie, u Owczarka. Byliśmy tam, ponieważ zamawiałem tam Mercedesa S-klasy, dla Gawronika, ale bezpośrednio na firmę. Gawronik do tej pory jeździ tym Mercedesem. Piotrek załatwiając kredyt powiedział, że za załatwienie tego kredytu, osoby przyznające kredyt mają dostać 10% wartości kredytu. Ponieważ z pierwszej. Transzy pieniądze zostały wydane, osoby te nie otrzymały tych pieniędzy. Zaczęły się konflikty między Gawronikiem a innymi osobami. Piotrek twierdził, że nie będzie następnych transz kredytu. Co było potem, nie wiem, ponieważ zostałem aresztowany. Po moim zwolnieniu dowiedziałem się od Wagnera, że do Gawronika przyszli raźniak i słowik. Było to po zabójstwie Pershinga. Powiedzieli Gawronikowi, że przejmują nasze interesy. Zażądali od Gawronika jakiejś kwoty, którą będzie im płacił co miesiąc. W pierwszej kolejności Gawronik powiadomił o tym funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, ale potem jednak ułożył się z grupą. Po zabójstwie Andrzeja Kolikowskiego zacząłem ukrywać się przed policją. Pamiętam sytuację z końca grudnia 1999 roku, gdy zadzwoniłem do Pawlika. Wydaje mi się, że było to dwa lub trzy dni przez Wigilią. Okazało się, że Pawlik jest w tym czasie na śledziku, w restauracji na saskiej Kępie, na ulicy Paryskiej. Pawlik w pewnym momencie oddał słuchawkę szwarcowi, który powiedział do mnie. Jarek, co ty robisz? Nie ukrywaj się przed nami, i przyjedź do nas, musimy usiąść do stołu i porozmawiać. Powiedział również, że jeżeli się nie zgodzę na warunki, które określili, to cytuję odjebią mnie jak Pershinga. Szwarc starał się mnie przekonać, że nic mi nie grozi że mam rodzinę, o którą muszę dbać. I powiedział, że przekonał wszystkich, Słowika, Raźniaka, Parasola i Maliznę, że nic mi nie gros i, i żebym do nich przystąpił. Szwarc ubliżał Pershingowi i mówił mi, że Pershing to był kapuś ułopu i wszyscy będą nam dziękować, że go odjebaliśmy. Potem Szwarc przekazał telefon Słowikowi, który też namawiał mnie do powrotu. Był pijany, jak oni wszyscy. Mówił też, że jak nie chcę się z nimi ułożyć, to żebym przyjechał i walczył jak mężczyzna. Ja wtedy mu powiedziałem, że nie mogę przyjechać, bo ukrywam się przed policją. A on wtedy krzyknął na całą salę, że straszę go policją i się rozłączył. Ja w chwilę potem zadzwoniłem jeszcze raz do Pawlika. Chciałem wytłumaczyć, że nikogo nie straszę policją, tylko się przed nią ukrywam, ale on już nie chciał ze mną rozmawiać. Ostatni raz przed jego śmiercią, Pershinga widziałem w piątek, przed dniem jego zabójstwa. Tego dnia byłem z nim umówiony na spotkanie na stacji benzynowej, niedaleko Piotrkowa, przy trasie katowickiej. Przy tej stacji był McDonald. Spotkanie to było związane z planami Pershinga, przejęcia firm prowadzących dystrybucję i mających automaty do gry z terenu łodzi. Termin spotkania wyznaczony był w godzinach wieczornych. Nie pamiętam dokładnie, o której godzinie mieliśmy się spotkać. Pershing wyznaczył spotkanie w tym miejscu dlatego, że ja miałem wtedy w planie wyjazd do Bytomia. Jednocześnie mieli też tam przyjechać ludzie z łodzi. Na to spotkanie pojechałem z Mięśniakiem, Orłem i Karasiem. Karaś to jest asystent mięśniaka. Po drodze w zajeździe nadarzyńskim czekał na nas paradowski. Paradowski nie był umówiony z Pershingiem, ale był umówiony ze mną, że wspólnie pojedziemy do Bytomia. Zabrałem Paradowskiego do swojego samochodu i wspólnie wyruszliśmy. Za nami drugim samochodem jechał Mięśniak i reszta. Kiedy przyjechaliśmy na stację benzynową, byli tam już ludzie z łodzi. To jest Presley, Lis z łodzi i Fakuś. Fakuś był najważniejszą osobą, z którą mieliśmy rozmawiać. Paradowski przywitał się z tymi z łodzi i powiedział mi, że będzie czekał w drugim końcu McDonalda i nie będzie przeszkadzał. Po około 30 minutach przyjechał Pershing, który wszedł do McDonalda sam. Najpierw Pershing przywitał się z Paradowskim, a potem podszedł do stolika, przy którym siedziałem ja z tymi złodziejami. Rozmowa z tymi trwała około dwóch godzin. Zaczęła się od kłótni Pershinga z Fakusiem, ponieważ nie chciał się on zgodzić na warianty, które przedstawił Pershing. Generalnie chodziło o podział pieniędzy z automatów. W trakcie tej rozmowy Fakuś dawał do zrozumienia Pershingowi, że stoją za nim Jędrzej i Szramka z łodzi, którzy pracują dla malizny. W końcu ustalili, że Szramka będzie dawał Pershingowi 30% dochodu, a za to Pershing da mu ludzi i ochronę. Nadto Fakuś i jego grupa mieli współpracować z Pershingiem, ani się mu podporządkować. Fakuś obiecywał też, że przeciągnie Szramkę i jego ludzi na stronę Pershinga, a odciągnie ich od malizny. Uzgodnili te warunki. I ja pożegnałem się z Pershingiem, ponieważ Pershing powiedział, że ma jeszcze rozmowę z ludźmi z Katowic, którzy siedzieli przy drugim stoliku. Ci ludzie z Katowic przyjechali w trakcie rozmowy z tymi złodzi. Widać było, że są to dobrze znajomi Andrzeja, ponieważ przywitanie było serdeczne. Było ich co najmniej pięciu, i jednego z nich znam z widzenia. Jest to taki wysoki, szczupły mężczyzna, ma czarne włosy i nie ma palca u jednej ręki. Nie wiem u której. Wiem, że był on głównym konkurentem Simona w Katowicach. Nie wiem, o czym Pershing miał z nimi rozmawiać, ponieważ Pershing nie wtajemniczał mnie w zdecydowaną większość swoich spraw. Potem wraz z Paradowskim pojechaliśmy do Bytomia i już więcej nie widziałem się z Andrzejem. Kiedy wychodziliśmy z McDonalda, Paradowski zauważył, że w Mercedesie Pershinga siedzi dziewczyna i powiedział do mnie ze zdziwieniem, dlaczego Andrzej jeździ sam, bez ochrony. Interes z automatami do gry polegał na tym, że firma, która wstawiała automaty, płaciła grupie jednorazowo tysiąc marek od miejsca i od 100 dolarów do pięćdziesięciu marek miesięcznie, w zależności od tego, ile automatów wstawiła. Pomysł zbierania haraczy z takich firm po raz pierwszy podsunął mi korek z Mokotowa. W 1996 roku proponował, żeby zbierać haracze z firmy Multiplay. Ja wtedy nie zainteresowałem się tym, bo nie widziałem w tym większego interesu. Dopiero potem z plotek oraz informacji, jakie dostałem od Franka, zorientowałem się, że można na tym zarobić dużo pieniędzy. O pomyśle tym powiedziałem Pershingowi, kiedy on zgodził się przyjąć mnie do swojej grupy. Chciałem mu się odwdzięczyć za opiekę nade mną. Pershingowi ten pomysł się spodobał. Powiedział o nim Raźniakowi. Powiedział mu też, że chce mieć monopol na zbieranie haraczy z tych firm i żeby nikt mu się w to nie wtrącał. Zbieraniem haraczy od firm, Zajmował się franek. On miał listę firm i on zbierał pieniądze. Z tego co wiem, pieniądze dla starych na terenie Śląska, zbierał Bogucki. Pieniądze franek przywoził do mnie regularnie, co miesiąc, aż do chwili mojego aresztowania. Przywoził te pieniądze od wiosny. Było tego miesięcznie kilkaset tysięcy nowych złotych. Pieniądze przynosił zawsze w szarej kopercie, wraz z listą firm, które płaciły. Lista tych firm była drukowana na komputerze według tego samego schematu. Ja pieniądze wraz z listą przekazywałem Pershingowi, który je dzielił. Razem z Frankiem jeździł mężczyzna, którego znam z widzenia. Nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska ani pseudonimu. Pamiętam, że miał na imię Ludwik. Franek zbierał haracze z terenu Warszawy, Poznania, Rzeszowa i Bydgoszczy. Wiem także, że współpracował z nim Lelek który oddawał mu część pieniędzy z maszyn dla Pershinga. Oprócz Franka pieniądze z maszyn przynosił mi też Paweł Podwapiński. Paweł Podwapiński ma firmę ochroniarską, która zatrudnia policjantów. Firma ta nazywa się Wydział. Ostatni raz z Podwapińskim widziałem się w grudniu 1999 roku na kilka dni przed Wigilią w Radomsku. Na to spotkanie przyjechałem z Waldkiem Górskim. Podwapiński chciał się ze mną spotkać, żeby ustalić co ma dalej robić z pieniędzmi z maszyn i komu je przekazywać. Ja powiedziałem mu wtedy, żeby zwrócił się z tym do Pawlika, bo ja mam za dużo kłopotów. On wtedy mi powiedział, że za miliard starych złotych jego policjanci odstrzelą kogo tylko ja wskażę. Powiedział też, że jego policjanci są zainteresowani zrobieniem burdelu w mieście i że mają w planie zaatakowanie restauracji Spartacus, która należała do Pawła Milera, a okraniali ją ludzie Bedzia. Miało to wywołać wojnę pomiędzy Millerem a starymi. W czasie naszej rozmowy, która miała miejsce w Radomsku w restauracji, Górski siedział przy innym stoliku. Po wyjściu pod Wapińskiego opowiedziałem Górskiemu o tej rozmowie. Śmiałem się, że policja chce wysadzać knajpy. Kilka dni potem dowiedziałem się z telewizji że w Spartakusie wybuchła bomba, która zabiła Ciecia, a Spartakus się spalił. Wiem także, że Pershing, Raźniak i Słowik mieli zaprzyjaźnionego konsula Grecji, który mieszkał gdzieś w Trójmieście i załatwiał z nimi jakieś interesy. O tej znajomości mówili mi Pershing i Raźniak. Nie mówili mi, jakie interesy z nim prowadzą, mówili tylko, że są zapraszani przez tego konsula na różne imprezy. Chodziła też plotka, że w trakcie którejś z imprez pijani wsiedli do samolotu i polecieli do Grecji. Ja tego konsula nigdy nie widziałem. Nie znam szczegółów znajomości Pershinga i Raźniaka z tym konsulem. Opowiadano mi jakieś historie o nim, ale ich sobie teraz nie przypominam. Po moim spotkaniu z Gawronikiem i skontaktowaniu się Pershinga z Baksikiem, Pershing mówił mi, że ma sporządzoną listę biznesmenów, którzy winni są pieniądze Baksikowi. I z których te pieniądze teraz ściągał, i listę te otrzymał od Baksika. Pershing mówił, że część z tych biznesmenów jest dla niego nieosiągalna. Na przykład Dziewulski, który przewalił Baksika na milion dolarów. I Baksik mu to udowodnił, a Dziewusuki zobowiązał się te pieniądze zwrócić. Mówił też, że inni będą osiągalni i można z nich ściągnąć pieniądze. Z nazwisk, które wymienił Pershing, Pamiętam nazwiska Sekuły, Ziłkowskiego i Gawronika. Kiedy pytałem o to Gawronika, potwierdził mi, że jest winien baksikowi pieniądze i mówił, że sam je zwróci, bo to jest dla niego sprawa honorowa. Ja listy nie widziałem, ale jej istnienie potwierdził mi w jednej z rozmów Bedzio. On też powiedział moim znajomym, że listę te przejęli raźniak i słowik. I oni domagali się zwrotu pieniędzy od tych ludzi, którzy byli na liście. Teraz przypominam sobie. Że mówili o tym orzeł i mięśniak, jak zostałem zwolniony z aresztu i do nich dzwoniłem. Bedzio powiedział mi także, że jeszcze przed moim aresztowaniem raźniak ze słowikiem zastraszyli Andrzejewskiego, który pokazał im wszystkie interesy Pershinga. Mówił mi też, że słowik i raźniak byli w tej wytwórni płyt, która należała do Pershinga. Powiedzieli współwłaścicielowi, że przejmują interesy Andrzeja po jego zabójstwie i teraz ma on się rozliczyć z nimi. Pershing natomiast chwalił mi się że to na jego zlecenie podłożono bombę księciu z Bydgoszczy. Mówił mi, że pojechał do Bydgoszczy i chciał podporządkować sobie Bydgoszcz. A po jego wyjeździe książę powiedział, że Pershing to tani aktor i się nie podporządkuje. Nie mówił, kto konkretnie podłożył tę bombę. Na tym protokół w dniu dzisiejszym zakończono o godzinie 18.00. Protokół przesłuchania świadka Jarosława Sokołowskiego z dnia 7 września 2000 roku. Uzupełniając swoje zeznania, odnośnie parasola chcę dodać, że w 1998 roku lub 1999 roku Pawlik opowiadał mi, że parasol zgwałcił jakąś dziewczynę z Pruszkowa. Do gwałtu miało dojść w mieszkaniu Kenysa i parasol został zatrzymany przez policję z Pruszkowa. Pawlik opowiadał mi, że po zatrzymaniu parasola przyjechał do niego raźniak i dał mu 60 milionów starych złotych na załatwienie sprawy. Pawlik mówił mi, że taką kwotę uzgodnił wcześniej z policjantem Spruszkowa z o nazwisku Gruszka. Pawlik dał te pieniądze gruszce i sprawa została zatuszowana, a parasol zwolniony. Podobna sytuacja była z pasierbem Pawlika, synem jego żony o imieniu Adam. On również został zatrzymany przez policjantów Spruszkowa, ale dokładnie nie wiem do jakiej sprawy. I wtedy też Pawlik załatwił jego zwolnienie poprzez tego samego policjanta Gruszkę. Wiem od Pawlika, że za zwolnienie Adasia miał zapłacić 150 milionów starych złotych, ale przez pomyłkę dał 200 milionów. Jeden z policjantów, ale nie pamiętam w tej chwili który, opowiadał mi, że po zatrzymaniu Adasia żona Pawlika awanturowała się w komendzie w Pruszkowie. Ja tego policjanta o nazwisku Gruszka znam od kilku lat. Jest to mężczyzna w wieku około 40 lat. Jest łysy, średniego wzrostu, jeździ samochodem marki Fiat Brawa, nie pamiętam koloru. Ma on ksywkę Miami. Gruszkę poznałem na początku 1997 roku, lub koniec 1996 roku. Wtedy zadzwonił do mnie Andrzej, pseudonim Mustang. Był to mężczyzna, który był właścicielem sklepu firmowego Mustang w Pruszkowie. Miał wtedy sklep na ulicy Bolesława Prusa. Zadzwonił do mnie i zaprosił mnie do tego sklepu. Powiedział mi, że szykuje się jakaś akcja na mnie i wtedy przedstawił mi gruszkę, mówiąc, że jest to policjant. Gruszka powiedział mi wtedy, że się szykuje jakaś akcja policyjna i żebym wyjechał. Potem gruszka wyszedł, a Mustang powiedział mi, żebym za te informacje zostawił pięć lub dziesięć milionów starych złotych dla gruszki. Od tego czasu z gruszką spotykałem się dwa razy w miesiącu, aż do chwili mojego aresztowania. Gruszka przekazywał mi informacje dotyczące akcji policyjnych, dotyczące samochodów, jakimi się poruszają policjanci z Wydziału PZ po Pruszkowie, z markami tych samochodów i ich rejestracjami. Często uprzedzał mnie przed akcjami policyjnymi, kiedy mam wyjechać z domu. Gruszka jest chyba rzecznikiem prasowym Komendy w Pruszkowie, ponieważ widziałem go raz w telewizji udzielającego wywiadu. Wszyscy szefowie grupy Pruszkowskiej znali Gruszkę. Jedną z takich list samochodów, którą dał mi gruszka, przekazałem brędziakom. I z tego co wiem, Sankul albo Kotlarski w 1998 roku został zatrzymany przez policjantów. Była to ekipa składająca się z tego dwóch policjantów z drogówki i dwóch antyterrorystów. I znaleziono przy nim taką listę. I albo Sankul albo Kotlarski miał się z tego tłumaczyć. Za każdą taką informację, Dawałem osobiście gruszce 5 lub 10 milionów starych złotych. Raz dałem mu 500 dolarów. Przypomina sobie także, że w 1998 roku otrzymałem pieniądze od gruszki. Była to kwota 500 lub 1000 dolarów. Pieniądze te pochodziły od złodzieja samochodów o pseudonimie Cytryn, mieszkającego w Ursusie. Był to złodziej, który został opodatkowany przez grupę i się nie wywiązywał. To znaczy, nie przekazywał pieniędzy grupie. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych na dwa lub trzy lata. Kiedy wrócił, gruszka ustalił, gdzie on przebywa. Powiedział mi o tym i powiedział również, że wie, iż grupa ma coś do niego i że Cytryn jest cieplutki, to znaczy, że posiada pieniądze. Zapytał się mnie, czy może się zająć ściągnięciem pieniędzy od niego. Ja zgodziłem się na to i powiedziałem gruszce, że może powiedzieć Cytrynowi, że działa w moim imieniu. Oraz, że może wziąć połowę sumy, którą odda cytryn. Potem Gruszka przez kilka miesięcy przynosił mi drobne raty od cytryna. Z plotek wiem, że w czasie, kiedy byłem aresztowany, Chińczyk chciał ściągnąć dług od jakiegoś człowieka. Napadł go w Pruszkowie, przystawił mu do głowy pistolet i domagał się zwrotu pieniędzy. Został wtedy zatrzymany przez policję, a szlachet wykupił go za pół miliarda starych złotych. Szlachet zbierał na to pieniądze z Tomkiem z Komorowa. Tomek ten ma jakąś firmę i zajmuje się wyłudzaniem kredytów. Chińczyk, żeby zwrócić pieniądze, musiał potem sprzedać swój samochód marki BMW. Teraz przypominam sobie, że dla Tomka i szlacheta pracuje mężczyzna o nazwisku Muchowicz. Jest to mężczyzna, który ma szerokie znajomości w Radzie Warszawy i załatwia dla nich kredyty oraz intratne działki. Dla podgrupy, którą kierowałem, pracował także złodziej samochodów o pseudonimie Suchy. On w tej chwili siedzi w więzieniu. Kiedy był na wolności, opowiadał mi, że w roku 1998 roku, przy okazji kradzieży jakiegoś samochodu, był ścigany przez policjantów z Pruszkowa. Uciekał przez podwórko szkoły nr 8 i jakieś inne posesje, ale w końcu go zatrzymali. Za wypuszczenie musiał zapłacić 3000 dolarów. Byli to policjanci z wydziału kryminalnego z Pruszkowa, jeżdżący charakterystycznym polonezem koloru zielonego lub czerwonego. Dowodził nimi policjant o nazwisku Król. Wiem także od kogoś z Gdańska, że jest tam policjant o pseudonimie Majami. Jest to policjant, który ścigał Nikodema z Kotarczaka. A po jego śmierci zadał się z jego żoną, zamieszkał razem z nią i mają wspólne dziecko. I z tego komi mówiono, Majami po śmierci Nikosia. Ściągał pieniądze od ludzi, którzy byli dłużnikami Nikosia. Te informacje potwierdził mi Waldek Górski. Mówił mi, że leżał w szpitalu po zawale serca. Przyjechał do niego Miami z żoną Nikosia i domagał się zwrotu pieniędzy. Waldek mówił mi, że Miami nachodził go i straszył, ale nie dał mu żadnych pieniędzy. Na tym protokół zakończono w dniu dzisiejszym o godzinie 12. Na dziś to wszystko. Nie zapomnij dać łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału. Do zobaczenia jutro.